Witam Pantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko odcinek 485. Ja nazywam się Damian Paluch A Dachman i ze mną jest Rafał Siciński Sik. Witaj Rafale. Cześć Damian. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ahoj, e, guten Abend, guten Morgen, good, e, guten evening. E, bo nie wiadomo gdzie nas słuchają, prawda? Mm -hmm. Ostatnio też sprawdziłem statystyki, bardzo nam podskoczyła słuchalność Szwecji, e, na Islandii, więc pozdrawiamy wszystkich. Wikingów, e, tak Wikingów. Tak. teraz wiesz, teraz jeszcze wyszedł ten Assassin's Creed Valhalla więc y, no, ja nie wiem, no Wikingowie chyba nie wyszli z mody, to przez te wszystkie seriale które się teraz pojawiły, znaczy nie teraz przez ostatnich kilka lat kilkanaście może to i to tak trwa już wiesz, od samego od lat 80-tych Eric Wiking, 1980 chyba film mhm. e, z ekipą trochę z Monty Pythona słyszałeś no to... najnowsze wieści znaczy, nie eee. Że, to, że tak, tak wikingowie w ogóle nie wyglądali, że to jest całkowicie fikcja. Eee, Żartujesz. Licencja poetika. Że to byli no, rybacy. Domyślam, się, domyślam <grymcy>. się, że wyglądali podobnie do, do, z, z ubioru do, do Słowian. No co? Znaczy, wiesz co, nie jest jakieś takie... E, żyjemy w świecie, gdzie, gdzie barbarzyńskość, nie, barbarzyństwo, nie wiem, e, krew. E, no takie, takie rzeczy, które w normalnym świecie no to jednak unikamy ich. To jednak w kinie to ludzi pasjonuje, i ludzie lgną do tego. I wydaje mi się, że coś jest takiego fascynującego w tych wszystkich serialach, w których główne role grają brutale. I to nie tacy brutale, wiesz, że po prostu, nie wiem, nie, nie dłoży talerza do zmywarki po sobie, no nie, albo krawata, nie założy jakieś restauracji, tylko, tylko po prostu tacy, co potrafią tą siekierą rzucić i odrąbać czaszkę, nie? Ale wiesz, co myślę, że to jest jeszcze związane z bardzo interesującą mitologią. Ona jest, nie wiem, jest, jest chlanie na nią, o tak się wyrażę okay. brzydko, bo nie, nie wiem, czy, czy zauważyłeś, ale no, ta mitologia grecka, rzymska, no to tak jest troszeczkę już paset. To znaczy, może, może nie do końca, ale no, to, już, to już nie jest to, tak? Bo mieliśmy Kratosa, oczywiście, z gier mm -hmm. Gadofor. Ale ta mitologia grecka i, 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 i związane z, z tamtą kulturą wierzenia i legendy, trochę, trochę zostają w stylu. Taki, taki milusia Tak. Tak Taki du, duży film, duży film to była Troja. Mhm. A później mieliśmy co? No, mieliśmy tego Herkulesa z The Rockiem, a Niech... tak trochę to się temat wygasł, mhm. a Zwróć uwagę, że mm, ta mitologia skandynawska jest, jest, jest no, od paru dobrych lat, i to tak mówię, no nie wiem, od dekady na pewno, e, w większym lub mniejszym stopniu gdzieś tam cały czas, i to w grach, i w filmach. I kurczę, Neil Gaiman, ostatnio słuchałem z nim wywiadu i powiedział, że e, pisał sobie tą swoją mitologię... Mm, Amerykańskich bogów? Nie, nie, Ale... mitologię tą aha. skandynawską. Aha, tam. przepraszam. Aha. Już nie jestem I... tego czytany. Eee, a wiesz co, to jest, to ciekawe, bo o, o tej książce chyba kilka razy było wspomniane na łamach Fantasmagiery na pewno o nie na panie pewno, mówił. No, może właśnie też Kuldan e, czytał. Eee, tak, tak mi się wydaje, że właśnie to, to, to bo w ogóle się mm, z, z, trochę rozminałem z Neil Gaimanem i, i dzięki Fantasmagieri właśnie e, o, dowiedziałem się o tej książce, ale mm, no to Gaiman powiedział, że on pisał 6 lat, bo to traktował sobie jako taki jakiś tam projekt poboczny. A, a to się okazało, że to jest jego naj, najbardziej poczytna książka. Najwięcej kasy na niej zarobił i już teoretycznie nie musiałby nic robić, bo, bo, bo tantiemy z tej książki są takie olbrzymie. E, miliony egzemplarzy. E, no ale też na pewno Marvel, MCU i, i Thor i Loki też napędzają to wszystko, więc. Nie, ale tak jak mówię, no jest coś no, takiego. Może tutaj też trzeba patrzeć. Jest coś takiego. Nie tylko na krew flaki, barbarzyństwo, brutalność, ale też na tą taką. E, drugą część życia, tą duchową. Mhm. Czy znaczy, będzie, <laughs> że tak dziwnie trochę zaczęliśmy od tej, o tej Walhali, od tego, o tych Wikingów, tego, tego brutalnego e, tematu, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie no to Od czego mieliśmy tak zacząć? Piątek, no, w piątek 13. 13, tak, 2020 rok, każdy się spodziewał ragnaroku, na no. roku, a jakoś to tak przeszło bokiem. No, miały, w 2012 miały być też różne dziwne rzeczy się dziać. Koniec świata, okazuje się, że, że nie trzeba, ale. O problem, piątek 13. Faktycznie, nagrywamy w piątek 13. Państwo tego, yy, znaczy Państwo już teraz to wiedzą. Jak będą słuchać Podcast to już oczywiście będzie po piątku 13. Więc mam nadzieję, że się nic strasznego nie wydarzyło w tym czasie. Yy, ja postanowiłem sobie właśnie tak. Rzadko mi się to zdarza, tak tematycznie podejść do, do, yy, do tematu. Bo na przykład, jeśli chodzi o Halloween, to jakoś specjalnie nie robiłem sobie yy, jakichś maratonów filmowych, yy, czy tak jakby, no nie, tam jakiś. Jakiś op op mnóstwo jakichś filmów nie oglądałem ale tak sobie pomyślałem dzisiaj, że tak piątek 13 nadchodzi, nagrywamy to może właśnie tak sięgnę po kilka gier z Reszczykiem i, i e, w nie pogram, ale też obejrzałem sobie to dzisiaj, to nie tak czekając na to nasze wspólne spotkanie tutaj w wirtualnym studiu e, mhm. piątek 13, tą wersję z 2009 roku I... Markusa Nispela tak, tak. I yy, no, w ogóle tam jest, to jest w ogóle kapitalna część, bo tam przecież jest sam Winchester, nie? Więc <laughs> Jason nie ma szans, nie? W ogóle. Nie wiem, co oni, co oni myśleli, no, nie? No ale. Yy... Znaczy pamiętaj, tak. zacząłem go oglądać i, i trochę się wystraszałem, bo, bo tam jest ten taki prolog. On jest trochę przydługawy, bo chyba za 10 minut trwa, może trochę dłużej. Jest to jest taki typowy slasher, nie? Idzie ta, ta grupka młodzieży, już takiej starszej młodzieży. Wycieczka po lesie. No i oczywiście. Jak, jak to w piątku 13 następuje pojawienie się Jasona znikąd, zaszlachtowanie tych, tych, tych ludzi w różne, na różne sposoby. I to tak mówię, no nie, mówię, co, za, no w tym filmie nic nie ma, tylko jest Gore, Gore. A później właśnie nadchodzi ten, ten, ta druga część, nie? Ten, ten albo pierwszy akt, albo drugi, nie wiem, jak to właśnie ładnie się w filmuznactwie to określa. Kiedy poznajemy właśnie sama Winchestera, który szuka swojej siostry. I ja już nie pamiętam z jakiej przyczyny, ale tam chyba chodziło o, to, o ten medalion e, matki chyba Jasona. E, no ta, ta, ta siostra tego właśnie sama Winchestera nie, nie została zamordowana, więc faktycznie jest sens, żeby on ją szukał, nie? bo ona mm -hmm. zaginęła on tam z tą grupą, no ale później to jest taki typowy yy, slasher, ale ma coś w sobie, no, nawet, nawet mi się podoba. Powiem ci tak, że, że nastawiłem się, że to będzie taki klasyczny gore, flaki, krew i tak dalej. A to jest taki klasyczny szlachet, że są prawda, powiedzmy kobie, kobiece wdzięki, trochę tam, jak to się mówi, współżycia i jest oczywiście zabijanie i jest, jest trochę elementów komediowych. I pamiętaj, że, że spoko. No. Ten, zresztą piątek 13 Rafale, no to już nie ukrywajmy, ty jesteś specjalistą piątek 13, widziałeś wszystkie 10 części, 11, bo no chyba nie wiem jak je liczyć. An bo Freddy versus Jason przecież to też tak. chyba jest część uniwersum i jest. Znaczy chyba Freddy w kosmosie. Nie, Jason w Kosmosie to chyba po prostu właśnie. Tak. Jason X, bo to było tak, że piątek 13 był do ósmej części, później chyba inna wytwórnia miała prawa i już się nazywała dziewiątej części piątek 13, tylko było Jason Goes to Hell, a później hmm. było Jason X. Także mamy 10 takich podstawowych plus ten Remake i Freddy kontra Jason. No co ci mam powiedzieć? No tak, oglądałem wszystkie. No. Ehm... Czy znaczy, nie czy masz, masz w ogóle sentyment do, do Piątku XIII, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem e, wiesz, Piątku 13. Jakby nie, nigdy nie zachłusnąłem się e, tym fenomenem. Tak samo jak nie, nie zachłusnąłem się fenomenem taksyńskiej masakry, piątkową. Chociaż ona wtedy, kiedy się pojawiła, to były lata 70., bo końcówka, nie? no to, to był jakiś fenomen. Nie? Takiego kina raczej mm -hmm. wtedy nie było. Więc oni Tam... otworzyli jakiś, jakiś wrota piekieł a tutaj yy, no to jak z piłą, prawda? Pierwsza piła była yy, no, fenomenalna, bo nikt, nikt czegoś takiego wcześniej nie widział. Znaczy nie, nie tyle, ale chodzi mi o to, że ona zaskoczyła, tak? Mhm. Ale później kolejne piły to już było odcinanie kuponów i oczywiście rozbudowa tego uniwersum. Więc, więc z piątkiem mm. 13 mi się wydaje, że było podobnie. Oczywiście. No, ja nie jestem takim specjalistą, więc odnoś tutaj Rafale, to znaczy, się nie, chcę to jakoś, nie chcę się jakoś y, wielce y, rozwodzić, bo to nie jest mały bona seria i tutaj nie mamy się co oszukiwać. E, Piątki 13 to nie były dobre filmy. Mm -hmm. e, one mogą się podobać, oczywiście na przykład Piątek 13-4, e, ostatni rozdział z Crispinem Gloverem i z Koreą Feldmanem, po prostu rewelacyjna część, uwielbiam ją, mm -hmm. ale to jest e, dobry, zły film. Natomiast... Mm, no ten pierwszy na pewno wziął ludzi z zaskoczenia. Miał tą finałową scenę y, na jeziorze, taką bardzo y, no, mrożącą krew żyła, bo to już było to takie rozprężenie. Y, no, teoretycznie morderca y, pokonany i, i jest ta finałowa scena, która, y, no, no, nie wiem, czy to był pomysł Kaningama y, reżysera, czy to był w jakiś tam inny sposób się pojawiło, ale mm, no, taka jest ikoniczna, zapadła w pamięć. I piątek 13, mm, też wiesz, to te, te horory mają zawsze takie, jakby takie trochę dru drugie dno. Próbują jakiś wyrazić komentarz społeczny e, na temat tego, co się, e, no, co się dzieje, tak? E, tutaj mamy młodych ludzi, którzy są. Właściwie większość slasherów jest taka, że tak. ci młodzi ludzie sobie gdzieś tam są, e, rodzice się nimi interesują, e, robią, co chcą i, e, no i tak jak tutaj mieliśmy ten obóz, który był. Jakby nie patrzeć gdzieś tam. Te, te dzieciaki były zostawione same sobie, te starsze dzieciaki imprezowały, yy, młodszemu się stała krzywda. Yy, no, gdzieś tam tak. pewne, pewne elementy takie można doceniać w tym, w tym filmie. Yy, no też, chyba, jedna z pierwszych rulek wina bacona, prawda? Yy, tam w tej oryginalnej części. Yy, natomiast. Co, nie ma się to oszukiwać, że te, te filmy się właśnie ogląda dla, dla śmiechu. Najlepiej na imprezie z grupą przyjaciół i oglądać te no, niesamowite, wymyślne sceny Morders, które mhm. nie wiem, czy tam. Mm, czy, był, czy ta sama ekipa zawsze odpowiadała za, 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 w, za efekty, czy, czy się zmieniała, no ale prześcigali się, tak? Można powiedzieć, że walczyli o to, żeby robić jak naj, najciekawsze. Te, te sceny morderstw. Eee, Wiesz, ja, no. ja na przykład tutaj zgodzę się z Tobą, że to faktycznie jest pewien taki. Znaczy, nie tyle, że zgodzę się, co. Mm, filmy, kiedy one się pojawiają i e, nikt się ich nie spodziewa, to oprócz tego, że mają właśnie ten element e, szoku, no nie, bo to jest bardzo film brutalny, to faktycznie coś zmieniają. I tak jak e, przez Hitchhikera, prawda, e, ludzie przestali. Albo zaczęli się jeszcze bardziej bać autostopowiczów. Tak samo tutaj na przykład takich wypadów do lasu i tak dalej. Ale to też pokazywało, że. Yy, i, to, I ta akad jest świetna yy, w Cabin in The Woods, nie? Chyba do, w Domku w Lesie, tak? Jest polskie. Mm -hmm, do... mm. Że oni tak. yy, Bo tam była to oczywiście tak ładnie się mówi meta. Zresztą o Domku yy, w Lesie to możemy porozmawiać za chwilkę, bo to jest. Moim zdaniem to jest w ogóle z, z takich slasherów. To no, jest najlepszy film, ale on jest dlatego, że on jest inteligentny. On gra tą E, tą konwencją, i, i, i później mamy ten, te, tą tak zwaną metę. Ja nie, nie lubię tego słowa, ale mi się ładnie je układa w, w buzi. Jaka, mi się wydaje, że w przypadku jaka, tego filmu ono bardzo pasuje. I tam tak. oni rozprawiają się z pewnymi elementami różnych horrorów, bo tam później w tle widać, jak jest ekipia, która właśnie e, nadzoruje działania horroru japońskiego, prawda, i tak dalej. No a jest ten horror mm -hmm. amerykański. I kwestia jest tego, kto zawsze przeżywa. No nie, i to jest chodzi o to, że to jest dziewica, że to jest jakiś taki element. I to mi się e, tyle podoba, że okej, okay, może przeżyć osoba, ale na przykład to są pewne rzeczy. No nie, i to powiedzmy, e, przekładając, oczywiście oni to odczytali, oni to spisali, oni zrobili z tego e, pewien rodzaj regułki, nie? Ale no faktycznie może, może taka, taka zachowanie czystości. Jest jak e, pokazanie, nie wiem, no, krzyża wampirowi albo, albo, albo zjedzenie czosnku i kuchnięcie w twarz. Nie, wiesz, wiesz co. Mi e, no. Być może to się jakoś podświadomie e, w, w czaszkę e, młodych ludzi e, no, ryje jakoś, nie wiem, jak to powiedzieć. Zapisuje, bo ja tak sobie pomyślałem, że być może warto jest pewne filmy, czasami brutalne, pokazywać młodym ludziom, żeby ich trochę przestrzec, żeby no, na przykład nie robili złych rzeczy. To na pewno i wiesz, przede wszystkim jednak horrory. Są dobrą odtrutką na taki prawdziwy strach. To znaczy nie strach przed pająkiem, nie strach przed yy, nie wiem, szczurem. Tylko wyjściem czyciem. na cmentarz. Yy, tylko nosy, nie, tylko po prostu strachem przed, przed życiem. Te, no tutaj są całe prace naukowe, wiesz, opisywane, że jednak horory mają tą wartość, że ludzie zmierzają się z własnymi lękami yy, albo nawet nie z własnymi, tylko po prostu z lękami i, i, i się oswajają i. Mhm. One mają na pewno, no, może nie terapeutyczną, ale jakąś taką wartość edukacyjną, czy jakąś głębszą też. Chociaż często no nie ma co się to jest gatunek, który ma prawdopodobnie największą ilość głupich filmów i złych filmów, ale też to jest taki dlatego gatunek, że najłatwiej taki film zrobić. Tak. Jest najtańszy w produkcji. scary, I... jakieś takie brutalne rozbryzgi krwi, jakieś takie te. I nie wymaga profesjonalnych aktorów, bo jednak wiesz. Mm, Prześmiemy innego... każdy, tak. Zagrać w komedię, no bo komedia ma, musi mieć odpowiedni, wiesz, pacing musi odpowiednio ten żart wybrzmieć w odpowiednim momencie się pojawić. Są są mistrzowie komedii, ale jest, yy, no jakby nie patrzeć takich tych ko komedii, znaczy słabych też jest bardzo dużo. No tak, ale, nie. O co, ale o co mi chodzi? Yy, amatorzy rzadko kiedy biorą się za komedię. Mm -hmm. Natomiast horrory, no to jest, to jest łatwo zagrać, bo to musi kobieta tak. krzyczeć, musi uciekać, mężczyzna też musi tam zrobić straszną minę. Jeżeli jest, jest mordercą, musi przerażoną minę zrobić, jeżeli mm -hmm. jest ofiarą. I, i, I z i postaciami wiesz, nie, nie musimy zagrać. się identyfikować, bo właściwie yy, gdybyśmy się identyfikowali, to bardziej byśmy przeżyli na przykład to, co się z nimi stanie na ekranie. Mhm. A, a, a takie oderwanie od nich, no nie wiem, takich oglądasz takich pustaków, takich głąbów, Oczywiście, ja nie mówię tak o tych ludziach, że to, bo to, bo to tak brzmi bardzo nieelegancko, ale mi chodzi o to, że oni są tak przedstawiani jako tacy bezmyślni, młodzi ludzie, którzy po prostu tylko alkohol, śpiew, wino i pianino, nie? I tak naprawdę nie, nie, nie myślą logicznie w pewnych sytuacjach. Więc, jakby nie dziwisz się, że im się coś później złego dzieje, ale. Właśnie, a propos tego takiego moralnego elementu, czy serialu, czy filmów, w ogóle zacząłem oglądać z żoną Banshee serial. Mm, no to super. To jest, to jest serial, oczywiście o nim wiedziałem, jak kiedyś go zacząłem oglądać, więc to jest dla mnie taka powtórka. Ja nigdy go nie skończyłem, ale, ale, no tak, mówię, oglądamy go od początku. I tak, a propos tego, właśnie tam jest taka scena, jak oni sobie robią tą imprezę, ten rave w tej shopie, nie czy tam w Stodole, czy cokolwiek to jest. Mhm. I tam wjeżdża policja, ale też w międzyczasie no, widzimy, kiedy dochodzi do tragedii. nie? Tam właśnie widzimy młodego człowieka, który, który przydawkował a, albo po prostu wziął a, narkotyki nie, nie najlepszej jakości. Nie, nie pamiętam dokładnie, co tam się stało. W każdym razie zmarł. I ja sobie takim myślałem. Wiesz, to nie jest serial, który chciałbym pokazać komuś, kto nie skończył 18 roku życia, dlatego że on jest. To jest tam, tam się z niczym nie patyczkują. On jest brutalny, tam jest przemoc, tam jest seks, tam jest wszystko y, y, tak naturalistycznie pokazane. Ale jednocześnie, wiesz, taka scena, tak to, 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 jak to wyglądało, wiesz, to, to może przestrzeć, przestraszyć, nie? I dlatego mm -hmm. sobie myślę, że to samo właśnie jest, nie jest w horrorach. Ale żeby na bardzo nie, nie odchodzić z serialem, bo najwyżej później porozmawiamy o serialach, ale yy, miałem okazję w końcu, bo pojawił się teraz na międzynarodowym Netflixie, przynajmniej też ilanckim, yy, nasz polski piątek 13, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt. I yy, ja, teraz jak obejrzałem ten piątek 13, właśnie ten nowy, mówię, mm -hmm. jak, jak wiele jeszcze jest, jest różnic, ja jak na przykład Sametem, bo chociaż e, ogólnie w lesie mi się bardzo podobało, podobał ten film. Że, no taki Venom z kosmosu przyleciał, nie? Tak, tak, znaczy jest generalnie też taka, jest tam taki krótki origin story, tak mi się w ogóle, nie wiem dlaczego, być może to zupełnie jest chybione, ale jakiś taki... Miałem w stylu głowy Jeepers Creepers albo coś w tym stylu, nie? A, a... E, smakosza to jest smakosz, tak. to tam był morderca, który e, też chyba rzeczywiście zjadał tak. E, ludzi, tak, masz rację. Jej ale tu takim, nie mam w taką ogóle. Ins... Żarówką. Tak, ja tu w ogóle nie mamy, e, wiesz, pretensji, że to jakieś inspiracji i tak dalej, tylko po prostu to wspomniałem, dlatego że e, ogólnie bardzo mi się podobał. Być tak świetnie zrealizowany, ale miał taki zupełnie inny. Tam, tam oczywiście były sceny mordu. Był, był, mm -hmm. był ten slasher ale to było jakoś tak inaczej yy, rozłożone i za każdym razem właśnie też jak widzę jak się walczy z takimi potworami takimi, takimi Jasonami takimi właśnie yy, braciami jak w tym, w tym lesie czy tak dalej to dlaczego ich się nie świartuje, nie pali tych słów, nie ten, tylko po prostu się tak zostawia, bo to samo jest z Jasonem Jason po prostu jest nieśmiertelny, więc się regeneruje więc po prostu zostawisz go, on się tam później no, ale to, yy, to prawda, ale wiesz, że w którejś części Jason jest duchem wędrującym po prostu od ciała do ciała, ile dobrze kojarzę. A, czyli tego nie znałem, okay? albo nie tak, pamiętałem. Tak, I, I wiesz, generalnie to jest, to jest zombie, a chyba w dziewiątej części się okazuje, że jest jakimś demonem z piekła. Już teraz tak do końca nie pamiętam, mm -hmm. no bo to też lata temu oglądałem. To, to, to był taki moment, kiedy nasza telewizja publiczna w piątki wieczorami puszczała właśnie horrory. I, i była taka chyba czerwiec, lipiec ta seriale ciała Mm -hmm. I pamiętam, to było bardzo miłe, wspomniałem, bo wiesz, my, my, bo jest było jakieś takie forum. To taka jak gruba prehistoria. E, było kilka forum, forów horrorowych, e, i, i, i z tych forów różne towarzystwa wyszło. Akurat na, na moim, na, tym, na którym ja pisałem i na którym zresztą kupę lat y, spędziłem, i do, do tej pory przecież Mando z tego forum, po, z konglomeratu jest. Y, cały czas trzymamy jakąś tam paczkę razem wyjeżdżamy. A to tam, wiesz, um, był czat i mm -hmm. 23. wszyscy się logowali, kilkanaście, kilkadziesiąt osób czasami. I, i oglądaliśmy wow. te piątki 13, pijąc sobie piwko i komentując. No, to były, wiesz, takie, takie stare dobre czasy. E, mi, stare dobre czasy, y, wspomnienia no-life'ów, tak? <noise> zamiast piątek wieczorem wyjść na imprezę, gdzieś się bawić, to, to siedzieliśmy, oglądaliśmy horrory. Ja Ale mi się to się wydaje, na... wydaje, że wyprzedziście się po prostu o kilka epok. Ten tak, czas, bo ja. dzisiaj właśnie tak wygląda imprezowanie. W już się, już się już wtedy przygotowaliśmy na to, ja. na, to, na, to, na to ewentualny 2020, że, że trzeba będzie jednak już się... Już wtedy udowodniliście, że, tak, że można. Mm. Tak, oczywiście wszystko można. Koncerty można, oglądanie filmu, kino takie. Znaczy że w kinie się nie, nie powinno rozmawiać, no nie? ale to jest właśnie kino, w którym można rozmawiać. Oj, ja powiem, że jeden z najlepszych, najfajniejszych seansów, na jakich byłem, to był 2000, chyba 2012 mm. rok, Polkon I my wyszliśmy też tą samą grupą, kilkanaście osób, poszliśmy do kina na niezniszczalnych dwa. I to był najlepszy seans, jakim byłem, bo liczyliśmy trupy, śmialiśmy się po prostu, wiesz, komentowaliśmy na głos i były chyba dwie pary oprócz nas, bo to był jakiś dopołudniowy, znaczy takie wczesne popołudnie. I one się też y, fantastycznie bawiły, że byli nam brawo. No więc proszę, to, to, proszę. To, 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 to tak. To, to też taki riff, Czas, e riffraff, czasami tak? w kinie można, czasami w kinie wydaje mi się, że można. No, no, tak, to, no jeśli to też jest nie ciekawa nie ma, nie ma sprawa. Nie innych osób, którym przeszkadzasz, bo e, ja generalnie jestem z tych, z tych takich oglądaczy, którzy w kinie akurat e, nie lubię, jak Muszamy ktoś cię komentuje, ale rozumiem, że były był musi... czas i miejsce, które, które na to pozwalały. Tak, i fajnie i to wyszło. Musi być, że jednak, to jednak większość w ten sposób się bawi. No bo to też jest, to jest znaczy ciekawe, dzisiaj. bo znowu wracamy do horrorów. Tak. Zwróć uwagę, że jednak. Mm, no to są horrory, to są to jest taki gatunek, y, który jeżeli chodzi o filmy, y, skupia ludzi. Oczywiście science fiction też, ale tutaj mamy raczej fantastyka skupia ludzi i y, y, tworzą fandomy. I fandom horrorowy jest bardzo prężny, bardzo y, mocno żyjący konwentami, spotkaniami. Y, tego nie ma, jeżeli chodzi o miłośników komedii czy miłośników kina lat 20. czy 30., kina niemego. Y, po prostu nie wiem, tak ci ludzie gdzieś tam e, się, się, się łączą tak. i te wszystkie premiery takie, właśnie pierwsze, pierwsze pokazy oficjalne premiery horrorów w Stanach Zjednoczonych, jeżeli sobie poczyta się jakieś takie relacje z Fangori m, czy z Rumorg, e, czy nawet w internecie teraz, tak, m, to, to te, te, te seanse, to tam idą właśnie maniacy i, i te, te Owacje są, bicie brawo na, na właśnie przy, przy, jakichś takich efektownych morderstwach, śmiechy. No to jest, to jest takie, taka, takie duże, duże premiera i duże przeżycie, gdzie się mm. ludzie po prostu bawią. To, to wiadomo, że jest też są horrory, na których trzeba być skupionym. Nie wiem, jak obecność, aczkolwiek też obecność ma, ma elementy komediowe, ale, mm, ale no, wydaje mi się, że, że, tak jest coś takiego, że są mm. takie niektóre filmy, niektóre momenty, gdzie w kinie możesz się bawić. Znaczy, wiesz, to jest coś takiego, że przeżywanie wspólne w kinie, yy, na przykład, yy, znaczy ja na 100% yy, tego doświadczam, kiedy oglądam komedię w kinie. Jakby mm -hmm. przez ten, nie wiem, czy to się w ten sposób wyraża, ale tą osmozę innych ludzi, wiesz, tego, znaczy tą, tą osmozę, nie. Że jak oni się śmieją, to to jest jak, znaczy to ma lepszy na mnie efekt niż na przykład jak oglądam sitcomy, gdzie się śmieją z puszki albo coś takiego, wiesz, jakby to, to mnie nie śmieszy, są seriale, które po prostu są drętwe, jak na przykład Big Bang Theory, który jest po prostu y, strasznie czerszym serialem, który się skończył po pierwszym czy drugim sezonie. I później jest o, tam, nie wiem, 11 lat żenady, czy tam ileś nie tak mieli. I tam nie ma nic śmiesznego, ale jest ten śmiech z puszki i on nic nie daje. Ale na przykład y, w kinie takim studyjnym w, w Częstowie byłem na kino Iluzja. Fantastyczne, małe kino. No i oni tam zawsze mają jakieś takie filmy, które nie są. Nie jest ten mainstream, a przynajmniej nie jest ten mainstream zachodni. To może być mainstream na przykład francuski, nie tam, mhm. y, wiesz, no te komedie o których nieraz wspominałem no nie wiem, chyba w tamtym roku albo dwa lata temu byłem na... i znowu zgrzeszyliśmy Dobry, Bo Dobry Boże I ja płakałem ze śmiechu, ale to tak po prostu ten śmiech jeszcze innych ludzi a sala była pełna, po prostu potęgował to i ja po prostu nie mogłem wytrzymać wiesz, mi się zda rzadko zdarza, że po prostu masz, masz taki atak śmiechu, że po prostu płaczesz i, i, te... I to jest rewelacyjny film i, i ta, ta, ta widownia jakby pomaga ci to przeżyć I wiesz co Nigdy nie byłem na, na takim horrorze, żebym tak przeżywał to. E, ostatni horror, który pamiętam, że e, faktycznie to było coś nowego, no ale to było ponad 20 lat temu, to był Blair Witch. Blair Witch Project. Mm -hmm. I e, tylko ja tam szedłem nie będąc przygotowany. Ja nie, znaczy w sensie, ja nie uwierzyłem w to, że to jest, to, że to jest prawda. Ja, nie, ja, ja nie, nie wiedziałem nic o tej kampanii, która przygotowała to do tego. Ja po prostu to obejrzałem i. Zainteresowała mnie ta konwencja, ta forma, a formuła, która później oczywiście no, okazała się być jakby e, rewelacją dla, dla, dla twórców niezależnych takiego, tego kina właśnie też znowu czegoś, co można zrobić za bardzo małe pieniądze. Czyli ten found footage, czy te znalezione zdjęcia, i tutaj z z tego, że to się, to się sprawdziło. I niektórzy to wykorzystują nawet w dużych produkcjach, nie? Bo tam. E, ojejku, jak się nazywa ten, e, ten fi, e, film o huraganie? Znaczy, Huragan jest taka ekipa, która ś, y, ściga. Nie, ale to jest jakieś. Into jakieś The Storm, się... chyba coś. Nie mhm. wiem, ale tam też jest fanfare. Tylko to po prostu. To jest ten element, że praktycznie każdy, kto ma kamerę, nie, to, to później to jest poskładane. Mhm. I to po prostu wygląda, jakby było kilkunastu operatorów, bo każdy ma jakiś wiesz, jakąś GoPro kamerę albo jakąś profesjonalną i tak dalej. I tego Ale wiesz, y, wtedy, jak byłem na tym Player's Projekt, to nie poczułem tego, tego, tego wspólnego strachu że czasami słyszysz, no bo ludzie, wiesz, jumpscare jednak działają, nie? To jest coś, co, co jest jakby y, naukowo udowodnione, że jumpscare mhm. puścisz, to jak jest 100 osób, to tak przynajmniej połowa albo i więcej krzyknie, wystraszy się i tak dalej. A w kinie, no to już wystarczy, nie? I jest to, ale ja po prostu tego tak nie, nie czuję. I właśnie, y, y, nie wiem, no poszedłbym na taki dobry właśnie horror do kina, ale, ale nie wiem, czy... Y, czy czy też grają? Tak, nie, no teraz to nic nie grają. Ale właśnie, czy jednak najlepiej nie hor horroru filmów nie przeżywa się w domu, oglądając samemu, po północy, yy, najlepiej przed wizytą na cmentarzu albo coś w tym stylu? Po prostu, wiesz o co chodzi? Że Wiem. jakby są pewne czynniki, które jakby wpływają psychologicznie na ciebie i oglądanie, jak jesteś sam w domu, nikogo nie ma, wiesz, jeszcze jak, jakiś oglądasz film, gdzie yy, Stranger's Calls, albo wiesz, yy, początek Scream. No to, to, to robi na to wrażenie, to, to buduje w, tw w Twojej głowie pewien, pewien obraz zupełnie irracjonalny, bo jak na przykład e, mogę się, e, prawda, nie wierzyć w duchy, ale później przychodzi taki moment, jest ciemno w pokoju, albo jest ciemno gdzieś jestem w jakimś opuszczonym budynku, w środku lasu, no to by mi ta wyobraźnia na pewno podpowiadała cudanie. Więc, no, ale to jest tak. A propos, a propos takich strasznych rzeczy, ale wracając do, do, do Domku w lesie, już takie wielkie koło, bo możemy zakończyć ten, ten wątek piątku 13 to to jest fenomenalny film. To jest tak świetnie zrobione w ogóle i, i też komedia, ale też przede wszystkim, właśnie y, taki, taki, taki slasher, no, nie, no i tam końcówka to już jest w ogóle y, coś fenomenalnego. Ale nie wiem, czy ktoś w ogóle nie widział tego filmu, chyba wydaje mi się, że wszyscy y, szanujący się. Y, Słuchacz, Słuchacz Fantasy Makiej. Na pewno. No nie, jest, 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 jest bardzo dobry. Jest uh -huh. naprawdę uh -huh. bardzo dobry. Jest też, tak mnie się przynajmniej wydaje, że e, no, ten, ten scenarzysta, bo to, to chyba scenarzystą też był, kurde, ten od. E, Lubisz ten serial? Teraz Firefly. To on był też współscenarzystą od Firefly'a facet. Uh -huh. um, no tak, ale Josh, Josh Whedon, ale A Whedon właśnie. On, ale... on się nie. Jakby to powiedzieć. Ale ja w ogóle o fa... tym nie myślałem. Jakby nie czułem tego jego. Tutaj tej ręki w tym. Nie dlatego, że. że ten, Być może to właśnie było kwestia tego, że. Ale on reżyserem tak naprawdę, on nie był na szczęście. No właśnie, że. że. że reżyserem był Drew Goddard. O, właśnie, Godard, tak. I co najlepsze, I to, to jest... był jego debiut reżyserski. Debiut reżyserski, ale ten facet w ogóle już wcześniej w parę fajnych rzeczy napisał. Mhm. E, bo on pisał za gościu, który chyba bardzo mocno współpracował wcześniej z Widonem, przy Aniele Ciemności, przy Buffy. Tak. E, alias, ale później poszedł pod skrzydła... Tak. E, właśnie, a później pod, pod skrzydła Abramsa i tak mi się wydaje, że właśnie e, prze napisał projekt Monster, Cloverfield który też był fan footage, jak jesteś już tak. przy fan footage mm -hmm. to też warto wspomnieć i ten film był naprawdę bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o e, wszystko, nie tylko o... To jak wyglądał, tylko też sam koncept. Budowa jak budował atmosferę, tak tak, 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 tak. I, i cały marketing tego, tego filmu był rewelacyjny. I po Dom w Głębi lasu on napisał przecież Marsjanina, między innymi, który no, moim zdaniem jest również bardzo dobrym filmem, jak na teatr jednego aktora praktycznie. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, no, ja, ja tutaj się zgodzę, że mm, no, gość, gość jest niesamowity bo patrzę sobie właśnie co on jeszcze zrobił ale faktycznie to są takie że wszystko co zrobił, a może nawet nie musiał tak źle się dzieje, robić, to to są... Royal taki film tak. zrobił ostatnio, ja go byłem w w kinie mm, dosyć ciekawy, taki taka, trochę tarantinowska rzecz mm -hmm. ale e, tak. w klimatach lat 70, tak przynajmniej ja to odczuwałem e, nie jest oczywiście to nic specjalnego, ale naprawdę bardzo przyzwoity mm -hmm, mm -hmm. no ja i on robił, on robił przy Daredevilu Netflixowskim Wiesz, nie wiem, czy on w ogóle nie był twórcą tego serialu um, Daredevil do Netflixa, tego, tych trzech sezonów. Ale no, nie, e... jestem, nie jestem na 100% pewien. Tak, on był chyba też producentem e, wykonawczym, ale to, na, to, to nie. Nie, no to gość, gość jest niezły, ale e, jakby nie czułem tego Widona o tym chciałem powiedzieć, że po prostu Widon mi się kojarzył właśnie faktycznie z, e, z takimi klimatami bardziej komediowymi, jeśli chodzi o podejście do, 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 do wampirów, do, do tych. E, do, do tych klimatów paranormalnych i tutaj to jest, prawda, z humorem, ale, ale też w inną stronę, nie? Jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć. Może tam... Się... Bardziej wysublimowany humor. Tak, tak, tak dokładnie. To że... Nazwać, że to nie jest taki wujkowaty humor Widona, bo Widon ma taki, no, niestety, no, no, dla mnie. Dla mnie trochę... E, no, ja nie, uwielbiałem nie... Buffy, ja uwielbiałem ten humor Buffy, ale to, ale to jest humor, który... E, nie wiem, czy ja próbowałem w ogóle do tego serialu wrócić, czy nie, chyba nie. To, to, to już tak tego nie, nie, nie... Wiesz, tam bardzo zawsze lubiłem Zandera, nie? Jak, wiesz, lubiłem Willow, oczywiście Buffy, ale jakby zupełnie... Jak się nazywała Cordelia. Tą, tą też bardzo mm -hmm. lubiłem. Jak ona później przyszła do Cordelia był do no. Tak, oni, oni ją później chyba zmienili, bo ja już nie pamiętam dokładnie, jak te Twisty wyglądają. bo ja na przykład nigdy nie oglądałem y, Angel serialu. Zupełnie. A, A z tego ja słyszałem... że ja oglądałem. No tak, ja słyszałem, że w ogóle Angel jest lepszy od, od Buffy. I to jest, mm. to jest ciekawe. Wiesz, no ja ja pewsze... tak słyszałem, ja nie mówię, żebyś nie, nie myślał, że ja tak tu przyklepuję. Ja, to... ja wiem, że nie, nie. mówię autorytarnie tak. Lepszy. <grym> eee, nie wiem, czy, czy jest lepszy, czy, czy jest gorszy, bo ja befi jakoś to tak leciało, że nie, nie byłem w stanie tego chyba oglądać, bo to o ciemności leciał chyba na TV nie, wieczorem i, i dlatego, dlatego mogłem go sobie spokojnie oglądać. Eee... No fajny, fajny serial, ale to wiesz, to jest, to jest, to jest też lata telewizja z lat 90. to tak. teraz myślę, że trochę by to e, nam nie dało no tak, gało. no to porównaj sobie na przykład Herbulesa wrócić. i, i Ksenę, no nie, do dzisiejszych tych wikingów, do tych seriali typu Gra o Tron, mhm. czy, czy innych, to jest zupełnie coś innego, to jest, to jest zupełnie coś innego, ale ja mam pewien sentyment e, i, i, i na przykład nie powiem, że Buffy jest złym serialem, po prostu uważam, że no, teraz, teraz by się go Troszeczkę ciężej oglądało. I tyle. Ale tak. Przecież Sara, sens... Sara Michelle Geller jest yy, no, bardzo dobrą aktorką, bardzo ją lubię. I ostatnio oglądałem Dobrze. ją ponownie w, w Scooby-Doo. Okej. Okay, a jeszcze... grała w czymś jeszcze teraz? Teraz? nie? A. W jakimś serialu czy filmie? Nie wiem. Wiesz co, wiem, że mnie się zatrzymało, jeśli chodzi o Sarę, mi się zatrzymała jej kariera na etapie klątw. E, chyba pierwszej klątwy no, zagrała. A jeszcze wracając do Angela. Zagrało. Ja tak mam wrażenie, że e, taką nową iteracją Angela jest Lucifer e, Netflixowski teraz w tej chwili. A, że y jest, Sharda, no tak. E, że to jest coś, coś tak, po, mm. tak jakby, no nie wiem, film, klimat, e, anioła. Bo oczywiście mniej, mniej jest może e, takiego e, nakierowania na, e, na seks w Angelu. Bo jednak mm -hmm. on tam gdzieś tam tą to, to, to miłość miał i, i, no i tak dalej, ale, ale ja tak podobny film czuję w tych serialach. Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy nie wiem, nie wypowiem się. Ja znowu jestem w tym obozie takim, która, która oglądała Lucyfera i to było taki guilty pleasure dla mnie. Ja bardzo A lubię ja się tego to, to, Toma Elisa, tak się nazywa ten główny aktor. Mm -hmm. I jest kapitalny. Ja dzięki, dzięki w ogóle nie wiem jakimś takiej nie wiem jak to się ułożyło. Że ja obejrzałem po prostu z nim ten taki serial e, brytyjski chyba. Czy Miranda? Taki serial chyba, nie? Czy, czy nie? Nie, pytam, ja nie znam tego aktora, chyba właściwie poza Lucyferem w niczym go nie widziałem. Muszę zobaczyć, bo to jest. E, tak chyba tak się nazywa. To jest. Ja, ja sobie tutaj e, szybko googlnę. On po prostu wcześniej zagrał w, w brytyjskiej komedii. nie Tam grał. E, jak to się mówi. E, wielką miłość głównej bohaterki. Tak, Miranda. Też śmieszny serial, taki, taki wiesz, no. Taki sitcom brytyjski, naprawdę. E, polecam. Jak ktoś nie widział, to niech, niech sobie zobaczy, czy przypadkiem nie jest na, na Netflixie. Bo bo, um, bo, bo to. E, a tak się zastanawiam. E, skoro jesteśmy w klimacie takim e, mrocznym, e, jak to powiedzieć. No bo za, zostawiamy, nie? Chyba, że coś, jeszcze coś do Android. Ja, ja, ja nawet jest... sobie, zacząłem googlać tam, Sarah Michel Gellar, zobaczyć, czy coś ostatnio grała w jakimś takim większym. Film, ale tutaj już tak. Yy, porzuciłem, się wydaje, że ona teraz. Yy, mm, chociaż. Nie wiem. Nieważne. Napijmy się. Jeśli chodzi o klimaty, właśnie takie, takie cięższe, obejrzałem wszystkie odcinki, czyli to w całe dwa sezony Linisty. I nawet próbowałem cię, drogi Rafale, przekonać, żebyś też obejrzał ten drugi sezon, bo jakoś tak odpadłeś po tym pierwszym. I, yy, I zacząłem, i zacząłem. Tak? Tylko, że z braku. Bo wiesz, co zaplanowałem go sobie na 11 listopada, a, bo zacząłem oglądać na początku tygodnia, obejrzałem 2,5 dwa, dwa odcinka i mówię, a będę mieć 11 listopada czas, to sobie poświęcę go tam, tak. na, te, na te kilka odcinków, które zostało. No, ale niestety tam sytuacja e, spowodowała, że. No, nie miałem tego czasu. Nie, rozumiem. rozumiem. I, I nie byłem na żadnym marszu, nic z, tej, nic z tych rzeczy, ale po prostu gdzieś tam sprawy, sprawy rodzinne e, mnie zaabsorbowały i, i te plany mi się pokrzyżowały. Mm. Mhm. No nie, no to rozumiem. Nie musi się tłumaczyć, Rafale. Dziękuję ci bardzo. <laughs> Jak to się mówi, masz ten rain check, tak? Że... No, ale następnym razem, żeby to było ostatni raz. Nie, nie, żartuję oczywiście. E... Jak ktoś nie, nie zna Alinista, to jest to jest serial kryminalny, osadzony chyba, w, nie no na pewno, w Nowym, w nowym Jorku, roku. końca XIX wieku e, i e, głównym bohaterem, znaczy właściwie tam jest kilku, kilka postaci, można powiedzieć, określić głównym bohaterami, ale tytułowym bohaterem, alienistą jest właśnie e, doktor e, Laszlo Chrysler. a ten tytuł alienisty oznacza, że on jest kimś rodzajem takiego psychologa, który zajmuje się osobami Wyalienowanymi przez społeczeństwo ze względów na przykład, nie wiem, na ich, na ich zachowania, na ich pewne, nie wiem, być może, w styl życia, no cokolwiek. Chodzi o to, że po prostu dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest jakiś taki rodzaj psychologa kogoś, kto, kto potrafi zgłębić umysł drugiego człowieka i go zrozumieć, i dzięki temu też pokazać, jak, jak ta osoba może na ten świat postrzegać, i jakby dać zrozumienia innym. Jak, jak tej osobie pomagać. I to jest taki, taki punkt wyjścia. I jak to przyzwyczały nas różne seriale, zawsze trzeba szukać kogoś, kto ma być pomagierem policji, tym takim konsultantem, który ma jakąś taką ciekawą zdolność. I na pewno widziałeś jakieś seriale, w którym ktoś miał niesamowitą pamięć, albo ktoś miał niesamowity węch, albo ktoś był po prostu świetnym pisarzem, jak w Kaslu, nie? I, mhm. i ty, no w samej postaci Szroka Holmesa to jakaś muszę wymawiać, e, wymieniać. Bo no ale jest to był... bardzo znany schemat, masz rację. Tak, czy to jest schemat... medium, czy to jest e, mentalista, czy to jest. E, Dokładnie. Pisasz pisarz, tak jak wspomniałeś. Tak. Liar, liar Pence on Fire, tak? Nie jak się nazywa? The liar, bo taki też chyba. No nie nie skandal. Mm, tak, tak, tak. Działo tak. się chyba w e, Vegas, ale czy coś tak mi się wydaje, tak, ale tak. może. No a tutaj chodzi o to, że po coś prostu jest, ma... jest śledztwo prowadzone w sprawie bardzo brutalnego morderstwa. Młodej osoby, która zostaje znaleziona właśnie chyba na moście bruklińskim, o ile się nie mylę. Już nie pamiętam tak szczegółowo, bo tak jak mówię, no, obejrzałem to ze dwa tygodnie temu, tak planowaliśmy nagrywać właśnie. Tak chciałem na świeżo, wiesz, bo tak wtedy najwięcej zostaje, ale um, no to był, to, był, to, był, to był ten punkt wyjścia, tego, to morderstwo. I okazuje się, że to jest y, dzieło seryjnego mordercy. No i oczywiście y, sprawa trochę, jakby częściowo trafia właśnie do tego doktora y, Chryslera. Który jakby robi taką Buduje sobie taką małą drużynę Oczywiście częściowo to jest Ona powstaje z przypadku, bo na przykład dołącza do niej Sara Howard, która jest Sekretarzem Komisarza Policji Teodora Roosevelta, co mnie rozwaliło Bo okazuje się, że tak, że Teodor Roosevelt Był wtedy komisarzem policji Ja sobie nawet tam później doczytałem Że on w ogóle zreformował policję Ale to jest właściwie jedyna autentyczna postać Oczywiście tam w drugim sezonie Się pojawiają jeszcze inni na przykład J.P. Morgan. Tak, dobrze mówię J.P. Morgan? No w każdym razie do, tego, do, tego, do, tego, do tej drużyny właśnie dołącza ilustrator John Moore. Właśnie jest ta Sarah Howard, która jest pierwszą kobietą, która pracuje w policji, nie, nie, niezależnie od tego, jaką rolę tam pełni, ale właśnie to jest to, że jest, jest kobietą. No i oczywiście są też osoby, które z tego bliskiego kręgu, no nie na przykład jest no Wierny, no, to, to raczej służący, można tak powiedzieć, Cyrus, nie? taki potężnie zbudowany mm -hmm. gość, tak. który jest oczywiście też e, dorożkarzem e, głównego bohatera i tak dalej. I powiem tak, że ta drużyna wiesz, jest, jest bardzo interesująca. Tam. tam... Jaka no się... jest ta służąca Chryslera? E, um, Mary ja dobrze chyba. Dobrze mówię? No już teraz nie pamiętam, ona chyba była niema, ale dobrze tak tak ona jest dobrze? Tak, 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 ona jest niema. W ogóle. Dla mnie, co było bardzo ciekawe, to, to jest to, jak, jak tak naprawdę przedstawiony został ten, ten Nowy Jork. Bo, bo, znaczy, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, no nie, znaczy, pierwsze, nie rzuciło w oczy, tylko taki pierwszy wniosek po obejrzeniu wszystkiego, po, po, po tym, że tam jest, że to jest taki przerost, yy, yy, jak to się mówi, nie? Przerost formy nad treścią. Że, mm -hmm. że to wszystko po prostu buduje taki niesamowity efekt, że to by się wydaje, że doglądasz coś niesamowitego, kiedy ta intryga tak naprawdę jest prosta. Tam, tam są takie proste zabiegi i w ogóle w drugim sezonie yy, tam w ogóle jest niesamowity twist ze wszystkimi postaciami, ale to może za chwilkę dojdziemy do tego. Ale, ale chodzi mi o to, że po prostu cała ta intryga jest interesująca, i tam jest parę takich zabiegów, gdzie ci się, tak mówi, to z angielskiego, się mówi tego, de, tego czerwonego śledzia, tak? Że się rzuca, że gdzieś ci się odwraca się uwagę i tak nie, pewne wątki w ogóle są niedokończone, niedopowiedziane, jakby się zostawia coś. I się, i, a już w drugim sezonie, tak jak mówię, to jest zupełnie w tym kierunku idzie, nie? Że, że po prostu się jakby buduje jakąś pewną narrację, pewną odwraca się uwagę, ale później gdzieś tam w połowie. Następuje twist, następuje, wiesz, jakby już wiesz, kto jest, powiedzmy, winny, i e, oglądasz to, że też trochę z innej perspektywy, ale też masz wrażenie, że gdzieś pewne wątki, które ci podrzucano, żeby cię tak za nos trochę e, ciągnąć, nie wiem, to, to, e, to jakby zostają tak potraktowane po macoszemu albo w ogóle nie niewyjaśnione. I, I to jest to. A to jest chyba też kwestia tego, że mamy tutaj książkę, bo to jest na podstawie książki. Hmm, chyba kara, to się nazywa kar ten, ten mhm. pisarz. I wiesz, no, scenarzyści muszą szyć, bo tak ta książka, wydaje mi się, żebyś spokojnie się zamknęła w, no, w dwugodzinnym filmie, nie? Tak. A jednak tutaj, no, to trzeba by trochę, mhm. trochę powymyślać, trochę tą akcję rozlec, trochę m, tego flafu, jak ty to nazywasz, tak. e, dorzucić. Zresztą w I... ogóle ja miałem problem z tym, że, że tam, ja to mówię w cudzysłowie, moc alienisty, tak? że ona nie była taka kluczowa w tym wszystkim, że tam brakowało, mhm. że, że jakby budowało się postać niesamow... znaczy niesamowitość tej, tej, tej postaci, że, y, że ten, faktycznie o, tam była jakaś tajemnica, ja w ogóle podejrzewałem, bo tam on ma y, prawą rękę, ma, ma niedowład tej ręki, nie, i tak próbowałem się domyślić, co się mogło stać, że tam y, y, to jest w jakimś stopniu y, coś, co, co, się, co się wyjaśnia oczywiście, że to jakby to nie zostaje pozostawione bez odpowiedzi, ale tam było parę takich rzeczy właśnie związanych z tą postacią, że to mówię, ok, pokazuje się nam go w różnych sytuacjach, ale nie widzisz tego, że on ma jakąś zdolność, która mu pozwoli w tym śledztwie lepiej, lepiej działać. Nie? że Można by powiedzieć, że już lepiej by zrobili, żeby okazało się, że dodatkowo jeszcze jest po prostu fanem Alfonso Doyla i zafascynowany jest Szerokim uh -huh. Holmesem i po prostu jest zainspirowany i, dla, i zawsze chciał być Szerokim Holmesem I, i, i dlatego właśnie bawi się w śledztwa bo, bo niektóre takie sceny, gdzie faktycznie próbują podkreślić, że jednak coś on ma, tą umiejętność odczucia e, tego co czuje morderca nie? czy coś takiego to wychodzi dosyć komicznie, że gdzieś się tam gdzieś kładzie albo gdzieś tam maca coś na niej i tak dalej, że jakby próbuje to przeżyć e, i w drugim sezonie Troszeczkę to już przeskoczę, no bo nie będę tutaj oczywiście zlezał jakichś takich y, 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 smaczków, no nie, bo to jest kryminał. Tutaj trzeba, prawda, to obejrzeć i, i być zaskoczony. W drugim sezonie nie miałem taki problem, że y, to już w ogóle ten, ta, ta jego postać y, nie grała pierwszych skrzypców. Pierwsza skrzypca grała y, Sara, która mhm. jako kobieta bardzo wyzwolona, bardzo y, postępowa założyła swoją własną i to naprawdę rozbudowaną agencję detektywistyczną, w której tylko kobiety pracują. I to jest o tyle ciekawe, że, że faktycznie ta emancypacja yy, i te działania sufrażystych, one są podkreślane w tym sensie. Że to, jest, to jest jakby... To, mi to nie przeszkadzało, ale mnie intrygowało to, że oni yy, bardzo postępowo pokazywali pewne rzeczy. Że jakby yy, no, to, że w ogóle ta agencja działała, to, że ale to nie jest akurat y, wymysł scenarzystów, bo takie agencje działały. No nie, no to, to, e, to, to ale to, że, że kobiety, że kobiety były detek detektywami, pani detektyw o, czy detektywami no e, i wiesz co, nawet ym, gdzieś przy okazji premiery tego sezonu Pojawił się na Wolu, mnie na Facebooku, artykuł, tylko kurczę, no nie zapisałem go sobie, nie wiedziałem wtedy, w tamtym momencie, że będziemy o tym rozmawiać, a nie byłem w stanie go już teraz namierzyć. Mm, jakiś fanpage y, zrobił taki całkiem fajny wpis, gdzie wrzucił zdjęcia z przedwojennych y, gazet, właśnie tam z. Y, Ale z przedwojennych lat... czy z, z, z Fin de y, Z przedwojennych z z tysiąc, tam nie 20 roku mówię o dwudziestoleciu międzywojennym i mm -hmm. w Polsce też były kobiety detektyw, no to tam oczywiście jest, jest pewnego rodzaju różnica lat, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że, yy, że takie agencje zakładano w Stanach. Szczególnie, że wiesz, no jakby nie patrzeć, policja mm, w Stanach Zjednoczonych ma yy, no, taką trochę niefajną przeszłość i one to powstała, wiesz, jako jako z, nie no, się. Organizacja, która miała ścigać zbiegłych niewolników, między innymi, i tłamsić strajki. E, I no, zwykli ludzie udawali się do, nie wiem, do, do biur Pinkertona, czy. Tak. E, zresztą to też nie jest jakaś szalenie mm, chwalebna organizacja, ale e, czy do jakichś biur detektywistycznych, żeby właśnie znaleźć morterce, żeby. Oczywiście to jest. Mm, Wiesz, no bo chodzi Co, o to, że policja ta, ta policja to jest składa taki bardziej z wymysł wyjątków, nie? nie tak, ale... ale taka współczesna policja to jest bardziej wymysł taki, znaczy brakuje mi lepszego określenia. I to nie chodzi o, o jakby założenia polityczne, tylko bardziej e, ideowe, że to jest e, wymysł socjalistyczny, bo mhm. bogatego kapitalistę stać właśnie na to, żeby sobie, w, na przykład mógł e, wynająć kogoś z agencji Pinkertona, czy w ogóle prywatną agencję ochrony. I naprawdę nie, no żyjemy w czasach, gdzie faktycznie źle no, się dzieje. No się nie, nie, nie. Policja, to, to ale chodzi mi o to, że policja my jest my po, zdaniem, potrzebna normalnym no ludziom. Zwykłym ludziom. Tak, ta obecna nasza policja, ale wtedy tak nie było. O, może to, tak. No tak, ale ona musiała przejść pewne reformy i to jest bardzo ciekawe, no tak. dlatego że mm -hmm. y, ten serial jest opowiada o okresie, tak, okresie kiedy, kiedy widać tą, tą policję, która jest y, ta, ta stara gwardia, bo tam jest przecież ten y, były szef policji. Tylko zapomniałem, jak się nazywa ten, ten aktor, jak ta postać tego aktora. Ale on jest świetny. No to jest aktor, który grał w Milczeniu Owiec, w Detektywie Monku. O tym mówisz, aktorze, tak? Zapomniałem, jak on się nazywa, ale ostatnio go widziałem w takiej ekranizacji Kinga Maglownica Ted Levine. Tak, tak. Tak, o nim mówisz. Tak, no jest, jest, jest kapitalny. Oczywiście to jest taki typowy zakapiór, typowy. Yy, yy nie no, typowe dziecko swojej epoki, gdzie tak, on po prostu, no. policja to jest brutalna, że on się nie, on nic nie robi w białych rękawiczkach, po prostu y, wie, bo ma, ma te kontakty częściowo w podziemiu, czy jakby tam, więc po prostu idzie prosto do źródła i tam to załatwia, wiesz, bez, jak to się mówi, silną ręką. Tak. I, ale, to co właśnie te reformy, które wprowadził, bo to jest bardzo ciekawe, że to, to, jest, to jest coś, to, to właśnie lubię w takich serialach, które opisują pewną epokę i Wiadomo, że pewne rzeczy no, muszą być licencja poetyka, muszą w jakimś stopniu być atrakcyjne dla widza, ale jednocześnie daje się właśnie takie, takie smaczki, takie nawiązania do, do, do historii czy do, do autentycznych wydarzeń. I, i przeczytałem właśnie sobie o tym, jak Theodore Roosevelt, zanim później został, prawda, prezydentem Stanów Zjednoczonych, no był faktycznie komisarzem policji i wprowadził wiele reform, wiele, wiele zmian, które, no, usprawniły działania policji i jednocześnie właśnie jakby yy, dały podwaliny te, temu, co, co, powiedzmy się rozwinęło w taką policję, oczywiście, no, to, to z czasem, yy, jaką mamy teraz, nie, czyli właśnie taką bardziej zorganizowaną, podzieloną, prawda, że masz, yy, no, to jest, no, to jest, bardzo ciekawe, naprawdę, to, to, można sobie o tym poczytać, na pewno pewnie nie jedna książka została na tym napisana o tych, tych reformach, ale a to mi się bardzo podobało, ale no tak mnie najbardziej po prostu y, dla mnie największe wrażenie robiło to jak oddano ten Nowy Jork. Że tutaj te faktycznie te, te połączenia efektów y, komputerowych y, no bo bardzo dużo, prawda, tła, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale ale szczególnie w drugim sezonie bardzo dużo jest y, y, zdjęć na otwartych przestrzeniach, więc oni mhm. musieli to wygenerować, wiesz, do, domalować, no nie wiem, jak to powiedzieć. Ale no, nie masz wrażenia. Dzieje się w że... dzień chyba więcej. Tak mi się wydaje. dobra? Że, że, że fenomenalnie oddali klimat. Te prostu... pierwsze trzy były takie w dzień dziejące się głównie. Tak, tak. I, i ja po prostu byłem pod wrażeniem, jak, jak fenomenalnie, z jaką pieczołowistością, z jakimi szczegółami oddali ten. Yy, yy, no, no, Nowy Jork, nie? Tam, tamtych mhm. lat. I to jest, to jest dla mnie no, yy, no, poziom, który. Te, tak naprawdę teraz, znaczy do tej pory widzieliśmy w kinach, nie? gdzie był taki budżet, żeby można było to zrobić. A to jest to jest film stacji, która mi się wydawała nigdy jakaś taka duża specjalnie, nie? TNT, coś jak sci-fi, no nie, ale sci-fi też jakoś nie, 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 nie inwestuje bardzo dużo w swoje filmy, więc jakby czy seriale, więc jak sobie pomyślałem, że oni, Mogli się mylić, może TNT jest, jest dużą dużą stacją telewizyjną i, mhm. i mieli budżet, ale no ja nawet gdzieś rzuciłem, nie pamiętam gdzie, chyba pewnie na Twitterze, bo tam te wszystkie myśli się tak, wiesz, uwalniają, że fenomenalnie byłoby, żeby ta ekipa producencka zrobiła właśnie serial w klimacie Ktulu, yy, nie, nie? Czy tam właśnie Spiel mm -hmm. of Crafta. Zekranizowali właśnie jakieś takie yy, jakieś historie inspirowane. Bo, co by nie mówić, ten, ten serial, on ma trochę z klimatu tego, tylko że tam nie ma znaczy, ja tak nie tak, tak, nie ma tam elementów nadprzyrodzonych. Tak, tak, tak. Że tam mamy szaleństwo, tam mamy y, zachowania, które właściwie to można powiedzieć, że y, graniczą z, z opętaniem, ale nie ma, nie ma w tym nic, y, właśnie jakby z innego świata. Ale klimat mhm. jest i to jest, to jest świetny. Dlatego y, ja jestem pod wrażeniem tego serialu. Mimo, że nie uważam, że to jest jakiś najlepszy serial, jaki widziałem, ale właśnie pod ten kunszt rzemiosła tutaj mnie y, ujął. A drugi a sezon jest Zapytam fajny. cię, bo jeżeli tak podobają ci się i, i mm -hmm. praca ekipy na planie, którą włożyli, to znasz taki serial Cooper, a właściwie nie czuję się chyba, czy to Cooper, C -O -P -P -R. to jest no, sprzed kilku lat serial, który robiło BBC Ameryka i dzieje się w bardzo podobnym okresie. Dzieje się tuż po, też, to też w ogóle się dzieje w Nowym Jorku, w Harlemie i dzieje się tuż po wojnie secesyjnej główny bohater właśnie jest jest, jest policjantem mhm. i, i no, tym tytułowym a, koperem tak, tak. A, i, i no, jest to taki też jak to BBC pieczołowicie przygotowane od strony wizualnej i, i od scenariuszowej historia kryminalna z takim mocnym akcentami erotycznymi Um, znaczy może nie ma samej erotyki, ale jest, jest, jest ten, ten świat, taki dosyć mocno um, osadzony w, w, w różnego rodzaju przybytkach rozpusty mm -hmm. e, Całkiem fajna obsada tam jest, bo o ile dobrze kojarzę, to um, tam się pojawiała Tessa Thompson i nie pamiętam, to gra głównego bohatera, ale e, też Donald Logue e, Tam był więc taka, taka, całkiem przyjemna ekipa była zebrana aktorska. E, Fajna rzecz. Nie znasz tego serialu? Nie, pewnie. nie, znaczy teraz sobie opuściłem parę zdjęć jakichś jastunów i, i wygląda to interesująco, ale mimo wszystko nadal... Nie jest nie, ten poziom, nie? Nie ten ale... poziom, co ca... Alienisty. Wiesz, bo na przykład yy, rok temu, tak chyba będzie rok temu, albo w tamtym roku, bo to nie wiem, ile czasu upłynęło tak naprawdę, yy, no był ten Carnival Row na Amazon Prime. No. I on, on miał też klimat, yy, prawda... Takiej, takiej wiktoriańskiej Anglii, właśnie tego, tego fin de siècle, tego, tej, tej końcówki XIX wieku, ale oczywiście z elementami e, fantazy takiego. I, I tam też to nie było tak dobrze zrobione jak tutaj. Mimo wszystko jednak e, serial mi się bardzo podobał. Ja w ogóle czekam na, na kolejny sezon i, i ja chyba w, po twoim głosie tutaj nie, nie słyszę entuzjazmu. Już kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy. Tak, że dla już... mnie to, straszna pustka był ten serial, taka Oczywiście, um, znaczy, mi, um, się, mi się podoba taki, 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 e, taka mieszanka tego i fantazy, i, i tego tam, tam nie wiem, czy tam był Steampunk, czy nie, już nie pamiętam dokładnie. Ale tam było parę takich elementów, oczywiście też były oklepane, ale moim zdaniem były, były świetne, bo to jest coś, co na przykład my, Polacy, dostrzegamy od razu. E, w Karimarowi, zapomniałem, jak się nazywał? Jak się nazywał ten sąsiad tych, te, tego rodzeństwa? Ten. Wiem, o kogo ci chodzi. Agreus nie... astraion chyba tak się nazywał. E, no, nie? Pan Taki... z rogami. Tak, pan z rogami. I, z, 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 jak to się na, na nich chyba mówili? póki, tak. I dla mnie to jest Wokulski z lalki, nie? Ja no, tak daleko goście... nie doszedłem. Miałem nie? temu serialowi trzy odcinki na, na rozbieg o... i stwierdziłem, że. Jednak. jednak tylko, nie, że to... tylko przez mój wielki szacunek do ciebie. No, nie, nie, nie powiem co. Nie rozłączysz co teraz się. Czuję. Nie, nie. Ale uważam, że, że powinno dać. Czas... Tylko, tylko widzisz, ja niko, nigdy nikogo nie zmuszam do tego, żeby oglądał na siłę. Nie? Ja rozumiem, że jak dałeś szansę i obejrzałeś jeszcze odcinki, no to naprawdę musiałeś się gdzieś w sobie tak ten, ale mi się wydaje, że on się tak rozwieszny. Tam są takie dosyć mętne motywy, nie? bo tam można się domyślić, bo... Kim jest ten, ten główny bohater, i mhm. tam jest parę takich rzeczy, które. Raczej zmęczyła się... mnie pseudopolityka tego serialu, to znaczy ta, ta wewnętrzna tego świata. Wiesz, że mm, to jest tak naprawdę alegoria tego, co się dzieje tutaj, w naszym prawdziwym świecie, i e, rasizm. Oczywiście, tak. E, Tutaj, który był, powiedzmy, w wiktoriańskiej Anglii, jest przeniesiony jeden do jednego, tylko że tam nie mamy nie wiem, hindusów i czarnoskórych, a hmm. mamy wróżki i mamy, no nie wiem, to, no to... nie były centaury, tylko takie jakieś takie, no tak, fauny, takie... Czy... Tak, 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 tak. I, tak. i wiesz, mm, po prostu. To była, to była rzecz, która mi, mi nie odrzuciła. Ale, widzicie, ale ostatnio... nie, nie samo, tylko takie ta, ta. wiesz, było no, patologicznie, że można zrobić było wszystko w tym fantastycznym świecie. Eee, ale, ale w dzisiejszych czasach, ale jeśli chcesz mieć jakiś komentarz taką... o pewnych rzeczach, to tylko i w ten wyłącznie sposób. Widzisz, bo na przykład e, kapitalny serial: i tylko że Cat Fantasy, e, nie fantazy, tylko Science Fiction Almost Human. tam motyw właśnie e, tak, no, tego no, się no, zaznaczyć przez Androidów, no nie, że widzisz, że Androidy są, e, no nie są ludźmi. Więc możesz ich traktować jako, jako przedmioty, jako coś gorszego e, gatunku. Albo na przykład, nie wiem, no w, jak, nie, masz na przykład w książkach Science Fiction Klony, nie, którym się odmawia osobowości, albo na przykład no, jest taka robina Kuka, książka, e, zapomniałem tytułu, o tym, jak e, ludzie gdzieś przez jakiś tam portal, przez nie, jakiś nieczynny podwodny wulkan. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to się było. Dostają się właśnie w sumie do czegoś, co można nazwać Atlantydą. No I oczywiście to, 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 to społeczeństwo tam jest tak rozwinięte, tak niesamowite i tak dalej, ale mają pomocników, którzy są klony. No nie? I klony nie, robią wszystkie polecenia, które im zadajesz, ale nie mogą mówić. Ale to mm -hmm. naprawdę to są ludzie, tylko rzeczywiście sklonowani. No wiesz, no to, to już chodzi o, to chodzi o takie elementy etyczne, ale zawsze jest tak, że że ten substytut niewolnika gdzieś tam w tej, tej literaturze jest, zawsze gdzieś go, go znajdziesz. Tylko, że problem jest taki, że w dzisiejszych czasach naprawdę y, musisz bardzo uważać z językiem. No bo ja dzisiaj czytałem artykuł, ktoś gdzieś podrzucił, już nie pamiętam, y, gdzie, na jednej, na jednej z grup facebookowych, że y, Ubisoft przeprosił za to, że w jakimś tam stopniu bardzo. Y, jakby powiedzieć, że opisali osobę z poparzeniami na twarzy w sposób, który uraził osobę, która naprawdę ma poparzenia na twarzy. I oczywiście nie ta osoba, która miała poparzenia na twarzy, napisała to, że wiesz, no, jak to się mówi. To ją dotknęło. Nie ją mhm. dotknęło, tylko dotknęło to osobę, która która oczywiście yy, grając tę grę i ta osoba, która ma te poparzenia na twarzy z nią grała, to jakby jej było bardzo jakby się źle zrobiło. Niekomfortowo. Niekomfortowo mm -hmm. się poczuła i, i psa oh. i, i Ubisoft za to przełożył. Ja sobie ale to jest ludzie naprawdę muszą rozróżniać to, co jest w filmie. I ten, bo zobacz, że w tym momencie dochodzimy do tego, że tak naprawdę nie możesz yy, nawet przedstawić czegoś w słusznym kierunku. Wiesz o co chodzi. Że, że no, musisz zamienić te osoby, że musisz na przykład tworzyć alegorię jakiegoś świ mitycznego świata i zamieniać, powiedzmy, ludzi na orki albo coś. No, coś jak na przykład, nie wiem, no, fantastyczny komiks Mouse robił, prawda? Mhm. Że, że zamieniał e, ludzi na postaci zwierząt i no, robił to fenomenalnie. Zresztą to jest to jest właściwie naj najlepszy komiks jaki czytałem, albo taki, no po prostu robił tak na mnie porównujące wrażenie. No ale to nie, nie, nie to akurat ten element, ale chodzi mi o to, to zastąpienie, prawda? Postaci ze zwierzętami, nie? Żeby, żeby pewne cechy u, u, uaktywnić. Jakby że ludziom brakuje e, takiej wyobraźni, żeby mogli robić to bez, bez takich zabiegów. Tylko oczywiście tutaj to zupełnie coś innego miało znaczenie. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest kapitalny komiks, i ja nawet nie wiem, czy powinien tutaj w, w tej dyskusji jako przykład to dawać, nie? Ale jedynie, co mogę powiedzieć, to jak ktoś nigdy komiks mouse nie czytał, to powinien. To jest. To jest, to jest przejmujący, genialny komiks. Egmont właśnie go wznowił. Tak w ogóle w tym tygodniu poszła informacja, że Maus jest znowu na półkach księgarni. W tym albo w poprzednim. To jest tak fenomenalne y, dzieło, że y, nie wiem. Nawet cokolwiek mi nie powiedział, to nie oddam tego. Jak no, ktoś nikt nie czytał Maus, to powinien i tyle. No, to jest koniec kropka. Jeszcze a propos tego wydania, bo tak mówisz, że chciałbyś jakieś specjalne. Tutaj mamy wydanie zbiorcze. No tak, bo to dwa, dwa w dwa tomy twardej, tak. w twardej, W twardej oprawie. W takim normalnym formacie. 24 na 17 cm, ale okładka jest, jest chyba inna niż tego poprzedniego. Już teraz nie pamiętam. Kupę czasu temu czytałem. Mhm. Ale tak, masz rację, to jest bardzo dobry komiks i no Nie ma co się oszukiwać, że wszystkie nagrody, jakie zdobył, to zasłużenie. no. Tak. To nie wiem, właśnie, to możemy zmienić w ogóle temat na jakiś taki lżejszy serial troszeczkę. Czy widziałeś Gambit królowej? Nie. Ach. Nie miałem. No A to słyszałeś to jest... pozytywne czy czasu negatywne? Nie miałem. to właściwie poza Jerem, który. Y, jest chłodny, optymistyczny, który powiedział, że to jest po prostu kolejny film sportowy, tylko że tym sportem są szachy. To jest y, nic ponad to, no, że ładne zdjęcia i bardzo ładnie zakręcone. Y, a reszta to super, super optymistyczna. Ktoś powiedział, tylko nie wiem, to może, może Jerry, że, że faktycznie, że to jest jak Roki. Ty... Mhm. Jerry, Jerry, Jerry do Rocky'ego chyba cztery to porówna. Tak, no to, no to ja się zgodzę z tym, tylko że to jest, to jest serial, który... Znaczy na początku musiałem się upewnić zanim zacząłem go oglądać, żeby nie mieć wątpliwości co tam jest pokazane, bo jeśli powiedzmy, to byłby film, serial, przepraszam, na faktach, tak? Że on był inspirowany jakąś osobą, albo konkretnie życiem, to bym to by takie przejaskrawienia pewnych elementów no by mi się nie podobały, bo ja po prostu chciałbym, żeby to było pokazane tak jak jest, żebym zobaczył po prostu jak faktycznie ta osoba yy, jakby no, no jej kariera, czy właśnie to wszystko właśnie najmniej, no sportowa, no nie w tym przypadku szał, się budowała. I tu, w, I tu mnie zaskoczyli, że ja byłem e, przekonany, że, że to będzie taka, taka cicha geniuszka, trochę właśnie e, mająca problemy w kontaktach z ludźmi, ale nie, 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 nic z tych rzeczy. I, to jest, i też miałem jeden taki moment, bo e, na początku, jak poznajemy e, główną bohaterkę, to na jaką dziecko trafia do sierocińca i tam no, poznaje szachy i okazuje się, że ma po prostu niesamowity dar, niesamowitą pamięć i, 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 i potrafi, potrafi bardzo szybko łapie zasady, ale jednocześnie, właśnie potrafi, powiedzmy, tam ma taką wizję, że sobie rozgrywa te szachy gdzieś na, na suficie i tak dalej. Więc, jakby to jest taki element, powiedzmy, yy, takiego geniuszu, takiego, takiego savant. I tam był element taki, że ona brała jakieś tam pastylki. I jak mówię, jeśli cały ten serial będzie na tym, że ona jest geniuszem szachowym i je tak, nie wiem, jak w limitless, nie? Ona łyka te, te pastylki, wtedy jest świetna w szachy, to będzie mi to strasznie przeszkadzało. Na szczęście to nie, to jest, to jest jakby. Ona brała to chyba, tak mi się wydaje, że to też jak żeby się po prostu wyciszyć. I ona wtedy miała taką maksymalną koncentrację, ale no z czasem jakby nauczyła się i bez tego. Ale sama historia jest, to jest, to jest niesamowita historia właśnie yy, młodej osoby, która jak to właśnie w każdym dobrym czy filmie, czy serialu, przechodzi pewną przemianę. I to, kim ona się staje na końcu, no to jest fenomenalne. Zresztą w ogóle końcówka jest rewelacyjna. Ale tak jak mówię, no to jest, to, to, to się świetnie ogląda. To jest po prostu, yy, ja nie, nie zdziwiłbym się, jakby się faktycznie okazało, że szachy byłyby teraz znowu yy, na topie wśród młodych ludzi. Sexy. Tak, sexy. Zresztą w ogóle, no główna bohaterka jest, no tak jak ją dobrali, tak jak ona fantastycznie wpasowała się w yy, ono w postać takiej właśnie e, dziewczyny lat 60., ale taki, ona potrafi tak balansować między dziewczynką, no bo ona właściwie, ta sama aktorka gra właściwie kogoś, kto to ma kilkanaście lat, nie, myślę, nie wiem, 14, 15, może coś takiego, no do, do, do takiej dorosłej dziewczyny, nie? Ale to wszystko przez makijaż, stylizację, no nie można, można mhm. zmienić. Zresztą w ogóle inna dziewczyna, która jest tam w, w średnicy z nią, ona gra wszystkie te <laughs> etapy od. Od bycia taką wczesną nastolatką do, do właściwie do końca, no nie, żeby być dorosłą osobą, to jest w ogóle niesamowita, element niesamowitych charakteryzacji, to nie no, ale to jest, to jest zupełnie inna sprawa, na pewno ktoś, specjaliści o takich rzeczy mogą to rozwodzić, ale no faktycznie, yy, osoba, która wydawało mi się, że nie będę budził, yy, znaczy nie będę miał jakiejś żadnej sympatii, no koniec końców, no nie, no to ja yy, bardzo polubiłem yy, yy, główną bohaterkę i jest, yy, i nawet, nawet faktycznie. Odpaliłem sobie aplikację szachów i, i partię z komputerem rozegrałem. I, i to, jest, to jest niesamowite, bo ja na przykład nigdy, nigdy nie lubiłem szachów, bo ja nigdy nie, nie, nie lubiłem takiego współzawodnictwa z drugą osobą, bo ja no mam ten taki... No nie chcę się porównywać do takich wielkich osób jak Michael Jordan ale nie, nie lubię przegrywać, nie? A jednak, no, musisz się, e, wiesz, chociaż że po prostu... Trochę partii przegrać, żeby Oczywiście. w końcu tę jedną wygrać, nie? No. chociaż jedna rzecz, która mnie nie tyle, że irytowała, to pokazywało, że, że to są, e, m, że ci gracze z tej najwyższej półki, oni tutaj były pokazywani jako, jako ludzie, którzy po prostu pozjadali wszystkie rozumy, ale nie, że oni się obnoszą z tą swoją genialnością, tylko chodzi o to, że oni przeczytali wszystkie książki i oni wszystkie taktyki znają na pamięć. Więc jak oni rozmawiają, to oni nie rozmawiają na zasadzie, wiesz, że no tutaj powiedzmy jakiś tam atak przeprowadzili i tak dalej, tylko oni mówią, mówią tymi nazwami taktyk, przeważnie e, pochodzącymi na przykład od, od nazwisk e, e, tych, tych wybitnych graczy albo, albo, mhm. wiesz ten tam. No wiesz, no ten gambit królowej, no powiedzmy, to jest jak, jakaś tam e, e, wersja otwarcia, bardzo rozbudowana, gdzie tam ta obrona sycylijska, to są wszystkie takie nazwy, które pochodzą e, z, z tego. tego z, z tych, z tych, tych jak to, arkanów szachowych, i oni wszyscy gracze je znają, ale faktycznie jest coś takiego, że się po prostu wiele rozegrań uczysz na pamięć. I brakowało mi tutaj takiej świeżości, chociaż tutaj to też mogło tak być, nie? Że, że jednak no po prostu w, m, chociaż wiem, że y, jakieś, jakieś tam strony internetowe, jacyś szachiści analizowali te gry, dlatego że te gry są przedstawione. W pełni właściwie. Mhm. I możesz prześledzić każdy ruch i, i, yy, i zobaczyć, no nie, czy to jest faktycznie taka niesamowicie rozegrana partia, czy to jest coś, coś, co powiedzmy ma tylko robić wrażenie na widzu. Ale widz faktycznie, jak nie zna się na szachach, to on tylko widzi, jak oni po prostu nagle szybko przedstawiają. Yy, piąki, no nie tam, figury na, na, na. No i jak to jest, powiedzmy, to są prawdziwe, bardzo. Jakieś nie, no to takie... są prawdziwe, na pewno. A, super, ale takie, takie rzeczywiście ciężkie partie, czy, czy raczej tylko takie? Są, znaczy ja czytałem jeden artykuł. Z zachowaniem reguł. Ja czytałem jeden artykuł, którym którym wypowiadała się właśnie jedna znana polska szachistka, którego nazwiska niestety nie, nie pomnę, przepraszam bardzo. I ona właśnie bardziej powiedziała, że no oczywiście to jest. No, serial świetny, ale on nie do końca pokazuje yy, no, prawdziwy obraz tego, jak te szachy, bo on mówiła, że na przykład partie szachowe nie trwają kilka minut, ale to nie do końca tak było, bo, bo ja byłem przekonany, że faktycznie oni będą te, y, te partie szybko rozgrywać, ale oprócz kilku takich momentów, gdzie oni, to jest taki, taki, taka zabawa, no nie gdzie oni się, wiesz, robią sobie takie błyskawiczne szachy, gdzie masz po prostu tylko kilka sekund na ruch i wtedy pa, 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 to jednak tam są te partie, które trwają na przykład wiele godzin, i na przykład muszą być dokończone następnego dnia. Wiesz? I masz mm -hmm. ten proces taki, gdzie, gdzie widzisz, że mówisz, że okej, okay, na dzisiaj przerwa i ty ruch, który masz wykonać, nie, nie robisz go na, na, na szownicy, tylko zapisujesz go na kartce. I jakby to jest, to jest taka pauza, i on jest później e, następnego dnia odtwarzany i jest, jest dalej. I ten tam w ogóle jest. Bo to, wiecz, to, to jest tak, tak na wielu poziomach bardzo ciekawy serial, mimo że on ma ten prosty, tak jak można powiedzieć, sportowy schemat. Tam też jest faktycznie ta, ta walka, tak stąd pewnie, że nawiązywała właśnie do Rokiego 4, nie bo tam ee, nasz jubilat, czy Solenizant, Dolce Rungren, który listopada do 63 lata skończył. Wszystkiego najlepszego Dolfie. Spóźnione spóźnione, ale no nie mieliśmy z Rafałem okazji po prostu się spotkać, żeby to tak poświętować, ale może po, po nagraniu jeszcze od, 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 otworzymy szampana. Tam jest oczywiście ten ten, 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 ten rosyjski, rosyjski mistrz szachowy, mistrz z, z kraju, gdzie po prostu szachy są grom narodową, nie? Więc, więc jest jakby tutaj takie podwójne, nie? Wiesz, wygranie właśnie z tym to... Ja muszę sobie tutaj zobaczyć, bo tego, tego szachistę gra nasz e, drogi e, e, Dorociński e, Marcin. Tak, tak Dorociński Marcin. I no, to jest ciekawe, że wybrali jego do odegrania e, tego e, Rosjanina. Ale on tam jakby dużo nie ma sceny. Nie? On tam jest po prostu pokazany jako taka, e, taka figura, taki chłodny, kalkulujący umysł, gdzie, gdzie, gdzie właściwie no, on jest tym elementem tego... E, tej, 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 tej sowieckiej e... no tego, co Maszyny. powiedzmy karmili się tak, karmiło się właśnie Amerykanów ten zasad, że tak wygląda właśnie ten świat za, za żelazną kurtyną jednocześnie no, no jednak e, te szachy tam w Rosji no to jest, to jest sport tak popularny że kiedy odbywały się te, te, te mistrzostwa właśnie w Moskwie to nie tylko ludzie na sali byli którzy oglądali te, te, te rozgrywki te potyczki, ale też właśnie tłum ludzi na ulicy przed tym budynkiem wyczekiwał, aż, aż jakiś chłopak wybiegnie i krzyknie na głos, że wiesz, tam nie wiem, ruch tego pionka no nie, na to pole i tak dalej. Tam sobie ludzie zapisywali, po prostu wiesz, tak to siedzi. To jest to, 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 to fenomenalny klimat no nie? Tam tej, 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 tej zimnej wojny, ale tak zrobiony bez, bez całego takiego bagażu politycznego, bo tam je, było parę elementów, które pokazywały, że ok, główna bohaterka potrzebowała dużo pieniędzy, żeby właśnie polecieć do Moskwy, bo to nie było taki hop-ciup, nie? I była jedna organizacja chyba właśnie chrześcijańska, taka bardzo proamerykańska, która mogłaby zainsportować, ale chodziło im o to, żeby właśnie podkreślić te amerykańskie y, wartości i, że to, i zrobić z tego taką wojnę zachód kontra wschód, nie? Czy tam y, USA kontra, kontra... Ale to też właśnie na zasadzie, wiesz... Y, nie wiem, kapitalizm, komunizm, coś w tym stylu, nie wiem, to powiedzieć, wiesz, ale chodzi mi o to, że, że ona to odrzuciła i jakby, wiesz, bo nie o to w tym chodziło. Tutaj chodziło o to, żeby ona, no nie, wiesz, wygrała, nie? Bo to też jest osoba, mhm. która, która e, e, nie znosi przegrywać, chociaż e, to nie jest też osoba, która nie potrafi przegrywać, że, że tam taki, był taki moment, że w końcu, jak zaczęła przegrywać, zatraciła na takiego godnego siebie rywala. To, to, to poczuła wręcz coś w rodzaju takiego uniesienia. No to, jest, to jest kapitalny serial. To jest, to jest serial, który oczywiście, tak jak mówię, no jest dosyć prosty, formalnie ale też podobnie jak yy, Alinista oddawał te lata, yy, powiedzmy, 90. Yy, XIX wieku, tak tutaj mamy faktycznie te lata 60. też świetnie yy, spoczywane. I jeśli chodzi o modę, o, o, o stylizację, no naprawdę. I yy, tak jak mówię, no ten, ten serial może dużo zrobić dla szachów. On teraz jest chyba numer 1 we wszystkich regionach i, i, i e, no, tej Ani Ani Taylor e, jak się nazywa? Annie tel, Ania Taylor-Joy to... mm -hmm. która grała właśnie tą główną baterkę Elizabeth Harmon no ja, ja wróżę, duży sukces i mi bardzo, bardzo do gustu jej i, i, i kreacja, bo było coś takiego, że nie, nie, e, nie zraziła mnie jej czasami taka, taka chłodność, bo tam było takich trochę w pewnych momentach bo widać, że ona próbuje być jak data w, w Star Treku, tak? że ona chciałaby zrozumieć emocje, ale nie zrobiono z niej robota, ani takiego, wiesz, socjopaty, który po prostu jedynie co potrafi, to fenomenalnie grać w szachy. Że to jest, to, to jest mhm. po prostu bardzo inteligentna osoba i właśnie też geniusz szachowy. No. Więc tym długim wywodem. Jeszcze raz podkreślę, że warto po prostu gambit królowy obejrzeć, i jak będziesz miał tylko okazję, to to, to obejrzyj. Nie no, z pewnością mogę obejrzeć, wiesz, yy, no to, to, jest, to jest rzecz, która. No jest jednak w jakiś tam sposób, jestem ciekawym. Może nawet z samego faktu, że to są te szachy, a do tej pory yy, zazwyczaj szachy były jakimś tam elementem yy, sceny, a nie osią fabuły. Yy, mm -hmm. Także to mnie już samo ciekawi. Mm, tylko, że no kiepsko mnie z czasem, bo wiesz, ja mam ten swój podzielony dzień. To jest tylko e 8 odcinków. Dzień. Ja wiem, ja wiem, ale ja mam podzielony dzień i ja mam akurat teraz naprawdę bardzo, bardzo silne ssanie na filmy. E I Aha. staram się obejrzeć przynajmniej pół filmu dziennie, trochę pograć, trochę poczytać. E no i przede wszystkim się wyspać jeszcze, ale... E no ja ostatnio to... też tak właśnie myślę o tym, jak sobie podzielić <laughs> priorytety i e pomyślałem sobie tak, że okej, okay, miałem jedną grę, którą chciałem przejść i jakby sobie odłożyć ją, yy, znaczy i po przejściu przejść i jakby skupić się tylko na jednym. I jaka ja wtedy, mówię, ja teraz muszę przejść wszystkie te zaległe komiksy, które mi się nazbierały, które, które podkładałem i dopiero później będę miał właśnie tak, że a, a od tego momentu tylko oglądam boluńskie Kryminały. I później znowu będę mógł wrócić, nie wiem, do książek albo do filmu, bo po prostu miałem taki bardzo intensywny no parę tygodni. No, nie wiem, to... no widzisz, no właśnie mam tak samo. Mam tutaj kupkę filmów na DVD pożyczonych i już nawet to nie to, że tam muszę je oddać, ale no mam to stanie, mam ochotę. Mam, mhm. no to tak to, to, to kino włoskie mnie zafascynowało e, i kilka tych filmów obejrzałem. Mm. Co byś, takiego ostatnio interesującego? A znaczy, wiesz co, y, tak jak rozmawialiśmy poprzednio. O, to horrory, w zierniku, tak? Tak, no oczywiście. To Myślałem, że powiesz Dolce Vita. Po raz kolejny obejrzałem po Nie, prostu. Uwielbiam ja... po prostu Fellini. Mnie. Ja mam olbrzymie zaległości, jeżeli chodzi o klasykę taką, taką europejską. Z włoskich filmów no, to Życie jest piękne tak? i tak. złodziej rowerów. To są takie dwa klasyczne filmy, które widziałem. Byłem w kinie i, i bo tak się złożyło, że, że grały, grane były i, i... To jest, jeżeli chodzi o włoskie kino, no. Hmm. E, ale nie, obejrzałem mm, dwa kolejne filmy z tej trylogii Żywej Śmierci, czy trylogii Śmierci Fulciego, Dom przy cmentarzu. I. E, Boże, e, jak się nazywa ten. O, o, pierwszy. Jak chcesz to, że. <laughs> Miasto Żywej Włoską. Śmierci. Chyba, Włoski tak? tytuł, tak, po włosku. E, ale przede wszystkim wiesz co? La Vita Mortadella. Nie, eee, przymierzam się też do, do filmów Dario Argento. Tutaj e, patrzy na nowe. Właśnie to jest w ogóle jakimś operą. jesteście strasznie wielkimi fanami Dario Argento. Nie, Nie to w jest... tego, że Dario Argento był w Polsce, bo słuchałem właśnie tego przekastu e, Halloweenowego e, i, i chyba Dario Argento nazwisko Dario Argento padło chyba 29 razy. O, o, nie przesadzaj. No, 27, stąd, mogłem się pomylić. Miasto żywej Śmierci, ale trafiłem na kapitalne dwa filmy. I Lamberto Bawy to jest syn Mario Bawy, i przy akurat tych filmach jako scenarzysta um, robił Argento. to są te demon, Demony i Demony 2 To są dwa filmy, którzy miłośnicy. Martwicy mózgu muszą koniecznie obejrzeć, bo to są filmy tego typu. to są um, bardzo mocno um, świadome swoich ograniczeń, ale też um, mający bardzo dużą wartość artystyczną, po prostu pierdolniki, musisz to wypikać, ale to jest, to jest po prostu piękne. Nie, to dokładnie dzieje? to powiedziałeś, po... że nie miałbym e... nawet serca. E... Żeby te, wiesz, demony, mm. to tam jest oczywiście, zaczyna się to w pierwszej jest w kinie, ludzie przychodzą na seans, jakiś tajemniczy film jest puszczony i właśnie okazuje się, że ten film w jakiś tam sposób jest bramą, portalem, no właściwie może nie do końca, ale jest tam jakaś taka maska i... i, i um... Kobieta zmienia się w demona, jak ugryzie kogoś, drapnie, to ta osoba się zmienia w demona, więc mamy pełne kino ludzi walczących z demonami. Drugi, Druga yy, 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 yy część to jest, tak jakby powiedzieć, no, no, szklana pułapka z demonami, no, bo jest wieżowiec, który jest odcięty, jest to nowoczesny budynek, yy, gdzie jest tam oczywiście jakiś klub fitness, ludzie sobie siedzą, jest jakaś impreza i też kobieta zostaje... Opętana przez demona, oglądając telewizję. No jest, jest rewelacja, to jest to po prostu tak, tak fantastyczna zabawa i tak piękne gor. I Micha się sama cieszy, bo mhm. oczywiście to, 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 to trzeba mieć świadomość. To jest kino takie jak Martwica Mózgu, ale naprawdę można się przy tym wyśmieńcie bawić, bo no to po prostu tak, tak aż, aż odświeżające to jest, że wiesz, z tym całym skostniałym. Mm, biznesie i takie bezpieczeństwo jest kalkulowane, to jeszcze gdzieś tam byli ci twórcy, którzy nie, krę nie kręcili, wiesz, sequeli właśnie 10, piątku, 13 czy 6 koszma rozwójcy wiązów. czy... Mm... Czy wiesz, jakichś takich bezpiecznych tematów, poważnych, y, y, nastrojowych filmów, tylko nie zrobili wiesz. Rokowe kawałki heavy metal, taka podruba włoska, ICDC i facet jeżdżący po kinie na krosie z kataną. I to, to, są, to są filmy, z, oczywiście, żeby to była jasność, to są filmy z lat 80., 85, 86 rok. Ja jestem Demony, to jestem Równolatkiem, A, ale no, naprawdę fajna rzecz i. E, tak dlatego też nie obejrzałem Gambit to królowie, bo oglądałem demony Nie, Między innymi. No ale wiesz, ja, ja czasami też mam także mam do wyboru coś nowego, a, a sięgnę po, po klasyk i yy, jakoś też yy, mignęło mi, że na Netflixie pojawił się Lord of Illusions. I ja. Yy, Jedna z moich DVD, które darzę właśnie dużym takim yy, rożewnieniem, to jest właśnie. To jest w ogóle film, który mi było ciężko gdzieś znaleźć. Nie? Na, właśnie na DVD, gdzieś musiałem go zamawiać, nie i tak dalej wersja reżyserska, właśnie Lords of, the... of Illusion i patrzę, na ten film się jest i odpaliłem i to jest kapitalny film, wiesz, ja rozmawialiśmy trochę, nie będę tutaj specjalnie jakiegoś czasu zabierał antenowego no, no, opis tego, 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 tego filmu, ale ja bardzo lubię Klawea Barkera, ale ja go znam, powiedzmy bardziej tak przez to, że on dodawał coś do takiego klimatu, oczywiście no, on jest chyba yy, ojcem yy, Hello Riser, tak. Mm -hmm. jest, jest oczywiście m, jego nazwisko. Jest w tytule gry Undying, Cliff Baker, Clive Baker's. Undying jest Clive Baker's, Jericho. I to może nie są jakieś fantastyczne gry, szczególnie Jericho, ale Undying dla mnie to była taka kwintesencja growego horroru, gdzie ja to zawsze powtarzam. Jak ktoś pewnie słucha długo Fantasy to pewnie już nieraz słysza, że ja. Nie mogłem w tę grę grać dłużej niż pół godziny, naraz, kiedy grałem właśnie sam gdzieś tam po północy, bo mi pikawa po prostu tak, ja po prostu nie mogłem wytrzymać. Wiesz, takie napięcie było niesamowite, mm -hmm. bo tam były pewne takie zabiegi, które no dzisiaj jakby już jestem na nie przygotowany i w grach mnie nie strasz, Wiesz, jumpscare'y mnie nie straszą, nie straszą mnie straszą, takie rzeczy, ale było fenomenalne, że miałeś taki ten, ten kryształ mocy, już nie pamiętam jak się nazywało, miałeś te wizję strony, że mogłeś zobaczyć taką prawdziwą, prawdziwy obraz rzeczy. Mm -hmm. I widziałeś te obrazy rodzinne, tej posiadłości, używałeś tej emocji i nagle widziałeś takie demony na tych obrazach. Wiesz, te twarze zmieniały się w takie upiorne i tu, to były takie niesamowite rzeczy to tak nie o klimat. Dlatego ja bardzo go, jako, jako też pisarza, cenię tylko tak mówię, no nie czytałem, on jest też pewnie płodnym pisarzem, ale nie, i pewnie na palcach jednej ręki bym wymienił książki, e, które przeczytałem jego autorstwa. No on jest ale... też ojcem Candyman'a, tak tutaj warto też no. powiedzieć, e, może ktoś nie wie. A, kolekcji, trzeci ci i... zazdroszczę. I co ciekawe, znowu wraca temat książek, bo Mag zapowiedział wznowienie po wielu, wielu latach. Tam, tam mieliśmy wydanie, o dobrze kojarzę, Phantom Pressa, Księgi Krwi To były no. takie zbiorki opowiadań, które Też. w całkiem sporej ilości były zekranizowane mhm. mm. I między innymi, właśnie doczekamy się po wielu, wielu latach w przyszłym roku, tym nowym, lepszym, 2021. Tych wyczekiwanych i obiecanych tak. przez, przez lata obiecują, że to będzie i w końcu będzie. No to jeszcze kciuki, dlatego że toż ja bardzo coś... lubię wydawnictwo Mac, bo oni, oni świetnie wydają książki. Także aż miło jest postawić na póki. No, ich wydania The Expanse, szczególnie właśnie z okładkami Dark Crayona, to są dzieła sztuki. Ja pokazywałem właśnie znajomemu, mówię, zobacz, tak wygląda amerykańska okładka The Expanse. Ona ma swój klimat, ale zobacz okładkę polskiego wydania. I to jest... No ale wracając właśnie tylko, powiem, jak ktoś nigdy nie widział Władcy Iluzji, to musi. Clive reżyseria Clive scenariusz na podstawie własnego opowiadania. Ulubiony mu jak aktor lat 90. Scott Bakula, bo oczywiście znasz Scotta Bakula z najlepszego serialu science fiction też tamtego okresu, Quantum Leap, czyli... Jaki był polski tytuł Quantum Leap? Zagubiony w czasie. No, to jest. Uwielbiam go się. No i czy jest i fenomenalna zjawiskowa. Yy, yy, Fremke Jansen chyba mam tam. Dobrze pamiętam? O Jezus, zaraz, ja, ja, ja to pamiętam, zawsze nikt ciężko... nie pamiętam tego nazwiska. Widzisz, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam fatalną. Pan... Jeżeli to mówię że tam Famka Jansen jest to Famka Jansen na pewno. Tak. tak. Eee, ja mam straszną pamięć. późniejsza dziewczyna, znaczy nie, właściwie nie dziewczyna Bonda, no ale. E, albo równolegle te filmy powstawały, bo to w Lord of the Illusions to jest. Ee, Kurczę, to też jest jakoś 95. 95, prawda? tak. A Goldena jest 97, czy 95? 95. No, no to proszę. Ale w ogóle Lord of the Rings, to tak, to jakby czujesz, jakby ten w ogóle był. Znaczy, ja, go oglądając, tym bardziej miałem wrażenie, że to jest, że to jest nawet wcześniej niż 95. Że mi było tak trudno wierzyć, że ten film jest tak jak w połowie lat 90. I to tak. Znaczy, on nie jest troszeczkę inaczej zrobiony, ale yy, wiesz, no, klasyk. Yy, Takiego też takiego noir e, y, z, y, z, y, z elementami horroru, nie. To jest Harry Angel, nie? I on jest z 1987 roku. roku. Y, no, fantastyczna rola jaka tam De Niro i. i y, 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 Miki Rurke W ogóle też Kapitan. Jak ktoś nie widział właśnie Harry Angela, Fuh. uczta, uczta. Prze jeszcze czekaj, władca, władca iluzji jest troszeczkę. Y, y, lżejszym filmem pod względem właśnie jakościowym, ale jeśli ktoś lubi właśnie takie kryminały, trochę nuła właśnie z elementami yy, paranormalnymi, nie wiem, czy to mówię, super supernaturalnymi, tak, tak się ładnie mówi? to no jakieś to, to tam to takie trzeba. fantastyczne. Tak, mhm. tak, tak. I naprawdę więcej już nic nie ja mówię, bo, bo zabrałem dużo czasu na, na tego władcą. Yy, to co? To ja się tak zostawiam, bo ja myślałem o tym, żebym powiedzieć jeszcze co, jaką książkę przeczytałem, jak, jaki, jaki komiks przeczytałem, ale myślę, że zostawimy to i najwyżej jak będziemy chcieli, to potem porozmawiamy później. Teraz yy, na pewno w głowie ci się kołacze pytanie, czy będziemy rozmawiać o grach? <grym> <grym> tak. I to jest ten moment. To jest ten moment. I też właśnie będziemy rozmawiać o grach. Przynajmniej od, o, zacznę od jednej gry. Yy, właśnie w klimatach takich, yy, no, horrorowatych. I moje pierwsze pytanie jest, czy miałeś okazję zagrać właśnie w The Dark Pictures Anthology, czyli i pierwszą część z tej antologii, Man of Medan, czyli Medan. Trochę, trochę mi się udało pograć. Trochę mi się udało pograć. Mm -hmm. e, tak rzutem na taśmę e, sprawdziłem, bo powiedziałeś mi, co to za gra jest, i, i, i ja wiem, jakoś totalnie pominąłem. To znaczy, gdzieś tam mignęła mi, ale. Mm... To, jest go, to jest gra w ogóle studia, które no, zrobiło wiele, wiele gier. Ale tak, żeby najłatwiej właśnie określić, czym jest Dark Pictures Anthology, to jeśli ktoś grał w Until Dawn, to to jest. To, to jest takie Until Dawn, tylko troszeczkę uproszczone. W formie takiej właśnie antologii, że każda ta historia a do tej pory wyszły dwie, właśnie ten Man of Madden i Little Hope, to są właśnie takie zwarte w sobie historie, yy, gdzie. Yy, no nie wiem i że No, no niestety no, w jakimś tam stopniu delikatne spoilery y, będą, więc tutaj. Y, A ty te skończyłeś? Ja tak? skończyłem nawet. No, nie jest bardzo, bardzo długi. I, i czujesz, że walory produkcyjne faktycznie y, no, sprawiają, że no, gdyby oni wydali całą antologię jako jedna wielka gra, to wtedy można powiedzieć, że okej, okay, to jest bardzo duży produkt. E, ja, ja miałem wrażenie, że. Y, że ona się nie umywa na przykład do Antildon. Jeśli na przykład Antildon bym postawił gdzieś, to powiedzmy, nie, dałek 8 na 10, nie? bo mi się ta gra naprawdę podobała, to tutaj to taka szósteczka, piąteczka byłaby. No tutaj przede wszystkim jest różnica, bo Antildon to było jednak robione na silniku Decima, e, który, który mieli urzeczony od e, Guerrilla Games. Mhm. I też robili to pod, e, no jakby nie patrzeć, Wydawcą, którym był Sony. No to były tutaj sobie postanowili to wydać na wszystkie platformy, nie chcieli być yy, ograniczeni do tylko jednej platformy. Co, co było też sobie ciekawe, bo Supermassive chyba do tej pory robi, było stricte związane zawsze z PlayStation, prawda? No tak, nie, nie, zdecydowanie. Oni tam oczywiście wydali yy, jedną grę, która prawdopodobnie była jakimś tam yy, wybrykiem: Doctor Who and The Eternity Clock. I to była, mm -hmm. to była gra, prawda, na licencji, zrobiona pewnie dla BBC, nie wiem, 8 lat temu, ale tak to wszystkie sześciuteńkie gry do właśnie wydania The Dark Pictures Anthology były, były na, na PlayStation. na no PlayStation i VR i to czasami. widać, że ten, to jest, nie wiem, czy to jest Unreal Engine, to jednak yy, i ta animacji postaci, i to takie takowate poruszanie się, bo tak nie było w Until Dawn. Ja doskonale mm -hmm. ja pamiętam, tak. że to się tam lepiej sterowało. Natomiast jedna rzecz została. Tak. Bo, yy, znaczy jedna rzecz z tych takich negatywnych, że nie poprawili jej Antildam, e, to są te potworne uśmiechy, które wywołują ciary na plecach. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wszystkie postacie. Mika twarzy jest straszna. Tak? W Man of medan, ale chodzi generalnie miał zęby. To są po Aha. prostu tak straszne zęby, że ja mówię, ja mamy jakiś DSD Jesteś jakimś zębofobem. Po, nie, nie, po, po anti -down, jak tam były właśnie, te, bo to przede wszystkim Anti-Down miało znane, znanych aktorów yy, i yy, ta cała, cała obseda to może być, tam Rami Malek, yy, ta dziewczyna z Heroes, yy, co, mm -hmm. co ma bardzo trudne nazwisko, yy, Bret Dalton, no, no, Peter Stormare, tak? To były znane twarze i, i, i one otwierały usta i widziałeś te zęby, one się uśmiechały bo te, te uśmiechy to było koszmarne. I tutaj to samo jest. Dark, dark Pictures ma identyczną. nawet te twarze są całkiem okej, okay, dopóki w pewnym momencie się nie, nie otworzą ust, i jest strasznie. Nie, nie, też też na to, co Ci wymagają, chociaż nie na same zęby, tylko na, na, na pewną taką. taką problematyczność mimiki, że, że pewne rzeczy były. Bo wiesz, wszystko i tak tam. Tamy, Widzisz, bo, bo sama gra, tak, że tam podejmujesz pewne decyzje, podejmujesz tak. e, w, decyzje na przykład podczas rozmowy i możesz zareagować w ten sposób, w ten sposób, więc jakby jest reakcja drugiej, e, drugiej strony, na przykład tam jakiejś tam, e, postaci, ale, ale nie, czasami masz takie ostre cięcia i widzisz, ta gra ma jedną rzecz, której na przykład nie miało Until Dawn. To To jest e, gra wieloosobowa. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję spróbować to, że mm. tam trybka na Znaczy, no tak mówię, pewnie, pewnie nie miałeś. Ja, ja, też, ja też tego tak za bardzo nie spróbowałem. Ale, no. ale chodzi o to, że y, gra jest. Ale Antyrig tam też miało chyba tryb kanapkowy. To tak, nie tylko miało. że tutaj, tutaj generalnie masz taki tryb, że możesz grać. I, i ja bym chciał to zobaczyć, bo jak my byśmy grali razem, ty byś sterował pewnymi postaciami. My nie zawsze jesteśmy w tym samym momencie, znaczy w tym, w tym samym pomieszczeniu, bo tam jest pewne rzeczy się dzieją równo, równolegle i. Aha. Yy, I po prostu my byśmy grali i wiesz, i moglibyśmy się spotkać, nie, prawda? Gdzieś walczyć z tym, tymi, bo no, to jest właśnie ta, ten element spoilerowy, o którym muszę powiedzieć, że gra zaczyna się od tego, że widzimy yy, coś, co się dzieje yy, podczas chyba II wojny światowej. 1947 tak? tak? 47? Mm -hmm. no, no, to, no to po, tak. no nie, ale chodzi o to, że to jest yy, że tam jest właśnie wojny wojenny, tam, tam się coś dzieje, coś strasznego. I później, jak się przenosi właśnie do, do czasów współczesnych, widzimy niemal jak to w, w Slaserze y, grupkę młodych ludzi, którzy wybierają się na, na nurkowanie. Gdzieś tam wiedzą, będzie jakiś wrak, przynajmniej mają taki cynk. I no, to taki, taka frajda, taki wypad y, młodych, y, gniewnych, bogatych, z dużych miast i nie tylko. I ta ekipa właśnie się składa tam z, z młodej pani kapitan, z, z, z dziewczyny, jej brata jej narzeczonego i brata narzeczonego. Więc po prostu taki, taka, jak to się mówi, też przekrój typowy, stereotypowy, nie, jak to jest w takie wiesz, takie tokenowanie, nie? Że, że każdy ma jakoś tam, że, jest, że mm -hmm. jest inteligent, że jest e, wesołek, że jest e, blondynka, że się tak wyrażę, że jest e, ktoś e, taki sztywniak, nie? I tak dalej, no nie? Ta, pani kapitan, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu... Tu zaczyna się coś, co, co właśnie możemy takie określić takim slasherem, nie? i później dochodzi do, do takiej sytuacji, gdzie koniec końców, jakby oni lądują na tym. Na tym lądują. Jakby zna y znajdują się na tym, na tym statku, który wcześniej, właśnie y 60-70 lat temu, no, najwyraźniej zaginął. No i tu zaczyna się ten horror. I ten horror, właśnie, no, wygląda tak, że chodzimy po tym statku mamy mnóstwo męczących, moim zdaniem, quick time eventów. Ja w pewnym momencie po prostu się zagapiłem, no nie, nie, nie wcisnąłem na, w odpowiednim momencie i mi postać niestety zmarła. Wiesz, a, i to to, jest... Ja już też tak mam taką sytuację. I, a tylko dlatego, że po prostu się Ale spodziewałem to... i po prostu mówię, kurczę, ja muszę tak w, w każdym momencie być ten... I w, też jak grasz samemu, to widzisz takie dosyć nieeleganckie cięcia, przejścia, mm -hmm. które nie pasują, wiesz, przejścia ze, ze sceny do sceny, że na przykład... Gdzieś tam coś otwierasz, nie, coś powinno być, a nagle jest jakby przeskok, jakby zupełnie coś innego. I. A z tymi samymi postaciami. Nie to, że po prostu nagle przeskakujesz, i masz, wiesz, kogoś innego pokazanego. I. No, sama gra ma też pewne takie elementy, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, bo wszystko jest zrobione w takiego, właśnie w formie takiej antologii. I raz na jakiś czas są takie przerwy, gdzie mamy tego. Na... Nie narratora, bo nie jest sumie ale on jest tym takim gospodarzem tego, mm -hmm. tej, tej, tej antologii. On, on jest kimś, kto się jak... też pojawia. On się też pojawia w samej grze. W tych, ja już go zauważyłem. Odbijał A. się w szybie podczas burzy na, na, na tej naszej łajbie, na której zaczynamy. Odbijał się w szybie, tak, to było na pewno on. No, to jest coś Może być kwestia tego, wie, jak to w, w filmach niskobudżetowych <noise> musi użyć tego samego aktora albo to ma jakieś tam znaczenie nie, to, 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 to była jego postać to nie był ten aha. sam aktor to, że, że aha, to ja, był ten sam, nie, bo ja widziałem na przykład żołnierza, który wygląda aha, a widzisz którym, ja... który szedł, szedł, wiesz co, szedł e, korytarzem na początku jak mamy prolog tak a tutaj jeszcze słuchaczom powiem jedną rzecz a propos prologu, bo ja jestem na etapie około półtorej godziny i yy, już wylądowałem na, bo tak mniej więcej trwa czas, który trzeba poświęcić na wylądowanie na tym okręcie yy, amerykańskim z II wojny światowej to jest około półtorej godziny, ja już tam wylądowałem yy, czyli trochę się dzieje jeszcze przed tym wszystkim a, ale... Mm, sam prolog, sa, sa, sama lata 47, to jest trochę tak, jak przejmę takie skojarzenia, że będziemy mieli mm, coś, ala e, powrót żywych trupów, e, bo tam mamy taką sytuację z, z jakimś czym substancją, która się wydobywa, i tak się zastanawiam, czy to będzie właśnie powrót żywych trupów, czy na przykład e, czy, czy ty, czy ty tałeś, czytałeś albo słuchacze czytali taką książkę z lat o Jezus, z bardzo dawnych. Sprzed mm -hmm. 20, pewnie zjawa Roberta McComona, gdzie mieliśmy Haiti i łódź hitlerowców, e, łódź podwodną hitlerowców, która, którą też wydobyli nurkowie, tak. e, którą przypadkowo znaczy tam, ta załoga cały czas żyje i wychodzi, terroryzuje wioski. Czy to będzie coś takiego? Nie, nie chcę ci za bardzo zdradzać, ale wydaje mi się, że się rozczarujesz. To nie się nie, nie mi... wiem jeszcze, czego się rozczaruję, bo ja grałem właśnie w Until Down i tam ta ekipa bardzo często stosuje ten dym ilustra, czyli coś sugeruje, że to może, tak jak było w Ventil Down, myślałeś, że będzie Wendigo, że będzie morderca taki, że będą duchy tych, tych sióstr, tak? no a to wszystko nie no to zdecydowanie e... coś, coś się dzieje tak że tutaj kształtowanie sporo było ale ja też podejrzewam że ta, ta substancja która się wydobywa to wcale to nie musi reanimować e... bo już na sam początek sugeruje że to może być zupełnie nie no kierunku. to chodzi o to że, że ludzie mają po prostu te wizje to, to też właśnie tak, że, 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 że po prostu widzą tak tak, i, tak że ktoś dzisiaj tak jest ja, te... widzą coś strasznego i i to w, i sposób, w jaki reagują, no nie, no to po prostu też może doprowadzić do szaleństwa. Nie. I tam oczywiście to jest ta, ta część, właśnie, ta, 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 ta główna, no nie, gdzie gdzie chodzimy po tym statku. no, Mnie męczyło to, że tam właściwie jedynie co było straszne, znaczy nie, dwie rzeczy, które były straszne. To, że po prostu non-stop były jumpscary, czyli takie, że gdzieś tam zaglądasz i nagle wyskakuje ci coś. Gdzieś tam zaglądasz, nagle widzisz twarz. Gdzieś tam zaglądasz, otwierasz coś i nagle ci coś wyskakuje. Cały czas to były te. Albo właśnie te wszystkie takie minigierki związane z albo z quicktime eventami, gdzie musiałeś właśnie, nie wiem, B, A, Y, X nacisnąć i, i e, wiesz, jeśli popełniłeś błąd, no to. W, e, w najgorszym przypadku, no nie, powiedzmy, no musiałeś coś jeszcze zrobić i mogło być się udać, uciec, albo, albo po prostu, no nie, no twoja postać nie najlepiej kończyła. No i też takie minigierki, gdzie się taką grę rytmiczną, że musisz jakby uspokoić mm -hmm. y siebie, tak? Po prostu masz taki, y coś w rodzaju takiego AK AKG, musisz A. tak w odpowiednim momencie nacisnąć przyciski i no. No to jedna, jest stresujące jedna że. że żeby jedna nie rzecz zobaczyłem, która wydawała mi się straszna. E, to był taki moment, że mogłeś sobie chwilę pozwiedzać mm, i wszedłem do toalet. Mhm. I tam przechodząc między kabinami, e, coś tej, w tej jednej kabinie było. Oczywiście, jak już, to, to był taki moment, że rzeczywiście zareagowałem. E, no ale tutaj. Ja już, ja już jestem na sztywne, właściwie to wiesz. E, e... Nie, nie, nie starałem się nie poskakiwać. Może jestem też bardziej... był jakiś taki moment, że, że faktycznie totalnie z zaskoczeniami coś wzięło, że się tak dygnąłem, no nie? Aha. Ale to jest tak ciekawe no. tych systemów. Tak wiesz co, bo one są zaznaczone, nasze wybory są zaznaczone albo ikonką serca, albo ikonką rozumu. I to już bardzo na samym początku sugeruje nam pierwsze, pierwszy wybór, jaki mamy, czyli starszy brat pyta się młodszego o coś. Mm, co okazuje się tak naprawdę, że chce się do, zapytać, czy się powinien oświadczyć swojej dziewczynie. I, i mamy yy, postać, którą w tym momencie sterujemy, mówi słuchaj, przemyśl to, albo kieruj się yy, no, Nie yy, będzie że sercem. Guts, no, no okay, bo to tam hmm. jak jest przetłumaczone follow your guts. Yy, i, I jestem Już, właśnie ciekawy, czy... Sam, yy, nie wiem yy, Niektóre moje wybory serca yy, nie są przypadkiem, czy jakaś tam, no nie wiem... Odruch, który był powodowany strachem, czy jakąś empatią, um, będą jakoś bardziej premiowane w negatywny sposób. Że na przykład wiesz, że, że zabrałem nóż i przypadkowo kogoś tym nożem zabiję, czy raczej mm, mhm. kierując się taką chłodną kalkulacją i, i rozumiem, to się zapędzę wiesz, w jakiś taki koziur. Ja zauważyłem jedną rzecz, że czasami jesteś, że jeśli s, y, 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 gdzieś tam zbyt długo, właśnie spędzisz czas na takich pierdełkach, rozmowach to czegoś innego nie zrobisz. Na przykład czegoś mm -hmm. nie podniesiesz, czegoś tam, więc czasami nawet jakby, nie wiem. Bo są czasowe rzeczy, tam tak. są czasówki. Tak, że, że po prostu podejdziesz gdzieś tam, mamy... coś, tak, coś zrobisz i ja, wtedy okej, okay. nie zdążyłem jeszcze obejrzeć czegoś innego, bo już się odpaliła kolejna animacja, nie? że coś tam tam. Ja się zastanawiałem właśnie, czy to jest kwestia tego, że yy, przekroczyłem na przykład, wiesz, jak to jest, taką niewidzialną barierę w grze, czy na przykład, że ruszyłem jakiś przedmiot i to odpalało, czy właśnie teraz, jak mi powiedziałeś, że to są czasowe, to tak, to jest bardzo mm, widoczne. Ale mm... ale wiemy o co się chodzi. chodzi mi... Bo ja szczerze mówiąc, to oprócz tego, że te relacje no nie, między tymi postaciami, yy, no przynajmniej ja próbowałem, wiesz, bardzo łagodnie powiedzieć. Zawsze byłem taki ugodowy. Nie starałem się być opryskliwy w tych odpowiedziach i tak dalej, albo oskarżycielski, bo tam już na początku jest, że, wie, że okazuje się, że to powiedzmy tak, pani kapitan, może mieć lewe papiery. I była kwestia, czy mówić o tym, czy nie mówić, czy wiesz, i ja tak dalej, ale po co, nie? Jakby nie... nie, nie. O kurczę, ale wiesz co, to jestem, jestem w szoku, że, że to, ten, bo ja nie miałem tutaj tego wątku. Bo może może nie, Bo będę... wiesz co, bo, a byłeś na tym, na, na, na tej łódce i zaglądałeś w różnych szufladach i bawiłeś się tam? tak? Tak. Widziałem jej, jej ten. Jej no nie, to chodzi o to, że karkę. jak oglądasz właśnie ten, to, to on mówi, że ona nie wiem, jakoś tak śmiesznie coś tam wygląda tak nie, nie, nie do końca, nie? Tam gdzieś tam. widzisz to jest być może. Ale to się już później nigdzie nie pojawiło u mnie. Nie, bo to nie ma to znaczenia prostu... tak naprawdę. Wiesz, bo ja doszedłem... Ale już te relacje się psują, nie? A i też mi się wydaje, że nasze wybory, bo tam zauważyłeś, że masz takie, jak otwiera się menu m, tych naszych wyborów i tych różnych cech, które mamy. To potrafią się y, zmieniać y, te cechy główne, które tam się pojawiają. Na przykład, y, jeżeli jesteś cały czas poważny, to ta cecha zabawny znika. With, znika. Ale to jest widzisz. Y, to... I czy to nie będzie tak, że później pewne wybory nam znikną, bo, bo my jesteśmy poważni, twardo stąpujący po ziemi, więc jakieś, tak chociaż ta postać miała gdzieś napisane zabawne kwestie, to one już nie będą do wyboru, bo wcześniej podejmowaliśmy poważne. Y, Zastanawiam się, tak nie Zaznałem ma. Ta gra, ta gra chce, żebyś ją później jeszcze raz rozegrał, może w inny sposób, i zobaczył, czy możesz coś inaczej zrobić. Bo, bo ten komentarz, właśnie tego gospodarza, po przejściu tego, tego epizodu, no, no taki jest, nie? że mówi, a gdybyś mm. zrobił tutaj taką inną decyzję, i tak dalej. No bo przyznam się, że tak bez bycia powiem, że dwie osoby niestety nie, nie przetrwały tej, tej, tej eskapady mojej. I, no moja, moja już w pierwszej godzinie jedna, jedna, jedna postać się chyba zginęła tak, więc, więc to jest, to jest <grym> tak, że dopłynąłem nigdzie Aha. no więc to jest kwestia właśnie taka, że no, na pewno te decyzje wpływają na pewne rzeczy tylko ja w pewnym momencie zupełnie zignorowałem te wskaźniki które widzisz właśnie te, 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 te wskaźniki sympatii te znaczniki, wiesz, bo tam masz czy wiesz, szeczka w dół to jest czerwona, strzałeczka w górę zielona no nie, i to rozumiem, że budujesz pewne Mhm. Zastanawiam się, czy, czy to w jakim stopniu mogło wpływać na, na to, że powiedzmy, gdyby ta postać cię nie lubiła, to by, gdyby od tej postaci zależało, czy ty przeżyjesz, czy ona ci pomoże, to ona by ci nie mogła, ale ciężko tak naprawdę mi stwierdzić, czy na, na jakimkolwiek etapie był taki moment. A e, powiedz mi, i, i miałeś tam jest ten ten sytuację ten? z wypływaniem. E, widzisz ogień i, i uległeś, znaczy pokusie i wypłynąłeś szybciej, czy, czy jednak y, musiałeś tam dekompresję odbyć? Mm. Za pierwszym razem, za pierwszym razem, znaczy nie, wstrzymałem się i dopiero za drugim razem wypłynąłem, kiedy zobaczyłem, właśnie ten. Jakby za pierwszym razem się zatrzymałem, później za drugim razem się mhm. nie zatrzymałem, a później po prostu przekonałem tą osobę, żeby nie piła alkoholu, yy, tylko wodę, bo, bo podobno właśnie przy tym to jest szkodliwe. No i nic się nie wydarzyło strasznego pod tym względem. Ale A, widzisz... jednak, bo ja, ja się wstrzymałem, ale teraz jestem ciekawy na przykład, gdybym rzeczywiście... Nie wypił piwka. Mm, nie, nie, bo, e, bo ja się wstrzymałem za pierwszym, drugim razem i w ogóle później drugiej takiej rozmowy o tym piwie nie było. Że nie było powstrzymywania osoby przed piciem piwa. E, i, I później zastanawiałem się, czy na przykład gdybym wypłynął, to, czy ta choroba dekompresyjna by e, miała jakieś znaczenie dla fabuły, czy coś by się działo. Wiesz co, to, co tak, przeszło tak, takie wizje nie. i tak dalej, że, że, że nie. Zresztą ja yy, nie, nie mam pojęcia, no nie, właśnie nie jestem nurkiem, więc nie wiem, jak, jak, jak to działa, bo yy, wiesz, ja tam mam taką wizję, że yy, prawdopodobnie to powinno się eksplodować, wiesz, płuca mogą być się rozsadzić, yy. cokolwiek mm. Ja wiem, wiem, skąd, skąd tą scenę masz, bo ja też miałem przez wiele lat, mnie prześladowała, bo yy, Deep Space, na... nie, bo jak się ten film nazywał? Deep Deep Star Six. Tak, 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 tak. I tam była scena, gdzie Miguel Ferrer chyba, czy mm -hmm. mm, tak dobrze mówię. E, on on w, uciekał z tej podwodnej bazy i go rozsadziło w, w tej kapsule ratunkowej, że tam wiesz zaczął krwawić ze skóry. E, ale to chyba była za niską. No tak, ale ale, ale a propos tych <grym> 30 metrów. To... <grym> Ta, ale to propos tych mechanik. Nie wiesz, bo chodzi o to, że to jest tylko wtedy, kiedy oddychasz tą mieszanką można, nie tym, tym skompresowanym tlenem wszystkiego, bo. Ci tacy nurkowie, głębinowi, znaczy nie nurkowie. Ci ludzie, którzy nurkują bez sprzętu, wiesz, mhm. biją te rekordy i potrafią zejść. No mogę tutaj się przestrzeić, Ale wydaje mi się, że tam potrafią zejść na przykład na 200 metrów i później to oni nie potrzebują tego, bo oni to, bo oni po prostu wstrzymują. Organizm tutaj... się. No tak, nie, to jest kwestia tak? tego, ale oni potrafią wytrzymać kilka minut, wiesz, bez. bez... Znaczy, wstrzymać oddech na tak długo, więc to jest. Znaczy, ja chętnie jeszcze tutaj, powiedzmy. Z Bernardem z... musisz o tym porozmawiać. Czy znaczy Bernard jest specjalistą, w cudzysłowie, no nie wiem, czy się tak tytułuje, ale Bernard miał bardzo długi epizod nurkowania, ostatnio no. trochę mniej, ale, ale no właśnie, to jest kwestia tego, że musisz kontrolować tą mieszankę. Na pewnych głębokościach to wiesz, ona się zmienia. Wiesz, to jest, to jest coś, co, co, co nie jest takie, a biorę sobie butlę i będę sobie pływał pod wodą, nie? To, to, to zupełnie tak nie. Nie działa. No oczywiście to wszystko zależy od głębokości. No nie? Ale my nie mówimy o tym, że będziesz sobie nurkował, wiesz takim z, z, w basenie, tylko, tylko o, o poważnych tam y, y, nurkowaniach na kilkadziesiąt metrów. Ale właśnie tam, tam jest parę takich rzeczy w tej grze, na przykład jak te, y, to, że y, masz te obrazy, które ci niby coś tam podpowiadają. I widzisz wizję przyszłości, ale w żaden sposób. Y, nie wiem, nie wiedziałem jak z tego korzystać, jak, jak na przykład miałem się sugerować, żeby na przykład, wiesz, zobaczyć tą wizję, nie wiem, czy chyba, że ewentualnie znalezienie tego obrazu pozwalało mi na to, żeby, że, że na przykład to mogłoby się wydarzyć. Nie wiem, czy, czy, czy wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Widziałeś te obrazy? Tam bo to już nawet na ulicy tak. jest ten jeden obraz. taki. dwa są chyba na łódce. Tak. Eee... I wiesz, i, i okej, okay, no nie wiem, nie wiem, jak to działa dokładnie, ale no, to jest jakby jakaś y, przepowiednia y, przyszłości, nie, widzisz właśnie coś, coś strasznego. A druga jest to, że na przykład ten sam gospodarz w tych momentach postoju, tych takich przerwach reklamowych, on ci mówi, czy chcesz dowiedzieć się, co się stanie? Wiesz, czy ci coś zdradzić, i tak dalej. I ja za każdym razem wiem, tak, jasne, nie? A i tak nic nie wiedziałem, co mi tam mówi. W ogóle, chyba, że po prostu zupełnie nie słuchałem, jakby ignorowałem to, bo, że, bo, bo yy, tak naprawdę. No bo trzeba zaznaczyć też słuchaczom, że. Gra jest pozbawiona polskiej wersji językowej, przynajmniej na Xbox. A, zapomniałem, że to dla ciebie jest taki nie, punkt nie honoru. Jest dla mnie jakiejś, nie jest jakimś. Xbox problemy, nie ma uważam, uważam, że. Nie czy dyżem, że też na PlayStation też nie ma tej, tej polskiej wersji językowej. No ja Sakra krable. Ale uważam, że to jest jednak trochę. No, no nie, a... no wiem, wiem, ale. ale, ale... Daj, dajmy, dajmy, dajmy im spokój, niech, niech, już, niech już przejdzie. Nie, ale powiedz tak, że... Ale generalnie, jak oceniasz fabułę? Znaczy, to, jest, to jest tak, że ja jestem bardzo ciekawy i na pewno jeśli się ten e, Isle of. E, nie, Little Hope, przepraszam, Little Hope, bo to już jest, już jest w ogóle Little Hope jest, e, wyszło, a e, trzecia część tej antologii, już nie wiem jaki jest, to już jest zapowiedziana i ja domyślam. Of Ashes. Tak, tak, domyślam się, że one będą w jakimś stopniu mieć wspólne elementy, bo e, w klasycznym stylu, kiedy powiedzmy bohaterowie odpływają w stylu zachodzącego słońca, mhm. mamy napisy końcowe, mamy tam rozmowę z tym gospodarzem, to mamy jeszcze tak zwany e, filmik po napisach, mhm. który, który no, sugeruje, że e, jak, to, jak to właśnie, w, czy w piątku 13, czy coś, że powiedzmy, no sprawa jest otwarta, nie? I, I że coś tam jeszcze może być. E, te. Jestem bardzo ciekawy, czy, e, i to jest to, że no, mógłbym to sprawdzić, jakbym zagrał Little Hope, od razu wiedział, ale ja mam takie wrażenie, że każda antologia musi mieć, znaczy musi, nie musi. Bo, 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 to, nie, bo to Akad nie jest główna całej antologii, ale tutaj Akad może mieć jakiś taki element wspólny. To może być właśnie ta skrzynia i tak dalej. Wiesz, jakby, że jakby w każdym tym, yy, tym epizodzie, w każdej tej historii może być ten motyw ze skrzynią. Tylko, tylko wydaje mi się, że lepsze byłoby to, gdyby, gdyby nie powielali jakby tego samego pomysłu na straszenie. Tylko, że w innej sytuacji, z innymi bohaterami i tak dalej, tylko po prostu y, pobawili się konwencją i zrobili coś innego. No tak jak na przykład masz y, American Horror, nie? No, bo mm -hmm. to też jest rodzaj taka antologia, tylko, że no roz, rozkrojone na no, odcinki. I, I oni się bawią po prostu innymi tymi, to tutaj też mogłoby tak być, no nie? Okej, okay, mieliśmy taki slasher y, z jakimiś tam y, tymi, to teraz możemy mieć na przykład, nie wiem, no nie chciałbym też na przykład, żeby, okej, okay, to teraz będziemy mieć zombiaki, albo teraz będziemy mieć nie wiem, coś, coś innego, nie? jakieś tam potwory z, z kosmosu. Czy coś, ale no to, 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 jest, to jest interesujące. Nie? No. Tylko tak jak mówię, no, widać, że, że walory produkcyjne nie są, nie są wysokie, że, że tam dużo szyją. Ale sama koncepcja jest interesująca i na pewno poprawiłbym pewne elementy związane właśnie, czy zasterowanie tak powiedzieć, nie, że to chodzenie jest takie jak. Jak w Resident Evil pierwszym z pierwszego PlayStation. Nie? Takie te, mm -hmm. No, oczywiście to nie Dokładny jest. To czołg, taki, tak. Ale... Tylko rzeczywiście no sterowanie już nie jest czołgowe jest trochę inaczej, ale, ale yy, wiesz, gra na przykład daje ci możliwość w pewnym momencie, że możesz biegać, ale później na przykład nie. I tak, tak wybiórczo ci tak traktuje to. A, a, a ta gra potrafi być wolna, potrafi być yy, irytująca. Nie? No. Zresztą to jest jakby tak, że właściwie chodzisz po tych wszystkich pomieszczeniach tylko po to, żeby później dojść do kolejnego elementu, w którym będzie właśnie cute i jakaś tam, bo podnosi jakieś przedmioty, ale one nie, nie przybliżają cię do tajemnicy w żaden sposób, mm. wiesz. Znajdujesz no jakieś, jakieś kartoteki, no jakieś te... Są, tak, jest tam takie jakieś... Taki, tak, jest chyba. jakiś tam dziennik pokładowy, który e, ciut więcej zdradza, no ale tu nie mamy do czynienia z, 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 e, prawda, z zalewem informacji, jak na przykład w kontrol, nie? Więc, więc to... Więc, e, no być może jak, jak już przejdziesz ten, 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 ten epizod i będziesz chciał właśnie tak wtedy jakby podsumować te swoje wrażenia, to możemy jeszcze wrócić do tego tematu, ale mi się wydaje, Możemy, że... też, możemy też kupić na przykład drugą część. I... No tak, wesprzeć twórców, <laughs> tak, tak. No i, 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 i zobaczcie, jak to się, jak się... Wiesz, no ja no ja nie mówię nie. Mhm. Ale, ale... no ale a propos kontrol. Mówiłem ci już, że przyszedłem? Mówiłem. A to, to pisałeś mi chyba. Tak? tak, i to też będzie troszeczkę spoiler, to też zaznaczam w takim razie, że, że będę mówił o pewnych rzeczach. Bo rozmawialiśmy właśnie na temat zakończenia. Fantastyczna oczywiście. gra pod względem, właśnie rozgrywki, fantastyczna gra pod względem klimatu. Bardzo lubię też tam Jessie, główną boaterkę, bardzo mi się podoba e, jako postać, ale to właściwie ona, ona nie ma jakiejś takiej bardzo rozbudowanej osobowości. Nie? To, ale, ale jakby w jakimś stopniu ją poznajemy i ona mnie nie, nie, nie odrzuca jako taka. Heroina. Ale to, co. Myślałem, że ktoś za mną chodzi. Widzisz duchy, kurczę, słyszę jakieś mm -hmm. kroki. A to może moje skrzypiące krzesło, właśnie. Zmieniłem ostatnio krzesło na, na mniej skrzypiące, ale teraz coś jakby ktoś stąpał. Nie Już, wiesz, czuję tutaj. No, podniosło mi się dzisiaj. Yy, ale wracając do kontroli. Przeszedłem, ale zupełnie nie wiem, czy ja liczyłem na jakiś niesamowity twist, że, yy, że to zakończenie mnie w żaden sposób nie. Nie usatysfakcjonowało. Zresztą ta gra jakby kończy się raz, masz napisy końcowe, później trochę grasz i kończy się drugi raz. Nie wiemyś też. Czy to jest jakby standard. Mm -hmm. To jest standard. Tak, a później jest jakby gra otwarta, czyli możesz te wszystkie misje, które nie dokończy, których nie dokończyłeś. I ja na przykład przeszedłem grę zupełnie pomijając wiele misji, które się robi dla tego woźnego, które ci dają mm -hmm. dodatkowe moce i wiesz, ja przeszedłem grę bez, bez tego Dasha, no nie tylko tych uników, bez jakichś takich innych, tak jak mówię. No kurczę, no nie, ja to, to zupełnie, znaczy traktowałem to jako misje poboczne zupełnie niepotrzebne i, i, i się tym nie zajęłam, a to, to naprawdę są sympatyczne takie tak. Tylko że to jest. To jest, to jest... Chyba, tak jak chyba rozmawialiśmy wtedy, kiedy ja w to grałem, to powiedziałem, że misje poboczne są ciekawsze niż wątek główny. Tak, znaczy, no misje poboczne. No chę... Ale one mają w, wszystkie, wszystkie te, te misje poboczne mają właściwie taki jeden, jedną cechę. Że tak naprawdę są tylko powodem Dlatego, żeby gdzieś tam sobie poszedł i pobawił się tymi mocami, postrzelał mhm. i. i te. Oczywiście są później te takie. E, oj, zapomniałem, jak się. E, te, 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 ten świat takich tych zawieszonych bloków, taki astralny, mhm. gdzie mamy taki trochę taką, taką grę platformową, gdzie ta walka. So, że, tak, że wchodzisz przez tą chyba z, y, szafę grającą, dobrze mówię? Nie, ta szafa grająca to jest. To, są to, to jest też y, ciekawy dodatkowy element, bo to są te takie. Y, bardziej jakby takie sprawdziane dla ciebie, gdzie masz ograniczony czas mm -hmm. i musisz wykonać pewne czynności. I to jest, to jest taki bardziej rkd element, który nie ma nic a ty wspólnego mówisz, z... że platformowy, tak? To są te to takie... Tak... No te takie bloki takie zawieszone, po których skaczesz, gdzieś tam, masz takie... Na początku one są po to, żebyś na przykład, nie wiem, przeszedł i nauczył się tych umiejętności specjalnych wykorzystywać, a później mm -hmm. te... Mm -hmm. Masz rację, wiem o co ci chodzi, tak. I to jest kapitalna Ale... sprawa, bardzo mi się to mm. podoba. W ogóle cały... Cała ta, ta stylistyka, tej gry, ten klimat, no po prostu jest tak niesamowity, a jednocześnie tak fantastycznie mi się po prostu strzela, walczy, rzuca tymi mocami. No, wiesz, ja gram na, na, na komputerze, więc sterowanie mam pod myszką, więc to strzelanie jest błahe, jeśli chodzi o celowanie, a dodatkowo wiesz, jako że mam myszkę z wieloma przyciskami, to te wszystkie umiejętności specjalne, jak podnoszenie przedmiotów, wciskanie nimi, nie sprawia mi jakby. Na mnie to jest wszystko takie płynie. Ale nie czujesz się oszukany albo rozczarowany, bo na przykład ta gra na początku bardzo wiele obiecuje. Um, no pod względem fabularnym, tak. E, ja, ja wchodzę do tego budynku, sądziłem, że on się będzie zmieniał, a to mamy cały czas tam bryłę. Ja rozumiem. Bo słuchałem waszego podcastu, jak rozmawialiście z Kuldanem, zachwycaliście się Czas tam. się zmienia. Mm, nie, ono zawsze jest tak samo. Tam się czasami przesuwają w momencie, kiedy odblokowujesz. Yy, to początkowo jest taki, taka, taki myk, że jak wchodzisz do tego korytarza i spotykasz pierwszego zwoźnego, to tak jakby cały budynek się zmieniał, że chodzisz w kółko i nie możesz znaleźć wyjścia i tak naprawdę mm, te korytarze się przesuwają. Ale w momencie, kiedy już trafiasz do właściwego budynku, do biura, to, mm, no to te, te miejsc, pomieszczenia są tam, gdzie są, tylko czasami na przykład ściany się odblokowują. Ale to nie jest tak, że możesz gdzieś zabłądzić, bo. No nie, tam to zdobywasz te przepustki tak w... kolejnego poziomu, które odblokowują ci też inne, inne miejsca, inne przejścia. Znaczy, ja, ja wiem, wiem o co ci chodzi, ale mi się wydaje, że to, te miejsca są bardzo interesujące, że ten budynek jest bardzo interesujący. No ale miałem takie wrażenie, że znaczy, wiesz, no. Ja nie lubię kompleksów tak, takich fabryczno-biurowych i czuję się, może czuję się jakoś tak wiesz, jakoś nieszczęśliwie, ale dla mnie to było po prostu szare i. Męczące. Tak, brakowało a ja, mi. A ja miałem jakiś taki, taki dziwny klimat. Znaczy, Tutaj na pewno trzeba, tam jest na pewno stylowa ta gra, bo ona ma jest w jednej, w jednej bardzo mocnej konwencji. To wszystko jest e, fajne, jeżeli chodzi o spójność, mhm. ale no, mi się to nie podobało, ale mówię, ja byłem rozczarowany tym, że ta gra bardzo dużo obiecywała, a e, a te wszystkie przedmioty mocy, to ja miałem wrażenie, nie, nie zgłębiałem tematu, ale jest ta. Mm, Fundacja SCP Foundation, kojarzysz o co mi chodzi? Tak, tak. tak. E, ten otwarty projekt, taki, gdzie sobie ludzie piszą opowiadania, ale to tam, um, a propos tych, właśnie, dziwnych miejsc, obiektów i, i istot, i ta fundacja niby tam zabezpiecza te rzeczy. I to jest jakiś tam otwarty projekt, um, który jest kanwą dla jakichś gier. No Oczywiście tych, tych miejsc, y, mhm. tych, tych społeczności tam jest bardzo dużo, każda w swoim języku tworzy. Jest jakaś tam wielka um, Wikipedia, która to wszystko. Y, łączy. To to trwa już kurczę, no tam 12 lat. Ja mam wrażenie, że kontrol to jest po prostu e, copy w I tak samo, jeżeli chodzi o Ale wszystkie Ale to, to wiesz, że to, są... jest, y, że to jest... że to jest inspirowane... no nie, no, że to, to, to na 100% inspirowane. To, to, to jest nawet y, pod, po, podkreślone. Y, w tym sensie, że tutaj... że to, nie, znaczy, że to copy w jest y, jak, jak najbardziej... To co mówisz. Ale to gdzieś w, jakim, w jakimkolwiek miejscu w grze było, że na przykład, no nie wiem. Nie, znaczy w sensie e... nawet jak wejdziesz na. No, jedyne źródło informacji rzetelne, czyli Wikipedię, to masz napisane, że kontrol jest zainspirowany fikcyjną Aha. SCP Fundacją. Czyli właśnie tym projektem mhm. e, 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 historii opisanych przez właśnie e, e, ludzi, no nie tych paranormalnych obiektów, nie? I tak dalej. Więc mhm. to jest. E, i to jest nawet takie określenie, no nie, że to jest New Weird, nie, że to jest, to jest ten, ten typ. E, no. A właśnie, i e, chciałem, chciałem tutaj, zanim jeszcze będziemy rozmawiać, chciałem tutaj e, wszystkich architektów e, przeprosić za nazywanie e, tej architektury socrealistyczną. Ja po prostu miałem taki klimat, że mi się tak wydawało, że to jest taki, że ma trochę z tego. E, tak naprawdę to jest tak zwana y, architektura, y, z, znaczy to jest nurt architektury zwany brutalizmem. I to jest taki mm -hmm. nurt właśnie późnego modernizmu. I, i że najważniejsze właśnie tam y, są przestrzeń, konstrukcja i, i wiesz, y, y, no, to jest brutalnie proste, no nie? Wiesz, dane rzeczy, nie? Są takie, ale ale też ten, ten, ten budynek ma takie miejsca, jak mniej więcej to, o którym właśnie też wspomniałeś, gdzie, gdzie musimy tym takim labiryntem ciągle zmieniającym się przechodzić, gdzie, gdzie mamy no, taki bardziej klasyczny, wiesz, bardziej taki, taką architekturę, nie wiem, no, gdzieś właśnie tego końca, końca XIX wieku i to, to, to wszystko stylowo jest. Nie wiem, może nawet niech tutaj wchodzi w szczegóły, ale dla mnie ten świat jest bardzo różnorodny, że właściwie. Nie, nie było takiego momentu, żebym czuł się znudzony samym miejscem. Nie, nie wiem, czy to jest. E, czy czy nie rozumiesz? Że po prostu nie, nie czułem. Mhm. Ja miałem tylko jeden taki moment, no ja gdzie, ja gdzie na początku zmęczyłem. bardzo się zmęczyłem chodzeniem po tym miejscu, dlatego że nie, nie. Wcześniej to dojście do tej windy, tam od tego centrum dowodzenia, nie, było, było zablokowane, zamknięte, nie. Nie, ja po prostu zarejestrowałem, że tam nie ma przejścia. A później się okazuje, że tam jest to przejście, bo tam po prostu jest przejście do tej głównej windy, gdzie później ty, między tymi różnymi poziomami się, się e, przenosisz. I to jest i, i to mnie strasznie wtedy e, zmęczyło, ale w momencie, w którym po prostu ten, to już przeszedłem, to później właśnie zacząłem się bawić w, wiesz, w tą walkę wiesz dla samej przyjemności. Po prostu no, taką czyłem, zwierzęcą przyjemność po prostu Ciskania tym przeciwnikami, bo później dostajesz tą moc, no nie, jakby rozbudowujesz swoją postać, te, 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 te perki e, na tą moc, że możesz po prostu łapać przeciwników i nimi rzucać. I naprawdę e, to jest, ja to jeszcze raz powiem, już to wcześniej mówiłem, że to jest najlepsza gra e, nie z uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdzie jesteśmy rycerzem Jedi, który ma te wszystkie hmm. Jedi moce. Naprawdę jej tylko brakuje, głównej bohaterce, miecza świetlnego. Naprawdę. I tak to by po prostu byłaby lepsza niż, niż jak się nazywał ten yy, z Fallen Order, główny hmm. Batter. No. Kyle, no. Kyle, Kyle, dobrze mówię, Kyle? No. Nie wiem. No, ale w każdym razie, no to on jest pikuś przy niej, no nie? Chociaż oczywiście, no tak nie do końca, ale ale ja miałem dużo więcej Friday i satysfakcji e, z walki właśnie w kontrol niż, niż Jedi Fallen Order, naprawdę. I, i mhm. no, no nie da się na tego porównać. Ja w kontrolę potrafię wejść i pograć sobie tylko po prostu, żeby sobie po, powalczyć. I teraz przyszedłem ten, ten dodatek Foundation. Też specjalnie wiesz, nie wiem o czym on jest. Jakbyś mnie zapytał, co tam miałem zrobić, tak dalej, to bym ci powiedział. Powiedziałbym ci, jakie fajne miejsca tam zobaczyłem. Jaki, jakie niesamowite, właśnie brutalistyczne windy. W, w czymś, co mi przypominało jakieś kamieniołomy, widziałem, jaki, z jakimi przeciwnikami walczyłem, jaki, jakimi bossami, ale tak naprawdę to pff, zupełnie. Tak samo jak ten dodatek, też z Alanem No, jedynie to, że on mm -hmm. się tam pojawia w takiej formie astralnej, że gdzieś tam się wiesz, słyszysz jego głos i tak dalej. Ja nawet nie wiem, czy ja przyszedłem ten dodatek z Alanem Muszę mm -hmm. wrócić i Po prostu albo ja y, tracę gdzieś y, wątki, jak Gram. I zupełnie nie, 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 nie kojarzę, co się dzieje. Albo faktycznie jest jakiś problem z tym, jak, w jaki sposób ta fabuła jest w tych grach, w tej grze prowadzona. W tej grze jest fatalnie prowadzona. ja ja, ja rozumiem, że. Jak to jest moje zdanie, wiesz, ja są wiesz. super te znajdźki, tylko że one, one mi się nie kleją. to Dla mnie z tymi znajdźkami jest taki sam problem, jak ze znajdźkami na przykład w Metal Gear Solid. I ja miałem e, dużą przyjemność, jak na przykład w Peace Walkera, chyba tak się nazywa Peace Walker? Już nie pamiętam, na PSP. Jedna z tych części. E, tam się znajdowało to nagranie, super i tak dalej, ale ja musiałem je wszystkie znaleźć i dopiero wtedy jeszcze raz wszystkie, po, jak już wszystkie znaleźłem, opuścić, żeby zrozumieć, co to jest za historia, bo tutaj znajdujesz pewno jakieś mhm. kasety, nagrania i tak dalej, ale przez to, że granie pozwala na przykład ci słuchać, idąc dalej, tylko musisz się gdzieś zatrzymać, to jako, że ja i tak już założyłem, że mnie to nie interesuje, co oni tam mówią, bo po prostu nie śledzę tego, to ja po prostu już, a już macham ręką i szedłem dalej. Bo mówię, to co najbardziej mi się podoba to jest właśnie ta walka, to ciskanie i no nie wiem, no kapitalnie zrobili, że w ogóle, yy, yy, to jak tak, ty grałeś na PlayStation, tak? Tak. Nie miałeś żadnych problemów, słyszałem, że tam jak na, na, na Xboxie to strasznie, Nie, już, niska nie. i ja... w ogóle. Nie, było wszystko w porządku, już chyba też po takich większych paczach to było, Tak. bo ja w tę grę grałem, kurczę, żeby ci żeby cię nie skłamać... Mm. W, jakoś w kwietniu kończyłem ją? Tak. W połowie kwietnia, coś takiego chyba to było. Wiesz, ta grama cudowną uprawę, taką graficzną pod względem fizyki. Aha. Uwielbiam po prostu rozwalać, wyrywać jakieś kawałki muru, ciskać nimi, gdzieś coś tam rzucić, wiesz, rozwalić odłamać, zniszczyć. Wiesz, te wszystkie obiekty, jakieś krzesła, jakieś biurka, buch, użyć mocy, dmuchnąć tym. Papiery lecą, oczywiście te papiery później gdzieś tam znikają, ale ten, te elementy, te, te, te efekty cząsteczkowe są w tej grze. I tego mi ostatnio brakowało, bo, bo gry były takie, wiesz, wysoka rozdzielczość, te błyszczące, wiesz, to od czego żeśmy chcieli odejść z, z generacji tam 360 i PlayStation 3, że, że był ten dominujący Unreal Engine i e, tekstury, które się świeciły jak, e, prawda wiadomo, co psu. I od chcieliśmy od tego dojść, a teraz nagle do tego wracamy, bo, bo chcemy, żeby był ten ray tracing, żeby wszystkie powierzchnie odbijały naturalnym światłem, naturalne odbicia. A ja właśnie chciałem, żeby było to, co było w Kilzonach, żeby były te warstwy, mm -hmm. prawda, że one pozwalały w każdej tej warstwie coś innego obliczać. I były te elementy stoczkowe, były te pyły, były te rozbrytki. I tu jest to fenomenalnie zrobione. Po prostu, jak, jak jest jakiś, jak wchodzisz w dym, to wchodzisz w dym. I ten dym jest, i to jest rewelacja. Naprawdę, bardzo serio. No tak, rzeczywiście, jeżeli tak sobie popatrzeć na gry z tej generacji, tak sobie powspominać, to no to to fajnie to robi wrażenie, ale też zastanawiam się, czy to nie jest też kwestia tego, czy to jest taki właśnie wybór artystyczny, że, że możesz to, to obserwujesz i to tak jest bardzo widoczne, bo to się dzieje na tle szarej ściany albo szarej podłogi albo, no nie wiem, szarych schodów. Z i... ścian Albo brunatnych no, no, tak. wiaskini, tak, tak. No tak, to jest. Nie wiem, dla mnie bo te... obiecywałem sobie, może to ja, ale ta gra też trochę obiecywała. E, trochę więcej. No ale to. Nie, to może byś moja, chciał moja, jakieś jakiś kolory, super byś chciał. Nie, po prostu wiesz co? Y... Wiesz, no nie wiem, jest coś takiego, że jak w grzecie wysyłają do kanałów, to. Y... To tak gdzieś za plecami coś takie bó no to ja miałem mniej więcej po dwóch godzinach, trzech godzinach grania w tę grę, miałem takie właśnie, Jezu, znowu to samo, nie? O Jezu, znowu, znowu ta, taka ta kolejna ta lokacja. I nieważne, że wiesz, że one się. Trochę różniły między sobą, no bo w tym momencie trafiasz do kamieniołomów, ale ten kamieniołom miałem wrażenie, że jest z tego samego granitu, co te wszystkie korytarze i te wszystkie schody, i e, te wszystkie kolumny, czy grania stosupy mhm. stojące gdzieś tam. No ja miałem, byłem rozczarowany a, designem, ale to mówię, to jest moje odczucia są, bo pewnie w większości ludzi się to spodobało, bo to było coś, czego nie było, bo w wtedy mieliśmy takie przesyt art deco, tak jak y, wyszedł Bioshock, to. I, to Art Deco w Bioshoku było no, fajne, mhm. to parę kolejnych mm, lat były mniejsze, większe tytuły, które gdzieś to Art Deco przeszczepiały. Tak. Um, I tego brutalizmu y, rzeczywiście jakoś specjalnie nie było. No ale mnie się akurat to, no, nie, chyba może sam, sam tego nurtu w e, architekturze i sztuce nie lubię i, i Um, Iż... kojarzy mi się, ale do, do, dobrze ci się kojarzy. Moim zdaniem się super ci kojarzy z socrealem bo, bo ten bo brutalizm może o to... rzeczywiście gdzieś na zachodzie były tak. jakieś tam finezyjne i stawiali te budynki, pewien jakiś wiesz grania w stosupach czy czy walcach, ale w Polsce no, to, to, to taki brutalizm tam się kojarzy, no, nie wiem, z dworcem w Katowicach albo z, wiesz, tak. z jakimiś takimi starymi wydziałami Politechniki. Bo ja przyjmuję e... ten argument, że typowy socrealizm on, on wiążał się nie tylko właśnie z, tą, z, tym, z tym monumentalnym, wielkim budownictwem, z tym przepychem, ale też właśnie z tymi zdobieniami, z tymi kolumnami, z jakimiś takimi e, rzeczami odwołującymi się do historii, żeby tam pokazać właśnie ten. ten, ten, no ten tak, i tam, wiesz, i architekci wtedy nawet te takie drewniane ozdoby, wiesz, y, które, które służyły, wiesz, drewniane jakieś płyty, które były. Przy, przy schodach jako poręcze, czy jakieś takie nawet ławki projektowali, to tak. wszystko miało ręce i nogi, bo te budynki nawet jak się pójdzie na jakąś starą politechnikę, czy jakiś uniwersytet, czy mm. Akademię Sztuk Pięknych i się pochodzi po tych wnętrzach, no to one są jakieś, to są e, o, to nie są takie, wiesz... Yy... Nie wiem, takie. takie, takie... Taki Bez wyrazu, tak. Bez wyrazu, no, i keowskie, jak z katalogu, tylko no. rzeczywiście one miałem przemyślane. Zresztą te budynki były same w sobie, z tego, co kiedyś tam czytałem, o, na przykład o szkołach tysiąclecia, że to są tak. bardzo bardzo konkretnie projektowane, wszystkie było. No to tylko, że nie się to nie podoba. No, też. no ja rozumiem. I, i... Kogoś nie drażmy tematu, nie, bo no ja tutaj rozumiem, jakiegoś bo... malcontenta. Ja, ja, ja też jestem yy... fanem modernizmu. I jest taka bardzo dobra książka. Jak nie czytałeś, to ja ci serdecznie ją polecam, ale pod, właśnie pod tym względem, właśnie takim żebyś rzucił na nie oko pod względem tego, jeśli chodzi o, o architekturę. To jest źródło Anne Rand, mhm. nie wiem, czy czytałeś. Nie, ale jest na pisarka. Tak, no to jest właśnie tam jest tam jest. Główną, głównym bohaterem jest Howard Rock, który, który jest takim nieskorumpowanym. Wewnętrznie architektem, który nie będzie robił e, czegoś dla komercji, tylko będzie robił coś, e, co jest w jego duchu e, istotne w architekturze. Jakby, mhm. To oczywiście jest, jest e, powieść, e, być może już teraz. Czy nie wiem, jak, jak teraz, właśnie jeśli chodzi o Ayn Rand, czy Czy ona jest. E, Me, czy B, czy, czy hechę? He. Bo wiesz, Bojęcie. chodzi o to, że ona Myślę, mogła przejść że... taką karierę jak Jackie Rowling, nie? Być uwielbianą pisarką, yy, kochaną przez, przez miliony. Yy, do, 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 do. wiesz. No bo przeważnie się mówi o niej w kontekście właśnie tego obiektywizmu i, mhm. i drugiej książki, pieniądze. którą jest. Której jest, którym jest Atlas. Tak, Atlas Zbuntowany, Buntowany. tak. I który. który no, Jest w jakimś stopniu inspiracją, właśnie wspomnianego Bioshocka. I jeśli ktoś. Zresztą, znaczy, Atlas Buntowany. Ja, czy ja wiem, czy to jest dobra książka do nie to jest, to, jest, to jest cegła. To jest strasznie gruba książka i o tym, jak właśnie kapitalizm tak naprawdę jest y, OK, a, a ten rząd i te regulacje to jest w ogóle B. Tylko, że tam jest to pokazane właśnie no, tak, do absurdu. I masz ten, ten taki świat, gdzie, gdzie ci wszyscy ludzie mogą się. Rozwijać e, i nie są ciemiężeni przez te rządy. I e, Bajaszek mi się bardzo podoba jako, jako komentarz do tego pomysłu. Jak ktoś na przykład najpierw przeczytał Atlas buntowany, później zrobił Braszoka to by miałby taki interesujący efekt, nie? właśnie tego, tego. Ale to jest zupełnie inna, inna rzecz. Zresztą Atlas buntowany nigdy nie doczekał się porządnej ekranizacji. Zrobili trzy filmy, właściwie udało się zrealizować całą książkę, ale mieli takiego pecha, że właściwie chyba w każdym, bo podzieli to na trzy długie filmy, w każdym filmie grają te same postacie, no nie, In, inni aktorzy. No, no To jest mhm. bardzo ciekawe. Zresztą w jedno, chyba w pierwszej części Atlasu Zmontowanego gra, gra ta aktorka, która później zrobiła karierę w e, Orange is. Nie, Orange is the mhm. New Black, tak? Nie wiem, nie, nie, nie No z... i ona po prostu już była tak popularna, że no, niestety już nie było ich stać, żeby, żeby ją wynająć do, do nakręcenia drugiego, drugiego, drugiego epizodu atlasu zbuntowanego. No ale to jest taki taki coś. Nic, jak mogę, to polecam obiema rękami, obiema nogami, oboma Crę e, Control. Szczególnie w tej wersji Ultimate. Jestem bardzo ciekawy, jak to w ogóle ta gra będzie wyglądała na te A demony nowe generacji, no. nowej generacji, wiesz, Series X, PlayStation 5. Yy, to, właściwie zauważ, idź, że dopiero teraz wspomniałem o tym tym, jak, jak istotne są właściwie te, te nowe konsole. Bo właściwie gry są te same, tylko ładniej będą wyglądać. Że nie ma że ten, taki, <laughs> że ten przejście do generacji jest takie płynne. Że tak naprawdę nadal możesz grać te same gry, tylko oczywiście no, nie będą takie piękne. jak. Jak na Series X. No, ale to, to już jest inna kwestia. No, ale drogi, drogi Rafale, bo, bo zdominowałem tutaj tę część, w co ostatnio graliśmy, a ja bym bardzo ciekawy, w co ostatnio ty grałeś? Jakie to gry, właśnie udało ci się wcisnąć w twój taki bardzo busy, busy schedule? takie mniejsze brałem. A czy z tą jedną to nie jestem pewien, czy taka mniejsza, ale. ale World of Warcraft. E, nie, wiesz, co? od czego chcesz zacząć? Od kosmosu czy od e, Ziemi? Nie będzie od ziemi. Bo wiem, jak, o, o jakiej myślę, że jeśli chodzi o kosmos, ona mi jaka ja tak nie przypadła, to ja powiem, o tej ziemi posłał. Karto. To się pojawiło jakoś chyba w ostatnim czasie na, na Game Passie. Mhm. I wiesz, muszę mieć jakąś grę, w którą gram przy dziecku, i tak wiesz po obrazku stwierdziłem, że to chyba nie ma tam przemocy. I rzeczywiście jest to e gra, która opowiada o dziewczynce, która musi zbierać karty z takiego, nie wiem, no, składają, które składają się na mapę świata. Mhm. I cały myk tej gry, która jest trochę przygodówką, trochę grom logiczną, a właściwie bardziej może logiczną, polega na tym, że poprzez ustawianie kwadratów, które tworzą nam mapę, zmieniamy świat swój, po którym się poruszamy. I to jest, to jest to oczywiście, to, to jest. Taka skala bardzo mikro, czyli przejście jednego kwadratu zajmuje nam powiedzmy około 5 sekund, ale e, musimy go łączyć, wiesz, że rzekę musisz połączyć z rzeką. E, mi się to to takie się kojarzyć platform tak, właśnie, z, z plaszówkami mi się to kojarzy. Mm, ale możesz też robić takie, wiesz, e, myki, że jeżeli na przykład e, szybko ten kwadrat z mapą zaczniesz obracać w jednym kierunku, to na przykład stworzysz wir. Albo na przykład, jeżeli um, potem dają ci wskazówki um, mm -hmm. różne postacie, które spotykasz, że na przykład um, no, ta postać jest y, na, w, pół, w północnym porcie, więc jeżeli dostawisz sobie ten cypel z portem na południu mapy, to tam nic się nie pojawi, ale jeżeli go dostawisz właśnie na północy, to tam się pojawi postać, z którą będziesz mógł porozmawiać i która popchnie fabułę do przodu. Jest to... Y Wiesz, co szalenie też ładna mm, gra. Ona mi się kojarzy z, y, z takimi książkami ilustrowanymi dla dzieci. Mhm. Um, bo to wszystko wygląda jakby, no czy to prawdopodobnie wszystko było rysowane. No i tam jest masa takich. Pucia jest taka list. fajna dla takich ma maluszków. Dokładnie. I to też trochę pucia przypomina. Um, czy na przykład y, rok w lesie. Mhm. Um, więc masz tam masę takich różnych zagadek właśnie związanych z tą mapą plus trochę trzeba pogłówkować o tym, o czym mówią postaci, bo to są właśnie i postaci, które spotykasz w grze, mówią różne rzeczy enigmatyczne, ale nigdy nie mówią typu masz tutaj kafelek mapy, dołącz go gdzieś tam. Tu tylko mówią, że mm, na przykład jakaś tam roślina rośnie... Mm, przy zakolu drogi, no nie? I, i, I musisz tą drogę gdzieś tam tak poustawiać, żeby tworzyło jakieś takie zakole. Yy, Fajna, lekka, dosłownie płynie się przez nią. Ma... Jest bardzo różnorodna też, bo mamy te i lasy, i jakieś tam pola, łąki, pustynie. Yy, oczywiście krainy lodowe, ale też możemy tam manipulować w podziemiach i, i, i budynkach. Każdy oczywiście rozdział dodaje nam trochę inną mechanikę. Gdzieś tam mamy dwupoziomowe, mm, dwupoziomowe mapy, czyli manipulując tą u góry, możemy się inaczej poruszać tam na dole, e, tej, w tej do, dolnej warstwie. I no tak jak powiedziałem, no, jak gram to mogę sobie pograć przy córce, bo ona tam się trochę pocieszy, czy się pobawi się swoimi tam leczkami lol, e, które, które przez ciebie przez, przez ciebie wpadłem w te laleczki lol. To? Jaś, bo, tak, no, to już... Na razie jesteś jeszcze na laleczkach lol, a później są te OL, e, lol omg. To już jest w ogóle... Uh -huh. no, ale to już dla starszych takich, to już jest w ogóle masakr. Dobra, e, wracając <laughs> do gry. Ona się tam bawi, a wiesz, a ja, ja sobie mogę chwilę pograć y, dla, dla relaksu, kiedy, kiedy wiesz, nie, nie chcę się gapić w telewizor, czy, mm, czy, czy nie mogę poczytać. E, bardzo fajna, i polecam, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie taką lekką grę logiczną, um, bo, bo zagadki nie są szalenie trudne. One wymagają trochę. Um, takiego trochę nie, może nawet nieszablonowanego nieszablonowego. Boże. Już jest ta godzina, że mi trochę się język plącze. Przepraszam, słuchacz, przepraszam ciebie. Y, nie szablonowego podejścia, tylko takiego trochę um, pokombinowania bardziej mhm. z tą mapą. Um, Fajna, fajna rozrywka, i jeżeli ktoś mówi, szuka czegoś lżejszego, to to jest fajna. Dla mnie to rzecz. jest mało odkrycie, bo ona mi w ogóle nad nim migła. Nie wiem dlaczego, ale, ale zupełnie gdzieś na te, w tym game pasie ją, ją przecie. No bo to weszło, wiesz, jej Access dołączyli, więc. A ona jest. Z nie, jej prosto, to access. Access... nie, 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 to nie z jej Access. Ona weszła, sobie gierka Aha. niezależna mała, ale i chyba przesypały dwa dni później. Te... Tak, przysypało jej. Czyli karto opisane jako carto. Warto. Ta ta, ta. ta. No, piękne, piękne. Nawet nie czuję, już... jak rymuję. Warto, karto. No ale a propos tego, tego co w jej się pojawiło, i jej play weszło, ty masz tę Ultimate? Game Pass Ultimate? Mam, mam, mam. No, muszę przyznać, że tak byłem pewnie już znudzony trochę tym Game Passem. Nie? W tym sensie, że ja tak. Ja dużo tych gier. Ten przepych w cudzysłowie mnie tak już trochę znudził, i bardzo mi się spodobało, że mogę teraz sobie wrócić do wielu takich klasyków, jeśli chodzi o, o, o gry EA. I nie będę teraz o nich specjalnie mówił, ale praktycznie wszedłem tam i chyba tak z marszu zainstalowałem chyba z, z 6 czy 7 gier. I między mm -hmm. innymi, Znaczy, parę gier już miałem zainstalowanych, bo ja po prostu y, wcześniej je zainstalowałem. W ramach wczesnej kompatybilności, ale teraz po prostu okazuje się, że nie muszę płytki wyjmować. I zacząłem grać i prawdopodobnie chyba skończę. Dead Space, jakby, no, ta gra się w ogóle nie zastarzała. Oczywiście ja mam no tę wersję na PC, i na pccie ona wygląda dużo lepiej, no ale na pccie nie wiem dlaczego. Nie mam polskiej wersji językowej. Ona też lepiej wygląda na PlayStation 3. Tak? O, to tego nie wiedziałem, że wygląda lepiej na PlayStation 3. I yy, no, ale na, na, na Xbox jest polska wersja językowa. Nie wiem, czy na, na PlayStation 3 mm -hmm. jest. Ale nie pamiętam. No. Ale... Tylko, nie, tylko, tylko jest rozumiała. z napisami, w sensie, nadal trzeba jednak być osłuchany z językiem, żeby, żeby wiedzieć, co oni mówią. Ale no, po prostu napadzie się tak dobrze, gra. bo jak ja gram na, na PC, przyszedłem tam ten, uruchomiłem tę ten, ten kolejkę, tam wiesz, chodzi, ale ta walka jest tak beznadziejna na myszce. Nie, wiem, coś skrzenili ze sterowaniem myszką, no nie? I, i teraz, jak była ta wersja na IA, się pojawiła, czyli na IA Play. Dead Space to mówię, a, nie muszę wyciągnąć tej płytki sobie, odpalę, pogram. No i tak z, z dobrą godzinkę, półtorej e, pograłem i po prostu fantastycznie właśnie na padzie się gra jednak, wiesz, ten plazma, katery, no nie, mhm. z tymi, tymi, to rzucanie tej stazy, jest to wszystko tak wygodne, tak tak intuicyjne i po prostu, e, no, w, w, znowu się zanurzyłem w ten świat właśnie Dead Space'a i tak, wiem, Dead Space to jest taki ci, ciekawy przypadek, bo to jest gra, która naprawdę gdzieś tam na, na te dwie generacje wcześniej się, jak ten piękny kwiat rozwinęła, ale chyba rozczarowała finansowo. No i anime był było. Anime, był komiksy, w, 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 dużo -hmm. gier, była gra na, 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 na iPada i na, na telefon, tylko że ona w ogóle nie została zaktualizowana i teraz nie możesz w nią zagrać, chyba, że masz iPada albo iPhona albo iPoda ze stanem iOS-em, nie? Bo po prostu tam był Dead Space. Był Dead Space... Ignition, czyli coś rodzaju... Na Wii chyba, nie? To było... Nie, nie, na Wii Dobrze to było mówię? Extraction. To był taki e, e, rail... Rail, e, rail shooter, także taka strzelanka na szynach, nie? Super gra, świetna, kapitalna. I był właśnie ten Ignition, na, na, który jest takim jakby animowanym komiksem przerywanym takimi takimi gierkami zręcznościowymi, tak? Jakimiś mm -hmm. trochę logicznymi, trochę jakimiś zręcznościowymi, ale też takimi minigierki. I naprawdę ten świat Dead Space'a był bardzo rozbudowany. Ja, ja, ja mam właśnie anime, mam gdzieś yy, DVD, yy. nie wiem, czy jakieś książki, ale pewnie książki też powstały. I po prostu w pewnym momencie gdzieś to nie pykło. I mi się wydaje, że chyba tam sprzedaż chyba trzeciej części już rozczarowała, nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że akad pewnie się słabo nie sprzedała i, i to był koniec. Ale te gry. Każda część jest troszeczkę inna, coś nowego wnosi. Ta pierwsza oczywiście jest najlepsza, bo jest taka najbardziej. Najbardziej czerpie, właśnie z i, i z Resident Evil, i z tych, tych i z, z, z obcego, i w ogóle, no. Tam jest tak wiele świetnych elementów, że po prostu trzeba zagrać. teraz, jak ktoś ma Game Passa, a nigdy w Dead Space nie zagrał, to. Uch, uczta. Chociaż rzeczywiście, graficznie już to nie, nie, to nie jest, wiesz, 4K i tak dalej, I to wypadałoby, żeby tam zrobili jakieś upgrade, no, ale to już od jej chyba zależy. No, ale w ogóle z tych gier, to jeszcze sobie odpalił... Przepraszam. Battlefielda trzeciego. Bo mi brakowało takich e, military shooter właśnie z dobrą fabuła. Chociaż wtedy tak pewnie nie myślały się o tym, że to jest dobra fabuła. No. Odpaliłem, odpa odpaliłem Antem. No. E, bo super. to jest dobra, ja, tak giera, ja to ja dobra sobie, cena. To jest dobra cena ja dla Ja sobie gry. Z, z takich gier jeszcze z, od jej to sobie ściągnąłem Denta Inferno, bo to nigdy nie zagrałem. Mhm. A, też bardzo dobra grałem. To... Tak, tak, tak. Właśnie. I to, to na pewno sobie też powtórzę Black, bo no, w Black to nie grałem. Z 15 lat. Myślę, że spokojnie. O, no. sesz to było jedne z ostatnich gier, jakie sobie zagrałem na PlayStation 2. Mm, ja Bleka nigdy nie przeszedłem na oryginalnym Xboxie. Nie wiem dlaczego. W pewnym momencie gdzieś chyba w, w, pokonała mnie gra. Ja miałem takiego znajomego, który Bleka na PlayStation 2 przeszedł nie wyłączając konsoli, bo nie miał e, karty pamięci. Karty pamięci. Masakra, że to, to były takie czasy. No. I ja, e, ja teraz odpaliłem e, Bleka. I on wygląda bardzo, bardzo ładnie, bo jest po prostu wszystko w wyższej życzości. masz tam pełne Full HD i yy, ta gra już wtedy wyprzedzała swoją epokę pod wieloma względami. Oczywiście dopiero mm. takim Call of Duty Modern Warfare no nie ustanowiło takie trendy, jak takie strzelanki mają, jak, jak się ma w nich sterować i tak dalej, ale jak, jak cała ta twoja wiedza, umiejętności gry w strzelanki, które przez te lata yy, posiadłeś, to po prostu granie w bleka jest, jakby idziesz jak burza tam. Tylko mhm. bardzo łatwo się zatracić i zapomnieć, że w bleku nie było checkpointów. Przynajmniej nie na takiej zasadzie jak jest właśnie w Call of Duty, że właściwie zginiesz, cyk, jesteś dwie sekundy tylko straty. Tu tutaj po prostu wiesz, musisz po prostu całą misję powtarzać albo, albo coś na następuje, więc to trzeba trochę bardziej uważać. No ale, ale wiem, warto, warto zdecydowanie. No, zresztą wszystkie fif Madeny, nhl -e, NHL przepraszam, co tam jest jeszcze? UFC. Rugby. No. To, jest, to jest w ogóle potęga. To jest, to jest bardzo ciekawy zabieg, że się jej zdecydowało, to nie wiem ile, ile to Microsoft kosztowało, ale bardzo ciekawa, ciekawy, ciekawy ruch. Od Sony. No i nowe Star Warsy też się pojawiły od razu, bo tam bat Battlefronty są oba, ale... Um... No Jedi Fallen Order też, też jest. Tak, dokładnie. Ale jak jesteś przy kosmosie, to Mm. Outer Worlds. ty, wild. ty A nie, ja teraz bym powiedział Void Bastards. A, Void Bastard. Ale dobrze, to jak wywołałeś Outer, outer right, Worlds, to ja też bardzo chętnie. Outer, 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 wilds. outer Wilds tak. Nie Worlds, tylko Wilds, bardzo tak. Przekonaj e, mnie do tej gry. Dlaczego warto, żebym w nią zagrał? Bo ja w nią zagrałem i się odbiłem jak od niewidzialnej ściany. Jak pijany jest, wchodzący do sklepu Apple. Są, są dwie. Nowymiar... W ogóle wiesz, to to Wydawcą jest Annapurna Interactive i ja mam trochę słabość do ich gier, chociaż jeszcze nie grałem w Gone Home, które ty mi znowu chyba kilka razy polecałeś, ale... Um, już za późno jest, co? już za późno, już, uh, już nie zagrałem. What, what Remains of Edith Finch, ich, ich pierwsza wydawana gra mnie po prostu zachwyciła. Oni też później e, wydawali gry Dead, Day Dead Game Company, bo wydali Flower Journey. Wydali gorogoe naprawdę bardzo spoko, no, taka gra logiczna i właściwie mam każdą ich pozycję gdzieś tam zaznaczoną, że sobie albo muszę ją kupić, albo kiedy jeszcze była wishlista w PS4, że to tam miałem też podznaczone. A więc na każdą poluję, na no, przecenach, po prostu w każdą gram i jak zobaczyłem, że w Game Passie, jak zorientowałem się, że w Game Passie jest Outer Wilds, no to się strasznie cieszyłem i są dwa powody, dlaczego to, w tę grę warto zagrać. Po pierwsze, jest to e, moim zdaniem jedna z bardziej ciekawych gier e, zręcznościowo-przygodowo-logicznych, e, jakie wymyślili ludzie, bo mamy mini układ słoneczny. W ogóle tak, może od drugiej strony zacznę. A wiesz co? Mamy świat, który mógłby powstać w wyobraźni Tarego Pratchetta. On jest na tyle dziwny i na tyle zabawny, ma bardzo specyficzny humor i to może nie jest Terry Pratchett typowo ze świata dysku, ale już takich normów, czy to już bardziej. A, więc mamy sobie jakąś taką małe światy, mały układ słoneczny, małe planety, które możemy sobie obiec yy, z buta. I na tych planetach yy, żyje sobie rasa, która jakimiś dziwnymi yy, Częściowo drewnianymi statkami, lata, wylatuje ponad orbitę i, i lata po kosmosie. Próbują odnaleźć ślad jakiejś prastarej cywilizacji. I co jest ciekawe, że te, te wszystkie planety, które gdzieś tam się poruszają, one każdy są w jakiś tam sposób już przez kolejnych wcześniej wysyłanych astronautów, w jakiś tam sposób trochę zbadane. Ale ten cały układ słoneczny, mimo wszystko, ma wiele tajemnic. A to jakaś dziwna, obca forma życia, a to jakieś ruiny na jakiejś planecie, a to jakieś sygnały, które są, przypominają melodie, które dobywają się z czterech różnych zakątków tego układu słonecznego. A dodatkowo, mm, co jest najciekawszym moim zdaniem elementem tego, to mamy Dzień Świstaka w tej grze. Czyli. Yy, to nie jest mechanika roguelike'owa, ale mamy około 30 minut. Już nie pamiętam teraz, ile to jest dokładnie. Um, do 22 minuty. O, to są 22 minuty. E, do momentu, kiedy wybucha supernowa i wracamy w pewne miejsce do wydarzeń, które się tam wydarzyły 20 minut temu. Ale pewien progres fabularny się zapisuje. No, i oczywiście zapisujesz to, co mamy my w głowie, że już gdzieś tam byliśmy, coś odblokowaliśmy, albo gdzieś tam musimy polecić coś odblokować. Um, może w tych 22 minutach tym razem coś innego będziemy mogli um, zrobić, a może się uda nam e, ten wybuch w jakiś sposób powstrzymać, albo na przykład w jakąś tam część świątyni uda nam się odblokować i to już zostanie odblokowane, bo też się zmieniają rzeczy fizycznie. E, jest tam. Sporo takich elementów, yy, które w jakiś tam ciekawy sposób próbują tłumaczyć mechanizmy kwantowe. Mamy jakieś takie yy, mini... Znaczy to jest tak, mamy, mamy teoretycznie planetę, gdzie nagle zmieniają się zasady fizyki, bo mamy na przykład jakieś takie dziwne miejsca, gdzie nie ma grawitacji albo yy, przyciąganie jest jakieś silniejsze. Yy, Dodatkowo czerpiemy tlen w bardzo tak, tak w śmieszny sposób, że podchodzimy po prostu do drzewa, bo, bo niektóre planety w ogóle nie mają e, możliwości oddychania. Mamy taki fajny kombinezon, reperujemy swój statek i masa mechanik i masa różnego rodzaju mm, minigier, bo oczywiście też e, statkiem trzeba wylądować, więc trzeba obserwować to z, odpowiednie, z odpowiedniego miejsca, trzeba poćwiczyć to lądowanie. E, ono się często nie udaje, bo jest to dosyć trudne. No, jest tych, tych rzeczy masa, ale do, nad tym wszystkim jest ta wielka, gigantyczna tajemnica. Mm, poszukiwanie e, tej, tej, tej cywilizacji nomajów, która gdzieś tam miała jakąś dziwną obsesję mm, no, i poszukiwała oka wszechświata. I, I w ogóle masa takich dziwnych pomysłów, wiesz, e, które, które są momentami, no, jakieś takie, wydające się totalnie od czapy. A jeżeli wchodzimy coraz bardziej, coraz bardziej w tę tajemnicę, jakieś tam kolejne puzle układamy sobie, to jawi się nam koherentną fabułą. Właśnie nie fabułą, ale koherentną historią tego wyimaginowanego świata. Poza tym, te postacie, które tam spotykamy sobie na, na swojej drodze, one mają wszystkie swoje charaktery, mają, um, one żyją w tym świecie, one są przedmiotami różnych opowiadań, legend, obrazków, um, bo to tych, tych, tych postaci jakoś tam szalenie wiele nie ma. Um, no i wydaje mi się, że to jest gra nietuzinkowa w bardzo mocny sposób, um, wybiegająca um, naprzeciw um, takim wszystkim modą, kliszą, jakie mamy obecnie w grach. No jest, jest coś w tym innego i ja sobie zdaję sprawę, że pewnie jeszcze sporo, sporo przede mną, bo tak naprawdę to pewnie się prześlizgnąłem po, po, po tej fabule. No ale też mam wrażenie, że ona jest nie tylko doceniona przeze mnie, bo była na. Dostała jej przecież złotego joysticka, i została mm, chyba, o ile dobrze kojarzę, y, tą brytyjską nagrodę gier wideo. Um, no jest, 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 jest to rzecz, którą polecam ci zagrać i też słuchaczom, chociażby sprawdzić, bo jest za darmo. Ja sobie zdaję sprawę, że to trochę dziwnie wygląda, że grafika może nie taka, że. Um, no. Jakieś dziwne postaci, właśnie takie, jakieś to wszystko jest powykręcane, i, i, i um, no te, te, te planety są malutkie, i to może się wydawać głupie, ale tam jest um, sporo ciekawych rzeczy. Nie no, zdecydowanie w takim razie czujesz się przekonany. I wiesz, na przykład, um, zając gust tutaj e, innych redaktorów, e, gości Twoich, a, to wydaje mi się, że. Wszystkim by ta gra podeszła, bo każdy e, znajdzie coś, co lubi w gra. No nie wiem, Ryszard lubi gry logiczne, i, mm, i tutaj jest masa zagadek. Od po prostu jakiegoś tam używania magnesów, e, grawitacji i tak dalej, po e, zapamiętywanie szyfru, szyfrów, deszyfrowanie różnych rzeczy. Mm, wiesz, no, to, tobie się by to spodobało, bo to jest eksploracja kosmosu i, i tam jest niezbadane. No, e, Bernard lubi gry z wczesnego dostępu, to tam ta gra była w wczesnym <laughs> dostępie. <laughs> a, a Piotr lubi marchewkę i tam jest pole marchewki w ogóle. Nie, no Piotr, Piotr e, lubi dobre gry i. Nie, to no, to jest tylko samego początku. Ja wiedziałem, to, że to jest dobra gra, ale ona mi po prostu. Ja się od niej odbiłem. Nie. To, no bo to ciężko, wiesz co, ta gra nie, nie wystartowałem, wiesz, ja już chyba nie wystartowałem e, to mm -hmm. Markina, bo tam jest to, że musimy tą sekwencję e, No, e, musimy trochę przejść tak, rzeczy tam, tak. tak, różnych rzeczy jest na początku, ale mm, ta, ta grama ma takie, takie, jest, niby ci mówią, co jest, ale jest taka toporna, trzeba wszystko samemu mocno ogarnąć. E, mm -hmm. Nie. Je, ale mówię, jest, jest, jest Satysfakcj satysfakcjonujące jest to, że jak już się wystartuje, wyląduje na jakiejś pierwszej planecie, później na drugiej, kolejnej mhm. i coś tam odkryjemy, coś tam połączymy, ten nasz komputer pokładowy jakieś tam elementy zapamięta, to, to jest satysfakcja, naprawdę. Mhm. No, to, no to bardzo. Ja się w ogóle cieszę, że ten gatunek w ogóle... Znaczy, to nie chodzi o gatunek, ale to, że jest więcej gier, w której możemy właśnie statkami w kosmosie polatać. Ja wiem, mm -hmm. że to jest tylko element, e, ale dosyć istotny e, tej, tej gry. I, to, e, I chyba się właśnie przemogę i te pierwsze fragmenty przejdę, żeby właśnie móc no, to, polatać. To nie jest takie wcale łatwe to sterowanie tym, tym dziwnym... E... Myślę, że tam są jakieś w ogóle sposoby, żeby latać. Tego, tak, tego tak myślę, że są jakieś sposoby, żeby e, latać bardzo sprawnie. Tak jak no wiesz, na przykład. Oglądasz sobie te diagramy, jak, jak y, latać wokół księżyca i, i jak lądować na przykład, tak, tak. że jakieś elipsy trzeba robić, y, łapać jakieś orbity. To wydaje mi się, że tutaj są takie rzeczy wbudowane. Albo po prostu przeceniam tych twórców, ale y, zmieniają się, zmieniają się. Y, tak mi się wydaje, że, że jakieś właściwości fizyczne momentami tego y, y, świata. Jak się lata? No, A już mnie nie zniechęcaj A. teraz, bo, bo wiesz. Ale bo ja jestem prosty sobą... chłop, ja lubię takie latanie jak w No Man's od... Sky od innej... albo w mm -hmm. Elite Dangerous. Nie, nie potrzebuję jakichś takich. Ale udzimnych. też od innej gry się odbiłeś e, o kosmosie, bo też e, jakiś czas temu grałem w Takome. I ty też mówisz, że ci nie podeszła. A już nie pamiętam to dlaczego z... się odbiłem. Widzisz, to jest, to jest bardzo ciekawe. E, tak chyba to my, już, już miałem chyba dość tej tak, tego to kolejnej to kolejne gry, gdzie chyba jesteśmy. Na sami na stacji i nie wiemy, co się stało i musimy rozwiązać problem Ale już tak to kojarzy, wiesz, M może bardzo niesprawiedliwie, mm. ale, ale. To są twórcy Gone Home, w którą nie grałem, a takoma dzieje się w końcówka XXI wieku, gdzie świat jest tak naprawdę opanowany przez korporacje. I my lecimy na stację Tacoma odzyskać sztuczną inteligencję, która została po jakimś no, wydarzeniu, które miało miejsce na stacji i odkrywamy poprzez e, taką rozszerzoną rzeczywistość, takie wyświetlane tak, na no, naszym... Takie, takie jakby schematy postaci. Schematy, no. tak, tak. Jakieś takie bardzo proste Szkielety, hologramy. Tak, no. tak, tak. E, I powiem, że jestem... Z, również zachwycony tą grą, bo nie spodziewałem się, bo widziałem to, to na tych obrazkach i, e, i mnie odrzucało. Właśnie t, t, ten dziwny design e, postaci, które, które tam widzimy, i mówię, nie, mówię, dam sobie spokój, ale wylatywała z Game Passa i stwierdziłem, że może warto spróbować <słuch> też zobaczyć, co to jest, nie, żeby wiesz, żeby nie po samym obrazku sobie jakąś tam opinię wyrabiać. I dawno nie, nie miałem takiego wrażenia, że e, można stworzyć właściwie samym głosem z audiologów i z tych takich dziwnych y, 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 nagrań y, można stworzyć tak interesujące y, postaci które mają pełne y, spektrum emocji, a jednocześnie charaktery i, i mamy tam wiesz wycinki różnych wydarzeń, które działy się w ciągu roku na tej stacji y, poznajemy tą załogę, ona nie jest jakaś specjalnie duża bo to jest chyba 6 osób mają um, są różne wydarzenia, um, ale jest też, przede wszystkim są nagrania z tego wypadku, które musimy sobie odtwarzać. Te postaci są rozproszone, więc musimy je śledzić i na przykład, widzimy, jak wpisują kod, dzięki temu możemy sobie wejść do jakiegoś pomieszczenia, um, bo widzieliśmy na nagraniu, tak, że w, w której miejsca dotykała palcem. Postać na kodzie, um, na zamku kodowym, tak, mhm. cyfrowym. A, no, są takie dosyć proste, proste zagadki, ale Urzeka moim zdaniem właśnie gra bardzo dobrym voice actingiem i świetnymi aktorami głosowymi. Jest to bardzo ciekawie poprowadzona pod tym względem historia, że możemy sobie obserwować tych ludzi w takich różnych dziwnych sytuacjach. No i to też jest e, gra, która w bardzo mocny sposób jest e, takim obrazem dystopijnym, że gdzieś tam te um, wielkie korporacje, które um, w tej przyszłości rządzą, dominują w bardzo wielu aspektach um, życie ich, ich mieszkańców i um, tam możemy sobie znaleźć jakiś mhm. papierowy list, jakiś do, do rodziny jakieś, jakąś odmowę um, od jakiejś tam korporacji, bo ktoś próbuje zmienić pracę i, i jest niestety w związku z tym, że gdzieś tam kończył jakąś szkołę, to jest yy, przez kilka innych podmiotów w ogóle no, no, niebrany pod uwagę. Yy, jest też to trochę gra o sztucznej inteligencji i jeżeli gdzieś tam się wam pojawi w Humble Bundle, czy nie wiem, jaka Wiesz to, ta yy, koma była swego czasu za darmo, nie tylko w Game Passie, ale też w Epiku, więc no, może osoby, które regularnie dodają gry do Epiku, w Epic Games w sklepie Epica. Może po prostu zajrzą, czy przypadkiem nie dodały tej gry jakiś czas temu. No i jeśli tak, no to... Nie zniechęcać się mówię, tą oprawą, bo, bo może nie wygrała znowu nagród, ale była, była nominowana i to też uważam, że są e, zasłużone nominacje. Ktoś, ktoś tam Rzeczywiście, to inna nie jest długa, to są trzy godziny takiej dosyć y, skondensowanej. O, no to jest, już mnie przekonujesz y, teraz. Bo ja się troszeczkę boję, że takie błądzenie czasami po takich grach y, z tego tak zwanego gatunku u, walking simulator... No... A tutaj nie ma błądzenia, tutaj są bardzo skondensowane te, te miejsca, w których się poruszasz, to są zazwyczaj tam kilka pomieszczeń i, i nie ma tego takiego nużącego poruszania się. Um... No, no, to dobrze. Jest to. No to bieram, bieram. A jest taka ciekawostka. Taka, taka ciekawostka. Yy, w tej chwili nie mam yy, chyba tego zdjęcia gdzieś tam yy, na widoku, ale mamy polską grę planszową w tej, w tej grze. Czyli mamy na stacji kosmicznej grę planszową, yy, która ma polskie napisy na pudełku. Yy. A, nie nie kojarzysz, co to było za gra? Ale to jest chyba wymyślona. A na potrzeby gry, czy w ogóle to jest? Właśnie, właśnie nie wiem, bo ta... yy, zaraz sobie, sobie, zaraz sobie zobaczymy, czy mm -hmm. yy. to, to gdzieś mi wyskoczy. Yy. Nie, no spoko. Jak i tak fikcyjne, to i tak nie można jej kupić, więc wiesz, chyba to nie będzie taki duży problem. Ale, ale wiesz, nasi tam byli, no nie? Jakby jeszcze gdzieś butelka wódki była przewrócona, to już w ogóle tam, wyborowa, nie? Chyba, chyba, chyba gdzieś tam butelka wódki była. No, czyli Polacy. A... Grają w gry planszowe, piją wódkę, świetnie się bawią, recytują Szymborską. To jest, to są nasi. No. Ale to f, 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 tak już zamykając, wspomniałeś o e, Voidbuster, e, mhm. my rozmawialiśmy kiedyś o Voidbusters, no. Pewnie nie z tą falę, ale y, rozumiem, że y, dopiero zacząłeś grać, tak? Czy, czy, już, czy właściwie to mm. tak masz za sobą całkiem niezły stasz, rozbudowaną postać i. Trochę wpadłem znaczy, w pętlę, już, ale tak y, powiedzmy, że jestem gdzieś tak no, w połowie drzewka rozwoju. Mnie ta gra po w pewnym momencie znudziła. Znaczy, podobała mi się. Na początku robiła duże wrażenie, ale później już czułem takie zmęczenie tym wszystkim. i. Mhm. No ale to jest taka cecha tej gry. To jest, to, jest, to jest rogalik i na tym polegają rogaliki. Tylko to jest ten motyw taki, że ta twoja postać za każdym razem jak ją jak, jak zaczynasz grę, to pewne cechy ma losowe. I może być niski, wysoki, szybki, wolny, i tak dalej i tak dalej. To wpływa na samą rozgrywkę. No, no i jakoś tak nie wiem, koniec końców jakoś nie jestem wielkim fanem Void Bastards. Więc jak chcesz. W kilku słowach, coś o BOS-e, to pomożesz, jak nie, to możemy no to... coś jeszcze innego i, 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 i chyba Aha. zamkniemy się w tych trzech godzinach. Jak myślisz? Super. E, nic, tylko że Wojcie Bastard też jest bardzo fajną, celną krytyką e, władzy w. korporacji. Aha. No tak, bo tam e, jesteś, o, no nie wiem, jak to powiedzieć, e, za pomocą wody. Przywracany do życia za jakieś przestępstwa, typu, no nie wiem, krzywe spojrzenie na kierownika, albo wylanie kawy na wykładzinę, czy coś w tym rodzaju. Są to, czy to jest chcesz, chcesz mi powiedzieć, że. że to, no, ja teraz mi tak się sobie tego nie, nie śmierć, ale, ale pędzi, że jakbyś powiedział, za co, za co teraz ludzie są jakby tak zwani, wiesz, cancel culture, za co jest teraz. I to powiedział na przykład, nie wiem, 50 lat temu, to też ludzie by się śmiali. nie? Więc wiesz. No tak, Krzywe spojrzenie no, ale... może być bardzo agresywne, G generalnie... detrymujące i mm -hmm. upokarzające, uprzykrzające życie i sprawiające, że to by się wydaje, że jesteś wyższy. Tam, czy coś takiego. Mm. Więc ja bym, ja bym nie patrzył krzywo na, na innych ludzi. To pewno, jeszcze mówiąc o White Bastards, to warto wspomnieć, że jest... mimo, że dosyć prosta grafika, to ten w Salshadingsu wygląda super. Mm -hmm. I... No ma taką fajną komiksową oprawę. Tak. Poru, jak rozmawialiście o tej remake'u trzynastki, który się okazuje totalnie mnie wypał. Co tak bo... powiedział? Bo ja chciałem w to zagrać, tylko nie mam czasu. No to, to, to chyba wszyscy powiedzieli, bo ta gra nie ma chyba nie jednej pozytywnej oceny. Zaraz wchodzę na Metacritics i to jest niemożliwe. No to wchodzi i powiesz, że ma, ale no bardzo z, złe opinie czytałem mm, z, tego z tych pierwszych doniesień. Wiesz, to nie była gra, która była jakaś tam niesamowita, ona była po prostu interesująca. I no, dla mnie jest interesujące. O, o, o tutaj trochę przesadzasz w y, złą stronę, bo ta gra miała bardzo fajną fabułę. Bo to był trochę taki James Bond, trochę James. Nie, nie, nie j, j, to, j, James to, to jeśli tak powiedziałem, ehm, to, to mi, były pomyliłem elementy skradenkowe. Bo mi chodziło o to, że ja bardzo lubię postać Trzynastki. Wiesz, A, no to też, Bo ale, komiks jest fenomenalny. Zresztą ja uwielbiam komiksy e, francuskie. To jest chyba komiks Van Hama, nie? Dobrze mówię? Mm, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ja tutaj szybko Googlene, ale to jest, to jest komik, który ja bardzo, bardzo lubię, mimo, że nie znam autora. Nie, dobrze mówię. Jean Van Ham i artyst, artysta William Vance. Myślę, się czyta. No, a teraz Yves saint Yuri. a nie wiem, wy, 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 wybacz mi, że tak przekręcam te nazwiska. W każdym razie w grę grałem, i mi się podobała, właśnie chodzi o prawo, klimat i tak dalej. Nie podobał mi się film, który zrobili: 13 The Conspiracy. Nie wiem, czy widziałeś? To był taki film telewizyjny, mm. dwuczęściowy. Z Dorfem? Z, z, z Dorf tam grał, dobrze mówię? Świetnie, Steven Dorf, tak. Ivan Kilmer. Kilmer. I to, no, to był to, to był straszny, i to był tak... Ale to był... kwestia była tego, że po prostu robił był po bardzo małym budżecie. No bo to jak to kino telewizyjne, znaczy kino. film telewizyjny, ale, ale komiks jest świetny i zresztą komiks jest bardzo zbudowany, tam w... to jest jak, jak horgal normalnie I, i, i wiesz. Chociaż z tego, co gdzieś tam później czytałem, że były jakieś, jakieś też przymiarki do tego, czy był... nawet zrobili serial telewizyjny, którego nigdy nie widziałem, więc nie wiem. Ale, ale ja bardzo lubię postać szanski, więc fabularnie jakby nie miałem nigdy nic do zarzucenia grze. Tylko chodziło mi o samą okay. rozgrywkę, wiesz, że sama rozgrywka mm -hmm. w 13 czy ona była naprawdę taka, taka interesująca? Ale to... nie, trochę było, trochę było, przecież tam można się było skradać i były te e, odgłosy, kroki e, zaznaczone na ekranie, e, czyli słyszymy jakieś tam tap, 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 e, no to były dosyć mm -hmm. ciekawe i odświeżające, jeżeli chodzi o mm, gatunek, no i poza tym te takie, wiesz, kadry komiksowe, na przykład, nie wiem, rzucało się komuś y, nożem w głowę i, i widzieliśmy gdzieś tam trzy kadry komiksowe, gdzie się coś tam w tą głowę wbijało, czy mm, bardzo fajnie było zrobione mm, te takie elementy, gdzieś tam ktoś się zbliżał do nas i, i widzieliśmy y, kroki, no to było, Oczywiście w tych takich trzech obrazkach gdzieś tam jakieś nogi, nie? Mhm. Um, no to było super, no to, to tego bo przez wiele, wiele lat nie było nic, co mogłoby to powtórzyć. a No to właśnie wracając do Void Bastards, mają super star shading. Nie jest to to samo, co niestety nam zafundowali w remake'u, bo no widzisz, ja tutaj nie widzę jeszcze takiej oceny jednoznacznej remake'a. Nie widzę, a... jak to zwykle. Od graczy są albo same dziesiątki, albo same zera. O jest jedna mm. dwójka. To na pewno jest rzetelna recenzja. I nie ma tutaj ten, właśnie patrzysz na jakieś inne platformy, ten remake został o, oceniony. Ale chyba... Steam, Steam, mm, ocena na Steamie jest w tej chwili. O, bardzo niskie są. No. This remake to is one. more or less a disaster. Behind the crisp comic visual mechanically almost nothing is left of what made this game a diamond in the rough bucket of the No tak, no. Tylko 9% z 513 recenzji jest pozytywnych. I wiesz, to nie jest... No to teraz to są... się zasmuciłem. No bo to razie. nie jest, moim zdaniem, tak, że ta gra mogła kogoś obrazić i to nie to jest, to jest review bombing, tylko ona chyba jest naprawdę e, szczerze oceniana źle. No tak ale kurczę, ale co tam mogło być? Poprawili wizualia, rozgrywkę prawdopodobnie mogli zostać taką samą, no, chyba, że po prostu wiesz, oczekiwania co do strzelanych się zmieniły. No ja, ja obiecuję, że sobie przeczytam tą recenzję, e, nawet tych kilka recenzji, żeby się dowiedzieć, co oni tam tej grze zarzucają. Bo e, widzisz, ja nie pamiętam, żeby ta 13, ta gra, kiedy ona wyszła, ona jakoś się fenomenalnie sprzedała, czy nawet była jakąś popularność. Że to nie było Halo, to nie było Call of Duty, to nie było żadna nas takich gier, wiesz, jakiś paraja. Unreal Engine, uh, Uninternament i tak dalej. Po prostu. Gdzieś była. Zresztą ja mam ją, y, gdzieś tam kopię oryginalną. Jedna z, z niewielu gier jeszcze, które sobie zostawiłem, jeśli chodzi oryginalnego Xboxa. Mam ją w, y, y w, w pudełku, i, 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 i dlatego mam taki sentyment podwójny do niej, nie? że, hmm. że, że mam ten, ten, tą oryginalną wersję na, na, pod orędzie, jak to się ładnie mówi. Ale właśnie to, że, ta, że mam do, do sentyment do tej gry, że bardzo lubię komiks klimat. I, i też ta, 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 ta oprawa mi się podobała, że widzisz, na pewno od tamtego czasu, od tego Sheldoningu było dużo świetnych gier, m.in. Borderlands, które pokazały, jak świetnie można y, zrobić grę w, w tej oprawie, jednocześnie z kapitalnym strzelaniem. I mi się wydaje, że tutaj chyba musi być coś, coś z tym nie tak. No bo co innego mogli skopać nie? W, w takiej grze, skoro poprawili wizualia. No, prawdopodobnie ciężko się gra, no ale to będzie raport z pola bitwy, jeśli chodzi o trzynastkę nie, nie marcie się, na pewno na pewno ten temat wróci, bo ja w takim razie może poczekam, aż będzie jakaś promocja i wtedy zagram nie będę się rzucał, bo właśnie chciałem, chciałem zagrać, ale patrzyłem i ceny są dosyć wysokie, 45 euro za no za niby limitowaną edycję, no ale jednak za, za remake gry sprzed 15, 16 lat? Ile to już lat minęło? Bardzo dużo. A co tam jeszcze Refale, yy, grałeś? Katana Zero. A, ale ja też tak posmakowałem ale, trochę tego. W ostatnich Tak w takich taki, wiesz, w wysokich ocenach dostawało. E, nie wiem, Bóg wie, czego się spodziewałem i trochę rozczarowany jestem. No nie wiem, to mi się podobało? Wiesz, co, ja, ja, ja dużo od ostatniego razu nie, nie pograłem. I no już też zacząłem właśnie dochodzić do takich etapów, gdzie ten poziom trudności był taki, że że ta, ta powta to powtarzanie, wiesz, bo to musisz perfekcyjnie przejść e, każdy ten etapik, tak, e, mhm. nie możesz popełniać błędu, no to już też jest męczące. Ja już jestem starym graczem, ja już nie lubię powtarzać, ja lubię, lubię płynnie przechodzić przez, przez gry, że ja lubię bawić się, ale jeśli widzę, że e, że nie mam takiej satysfakcji, to mnie ten poziom trudności irytuje, a nie mobilizuje, czy, czy sprawia mi satysfakcję z tego, że po prostu muszę się gdzieś sprawić, nie? Bo zupełnie inaczej podchodzę na przykład do kontrol, gdzie. albo do takich gier jak Soulsy, nie? Że ta, ta walka z bossem, że to podejście to jest taki. To, no, taka adrenalinka jest, no nie? I ten, ten moment pokonania tego bossa to jest taki, to, to jest taka ekstaza, to jest taka kulminacja. A tutaj po prostu powtarzasz. to tak tych super midbojach innych tego typu grach no ale gram mi się no bardzo podoba bo ma świetną oprawę fajny klimacik i, i e, mm. no jest, jest taką małą perełką no nie tylko no ale jest taką też małą zrzutką z hotline miami e... tylko w 2d inaczej no tylko w 2d tylko nie z góry tak, o, tak nie z góry no, nie zrzut nie zrzutam takiego nie zawsze no, czy... nie, nie widok z góry e... tylko z boku tak 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 no, no tak no to, faktycznie to jest nawet fabuła wiesz yy... Czy, czy nie wiem, no to, to, to wszystkie, te wszystkie no, fabuły tego typu to są, ja mi się kojarzą z, z takim anime, chyba się nazywało Kite, uh, później to ekranizowali um, Samuel Jackson grał w głównej roli. robi to chyba w ogóle w Rosji, za pieniądze rosyjskie. E, no, 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 mnie, to, mamy... to już nie pozwolę ci. A... Samuel Jackson za pieniądze rosyjskie? Nie wiem, tak, ten, 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 Logan może w Nat... wiesz, jakieś Coś raz? Nie, nie, to się śmieje. Się. Nie, może śmieć, wiesz, jakiś tam bałkański kraj to był, ale to tak ta, ten film mm, to była ekranizacja anime. Nieważne. W każdym razie mamy, mamy zabójcę tam traci pamięć. Bierze jakieś leki, które mają mu tam niby pomóc. E, dostaje jakieś tam wiadomości. I to wszystko mi tak e, bardzo się mocno. To kojarzy. bardziej bym z... myślał, że Bruce Willis w takim filmie zagra. Blazing Sun. <laughs> nie. nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ale. ale, ale hit Jackson, hit ma... Nie, to ja patrzę, co jest po Ale Samuel tej... Jackson nie jest tam w tym filmie główną postacią. Staged, tylko, że jest aktorem, który, który jest na plakacie. Na uwięzi ten film się nazywa po, po polsku. Na uwięzi. No musimy teraz znaleźć, niestety. Ostatni film, jaki widziałem z nim, to był Shaft. Z tych nowych. Ale to jest. Słuchaj, ale żeby była jasność. A no proszę, ten film był w Johannesburgu, to ja w ogóle nie trafiłem. Czy to jest Południa Afryka? Ten film jest sprzed kilku lat. To jaki jest tytuł oryginalny angielski? Kite. tu. Ładnie, ładnie tutaj. Samuel L. Jackson. L. Jackson. 2014 rok. Okej, okay, dobra, 2014. No, to nieważne. nie ważne, że, jest, czy, znalazłem, czy to, czy to jest, ja nie mogę. Ile jest... on, on, 48 filmów czy, y, po tym jeszcze nakręcił. <laughs> e, no. Musiałem przewijać y, naprawdę. No, ten film to wygląda jak coś z Hollywoodu. <laughs> Takie mm. walory przynajmniej na tych zwiastunach i na tych zdjęciach, to jest po mm. prostu After Her Cop Father Is Killed, okej. Okay. No patrzę, patrzę i aż 19 metascore, 19 e, punktów na 100, ale ocena jest całkiem wysoka na, na IMDb 4.4. No, no. Fani anime to dali na pewno. Ci tacy, wiesz, super, super zatwardziali. Jest taka się... grupa obrońców e, e, właśnie. Ekranizacji anime, Tak, nie? nie. No, jak się nazywał ten film? E, Avalon z, 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 Foremniak? Ha, tak, to z Foremniak? Tak. Z Margorzatem Foremniak? Tak. Co po prostu... No, ten film jest makabrycznie zły, słaby. Tak? Tam są retrospekcje retrospekcji po pierwszych pięciu minutach filmu. I wiesz, jazda tramwajem i tak dalej. Ale ja rozumiem, że ktoś, kto nie jest, ktoś kto nie mieszka w Polsce i, i, i nie widzi tych tramwajów, nie widzi tego klimatu, to to może być fascynujące. Wiesz, co za scenografia, co za fantastyczne obiekty. Wiesz, jak gdyby, gdyby to przerysowali, zrobili tego anime, to wow! Jakby to super. Ale ja pamiętam, taka anegdota. Chyba to był film, albo. Chyba magazyn film. Taki pamiętasz, był kiedyś taki magazyn film. On już mm -hmm. chyba nie istnieje, nie? Pewnie. Już nie istnieje. I tam była taka, taka historia, że wysłali jednego recenzenta z tego filmu, bo to miała być okładkowa w ogóle historia, <laughs> tam wywiazł że forem, jak wiesz, wysłali do kina, żeby obejrzał ten film. Ja on przyszedł z tego, po prostu taka konsternacja, mówisz, że to jest po prostu gie, nie? Że to jest w ogóle tragiczny film. Tego się nie da oglądać. A i tak, nie no, niemożliwe, no nie? To wysłali drugiego recenzenta. On obejrzał i to samo, nie? I dodatkowo mieli wywiad z foremniak. I podobno ten wywiad przed autoryzacją był całkiem sympatyczny, ale po autoryzacji to po prostu wyszedł tak pocięty, w ogóle całe odpowiedzi pozmieniane. No wiesz, no w Polsce to prawo autoryzacji jest dość święte. I, I no musieli to tam I to było tak, tak żenująca ta, ta historia była. Że oni po prostu się odnieśli w tym wstępniaku do tego wywiadu, do tego, jaki to jest film i tak dalej, że po prostu e, takie, takie podejście. Ja oczywiście teraz po latach z jakimś tam rozniewnieniem bym obejrzał e, Avalona, dlatego że, no, mimo wszystko, e, no, to, jest, to jest film. E, no film, no nie wiem, to, powiedzieć. No to jest yy... kuriozum, no to jest kuriozum Mamoru Oshii zrobił no japoński tak, nie, film no... z polskimi aktorami w Polsce nie znając polskiego, e... tak, no wiesz Ale... i Ale... ja pamiętam, że te kwestie które oni wypowiadali, to była to był taki cringe to się po Ta. prostu nie da zapomnieć dlatego ja mówię, że jak ktoś by to oglądał to z napisami to albo wiesz, tak jak my oglądamy japońskie anime, ja na przykład lubię anime z angielskim dubbingiem nie, nie, nie jestem wielkim Purystą pod tym względem, więc ja nie potrzebuję mieć japońskiego, bo go nie znam i, i nie lubię czytać napisów, ale ja rozumiem, bo ktoś, kto, kto zrobił genialny Ghost in the Shell, no, dla mnie to jest, to jest genialny film. To jest jeden z moich ulubionych filmów właśnie ze względu na atmosferę, na, na, na treść. Tam, tam on jest taki tak skondensowany, tak prosty, też można powiedzieć, pod pewnymi względami. On, wiesz, w tego, co później rozbudowali w tym, tym uniwersum, nie? To, co tam jest, standalone mm -hmm. kompleks, jak oni tam nadbudowali ten świat i tak dalej. In the Shell jest, jest tak prosty, ale jednak tak wizualnie rewelacyjny. Odnoszący się, prawda, zapożyczający z wielu, z wielu e, innych rzeczy, ale też później inne, inne filmy, na przykład też Matrix, nie zapożyczał z Golden Shell, ale to już nie odchodzi. Chodzi o to, że ten, ten człowiek, który zrobił Golden Shell, zrobił film. A, I dla nas ludzi, którzy no, znają ten język, w którym bohaterowie się poruszają, znają te, ten świat, który jest wykreowany na jakąś taką dystopijną, wiesz, futurystyczną wizję świata, tak? No to to jest świ na mhm. sali, no nie? Bo to, że puścisz, jak wiesz, w sepi dwa tramwaje raz w jedną stronę, raz w drugą stronę to nie znaczy, że mamy po prostu, wiesz, jakąś postapokalipsę. Tylko to, co widzimy za oknem, jak wchodzimy, prawda, no mnie jest trochę inaczej teraz, nie, Bo mi, nie ale, ale wiesz, o co mi chodzi? Nie masz tramwajów tam u siebie. No nie no, tutaj tramwaje to wyglądają po prostu jak, jak TGW we Francji, więc wiesz. Mm. Brakuje im tylko okay. skrzydeł, żeby latały. Ale Są tak, no, tak, tak futurystyczne. Taka, taka, ale wiesz o co taka, mi chodzi? Chodzi, chodzi o to, że po prostu, jak, mm -hmm. jak ktoś jest z zewnątrz, nie zna, nie, nie zna, polskiego, nie zna polskich realiów, to mówi, kurczę, ale tak jak na przykład kiedy ziemia obiecana, yy, wajdy, prawda? była nominowana do Oscara, ludzie w Ameryce byli zachwyceni, mówię, jaka scenografia, jakie niesamowite, ile tą pieniędzy, zbudowanie tego musiało kosztować, jaki geniusz, no nie, i tak dalej. A to była Łódź. A to była Łódź i to nawet specjalnie współczesna, wiesz, oni nie musieli nic zrobić no. specjalnie, żeby, żeby ją postarzać, wiesz, nie musieli, bo, bo to wtedy już nie było takich metod i, i dlatego mówię, no nie, że ktoś, ktoś po prostu mógł to odbierać inaczej, wiesz, że, yy, no nie wiem, zaraz tutaj zerknę, jak jest awalono, o... Yy, oceniany, no, wyżej niż Kite, 6,4. To jest bardzo wysoką ocenę. Więc może właśnie po czasie... No to jest my my nie rozumiemy grupa tej grupa tych obrońców. Tak, tak, tak. Mm. Może teraz jest inaczej. A i wracając do Katana Zero, ładne obrazki, fajne kolorki, bo to takie pastele neonki, tak. ale... No i gameplay no piękny pixel art, okay. tak zwany. Aha, to jest, jest ok, bo mamy takie zwolnienie czasu, i jak zginiemy, to nam cofają do powiedzmy do. Do początku etapu tam. tam. Do początku etapu tak, yy, I y, 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 możemy odbijać kulę, możemy rzucić jakąś butelką, to wszystko w, w, ładnie, pięknie, ale. To by się nie chce grać, nie chce się powtarzać, a y, ja sądziłem, że coś ciekawego się kryje za tym, nie wiem, w, wchodzeniem z mieczem y, w ludzi i. No ja Chodzi o takie platformówki, gdzie się tak ciacha przyjemnie, gdzie, gdzie jest taki. Gdzie też trzeba uważać, nie? Bo, bo jednak e, to jest z to, to jest Dead Cells, Tam po prostu to sterowanie, no ta tak, dynamika, tak, to dynamika, to jest rewelacyjne, a tutaj jest troszeczkę to, e, to, toporniej, ale tu mamy znowu takiego samuraja. Może to musi być tak troszeczkę ciężej, nie? E, e, jakoś tak inaczej, no ale nie wiem, no tutaj. Cos tak, tak. To samo się nazywa. Nie wiem, no dla mnie. Mm, Czyli e, no, nie daje dajesz taka... jakości katana Zero, przeciętna z obowiązku musisz ostrzec ludzi przed. Nie temu. no, myślę, że się wielu osobom spodoba, ale dla mnie mówię, była jakaś taka mhm. przeciętna. No. Rozumiem, rozumiem. No to nie wiem, właśnie, bo jak to zwykle z naszymi wspaniałymi te rozmowami nie chcę kończyć, ale, ale chyba musimy powoli. Ja miałem ja miałem tyle jeszcze rzeczy w zanadrzu, wiesz, ja, ja nie powiem o jakiej książce, jaką książkę mieliśmy przeczytać i omówić. Nie wiem, czy przeczytałeś właśnie. Kwestia ceny. Nie, nie to dobrze, to ale dobrze. Następnym razem. To dobrze. Wiesz, bo ja, y, jako kontrargument, do właśnie do, to czytałem coś, co jest jakby takim przeciętnym czytadłem, ale jakoś tak mi się y, bardziej podobało niż ta kwestia ceny, ale to o, o tym. O, o tym mhm. następnym odcinku. A ja ci powiem, że dostałem, y, no, całą powiedzmy, reklamówkę książek y, Steve'a Berego stawać i zaglądać tam, czy to dobrze powiedziałem nazwisko. Dobrze, dobrze, ja wiem, to jest gość, który wypłynął, to też był taki niespełniony pisarz. Burszynowa Komnata, chyba jest pierwsza część. Tak, jest Zbrodnia w Wenecji, czy zdrada w Wenecji. Ja czytałem tam Klucz chyba Jeffersona. Oj, znam gościa, znaczy, bo ja miałem taki krótki epizod, mówię krótki, bo nie wiem ile trwał, ale ja bardzo lubię tą taką, te, te historyczne kryminały, czyli te, albo te takie mm -hmm. e, współcześnie osadzone powiedzmy, książki, ale, ale tym kluczem jest właśnie popularność kodu Leonardo da Vinci. Czyli wszystkie teraz takie namodły, że mamy jakiś geniuszów, agentów, nieagentów, którzy, którzy rozwiązują jakieś zagadki odnoszące się do właśnie. E, do historii. I, i, i Steve Berry e, no, ma tego swojego kotona malona, takiego byłego agenta, jakiejś tam. E, o, już nie pamiętam e, czego. Ale to jest taki, taki właśnie gość, który rozwiązuje te wszystkie takie e, zagadki. E, no, masz tak. Dziedzictwo templariuszy, zagadka aleksandryjska, wenecja intryg. O, to, to była pierwsza książka, którą przeczytałem, właśnie, która, która mnie e, wzięła. Tajemnica grobo e, grobowca, paryska wendeta, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I chyba najnowsza część cyklu. Chyba jest, w ogóle akty, chyba się dzieje albo w Warszawie, albo jest jakieś e, nawiązanie, bo się nazywa, bo jeszcze nie jest, jest wydana po polsku. The Warsaw Protocol. Tu, 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 tu. Ja mam grobowy cesarza, paryską wendetę, wenecką intrygę, zagadkę aleksandryjską, dziedzictwo templariuszy i bursztynową komnatę, która jest, e, no chyba z innej serii, bo te mają takie złota litera ta jest taka jakby no, chodzi spełnia. o to że tak że z, yy, że bursztynowa komnata komnata mm. nie jej bohaterem nie jest, nie w cyklu, jest tak, tak nie jest w cyklu mm -hmm. właśnie ten Cotton Malone nie jest jej, jej bohaterem tam w ogóle no, tak są ciekawe postacie tak mówisz, w ogóle tam jest Cotton Malone tam jest jakaś ta Kasandra jakaś... Yy, jest taka właśnie też wiesz to są takie stereotypowe postacie że wiesz jest gość który tam jest powiedzmy no, ja bym tak powiedział, że wokół 40 lat jest na tej wczesnej emeryturze. Jest był, był agentem, nie wiem, się naagencił mm -hmm. i teraz chyba mieszka w Kopenhadze, czy. czy nie wiem, czy zacząłeś jakoś czytać z tych książek? Nie, to, teraz Aha. wyjąłem z reklamówki. No to dobrze. Dostałem. dostałem nie, ja, 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 ja kiedyś. No, ja mam kilka tych książek, no nie, i, i, i to są takie fajne czytadła. Y, no to jest, to jest gościu, który po prostu moim zdaniem właśnie wypłynął dzięki Danowi Brownowi, mm -hmm. bo Dan Brown no nie jest tak płodnym pisarzem i nie jest też tak dobrym pisarzem. Dan Brown przez wiele lat pisał do szuflady książki i no miał to szczęście, że jak, jak wypłynął z Skodem z Leonarda da Vinci, to jego poprzednie książki można było wydać i one się wtedy, wiesz, świetnie sprzedały. No nie było typu Anioły i Demony, no to była e, bezpośrednia jakby e, część e, przed, no nie, też był Robert mm -hmm. Langdon tam, no ale były właśnie chyba tam Cyfrowa Twierdza... I zwodniczy punkt. Zwodniczy chyba, punkt to te I to były książki, ja się śmieję, że to one były, one wszystkie były od tego samego schematu, nie że jakby ten sam template tylko po prostu zmieniał kolorki i tam e, miejsca. No nie ale, mhm. ale to było bardzo podobne. Oczywiście e, to jest bardzo m, 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 bardzo uproszczone e, to, co mówiłem, ale to tak, takie miałem wrażenie. I dopiero kiedy musiał zacząć pisać coś nowego, no to, no to się okazało, że różnią mu z, tym, e, z tym idzie, tymi czasowo. I nie wiem, czy czytałeś Inferno? Yy, doczytałem zaginiony symbol Inferno. To zaginiony symbol tego... jest fatalny. To. Pff, tak, zgadzam to, się. To od razu tego, wiesz. pominęli w ekranizacji. To. No to mogliby. E... A czy wiesz, oni w ogóle chcieli zrobić serial niedawno. I czy im to wyszło, czy nie? Bo, bo tam była taka koncepcja, żeby pominąć idiotyzm tego zaginionego symbolu. No nie, no tam był ten motyw, który można byłoby w jakiś stopniu tam przekuć na. na, na... Na jakiś taki no, procedural. Sam, wydaje mi się, że Waszyngton jest bardzo interesujący. Ta. No przecież, no wiesz, no, dwa takie świetne filmy przygodowe, National Treasure, no to jest ewidentnie, no ten, ten sam, ten, ta, ta sama popularność. Zresztą główny bohater National Treasure, ten Benjamin, oj, zapomniałem jak się nazywa, postać, którą gra Nicolas Cage, no to to jest ten taki Robert Langdon. No wiesz, to nie ma co tutaj ukrywać. No i, i y, widzisz, tylko problem się z Danem Brownem, jest to, że. Ja, ja mam sentyment do niego tak jak do na przykład do, do Pilipiuka. Że ja wiem, że to nie są najlepsi pisarze i tak dalej i, 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 i wcale powiedzmy ich kolejne książki nie są coraz lepsze, ale jakoś taki mam sentyment do nich i, i czytam, nie? Te opowiadania czy jakieś to. I kwestia nabrana jest taka, że właśnie ten zaginiony symbol od razu do pieca, nie? Inferno miało ciekawy Ciekawy pomysł. On się w ogóle, wiesz, film jest fatalny. Ron Howard po prostu yy, nie umiał oddać tego, co, co w książce było na początku zrobione, czyli to taki, taki, takie granie yy, z, z czytelnikiem, że po prostu jakby yy, wiesz, yy, tam Langdon nie wie, co się dzieje, wiesz, tam ma, 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 ma uprawę pamięć, wiesz, znajduje się w jakiejś sytuacji i po prostu nie wie, jak się w niej znalazł. I to jakoś tak, moim zdaniem. Kiepsko wyszło w, 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 w filmie, jakoś takie, tak, takie paranoi można się na jak się to ogląda. I zmienili całkowicie zakończenie. Yy, całkowicie, dlatego że wydźwięk książki był taki, że ona jest bardzo transhumanistyczna. Bo tam hmm. chodziło o ten motyw, że ten główny zły to też mały spoiler dla tych, którzy czytali nie czytali on chciał yy, z, zarazić cały świat wirusem. Który będzie miał taki efekt, że ty nie wiesz, że jesteś na niego chory, ale on będzie powodował chyba i ten położenie, nie wiem, powiedzmy u 50% ludzi bezpłodność. I to jest taki motyw, który w filmach, to ja już widziałem, czy w jakichś książkach, czy w jakichś innych rzeczach, to ja widziałem już wykorzystany wielokrotnie. Nawet ostatnio gdzieś. O! Chciałem powiedzieć. To byłby spoiler. Ups. Ale chodzi o to, że kwestia właśnie tego, tego wirusa nie no jest dosyć istotna. I film kończy się inaczej niż książka. Nie w tym, co się dzieje, ale w, w tym ostatnim etapie tego. I mhm. choć książka jest taka sobie, to uważam, że zakończenie książki jest lepsze. Bo, bo daje ci więcej do myślenia. W filmie tam wiesz, Happy End, tralalala, la, la, wiesz, Zachód Słońca, buzi, buzi. A najnowsza chyba książka. Dana Browna, to znowu jest powrót do, 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 do głupot takich, nie? Nie wiem, czy widziałeś. Początek. Tak, Koczątek Origin. Jeszcze jej nie przeczytałem. To tak. jest książka, która buduje napięcie, że, że zdradzić jakąś tajemnicę. I to jest tak, mhm. wiesz, absurdalne, wiesz, że ten, ten, że tam jakąś ma prawdę wyjawić i tak czekasz i czekasz i czekasz i czekasz. Coś później wychodzi do tego, co, co tam miało być. I okazuje się, że no po prostu nic. Nic. No, bo cóż mógłby, wiesz, gdyby na przykład Dan Brown wpadł na jakiś genialny pomysł, coś zrewolucjonizował, religię, naukę, cokolwiek, tak? To mi się wydaje, że byłoby o tej książce tak głośno jak o kodzie Leonarda da Vinci. Mimo, że kod Leonarda da Vinci. mi się wydaje, że Dan Brown po prostu przeczytał Harariego, e, Sapiens albo Homodeus i napisał książkę, tak? Coś takiego? Wiesz, co, nie wiem. No, musiał, wiesz, nie, nie jestem w stanie. Porównać tego. Wiesz, bo nawet nie pamiętam do końca mm -hmm. o co chodziło, ale wiesz, to chodziło też e, chyba o kwestię Boga, nie? I, i, I jak to się mówi? Sekularyzmu? Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Nie. To, to... Ja bym tak powiedział. Strasznie, strasznie późna pora, strasznie trudne słowa. N dla mnie, nie? nie, ale chodzi mi e, o to, że po prostu. E, przeczytamy. Trzeba by, trzeba by po prostu poczekać na kolejną książkę do nabranej i powiedzieć, już czy się mm -hmm. skończył totalnie, czy nie. Może ja powinien przejść na przykład na Young Adult napisać jakąś jaką książkę troszkę łatwiejszą w odbiorze e, dla dzieci, mhm. wiesz, poćwiczyłby pióro troszeczkę. No, a Steve Berry w tym czasie będzie właśnie tłuk te książki na potęgę. wiesz, On jest tak prawie jak e, Lee Child, tylko że Lee Child jest po prostu... No, Lee Child ile? Przynajmniej z jedną tłucze, nie? Rocznie. Jedną rocznie zazwyczaj, tak, ale to chyba już teraz trzy ostatnie i, i na emerytura idzie. Geez, nie? A... Czy, czy ten? Znaczy, może powinien stworzyć jakiegoś innego bohatera, nie? Chociaż wiesz. Nie, on na emeryturę idzie po prostu. Po, po, po kończy z pisaniem. Już nie chce pisać, musi. Chce wydać pewnie pieniądze, które zarobił. No nie. Um, brat ma przejąć Lee Childa. Ej Boże, Lee Childa, Jacka Richera. A no to już w ogóle. ty ja takich nie lubię akcji. Chociaż. Co by nie mówić, że nie. To są książki dosyć mocno na schemacie, więc tak, A druga sprawa, że właśnie może by się przydało, żeby ktoś nie pisał, tak. bo że widać. Młode lata, Jack, ta... Jack Richard, taka nowa. Dokładnie, seria. że wiesz, że tutaj ta, ta yy, wojsko, ta żandarmeria, ta grupa specjalna, yy, to jest ciekawe, gdzieś tam wiesz, Manila, yy, Berlin, yy, lata 90., mm -hmm. 80., yy, nie wiem, pustynna burza, takie rzeczy. A on się skupił na tym starym, Jacku Richerze, który już ma 60, i jeździ tym autostopem, jest coraz starszy, i tak jak rozmawialiśmy, chyba, że. Nigdy jest coraz nie wypał mniej koszulki mobilny, ani skarpetki. No, wszystko wyrzuca do kosza, ale, ale wiesz o co chodzi. I może dobrze by to wiesz, Ja lubię postać, lubię, lubię jego, powiedzmy, kodeks. No tak. i, I mimo, że raczej bym w prawdziwym życiu nie, nie, nie pochwalał pewnych zachowań. Ale no to jest taki. Neandertalczyk, wiesz, w Nowym Jorku. O. Mhm. I, i, po, I podoba mi się to. I bym chciał właśnie coś jeszcze przeczytać. A wiem, że gdy, gdy będzie to robił Lichard, to on będzie raczej, no niestety, znaczy, um, trzymał tak. się pewnych, właśnie, tak, wiesz, schematów. Czy znaczy ja mam, ja, ja mam, ja zawsze jestem tak, jak to powiedzieć. Że jest taki rozdarty wewnętrznie, dlatego że nie lubię książek, które są nieskończone. Lubię, y no okej, okay, niech tam będzie 20 tomów i tak dalej, ale jak kiedyś będę miał czas, żeby przeczytać wszystko od początku do końca, to przeczytam. Ale też, są, ale też mam tak, że czasami, jak są takie serie, które czytam na bieżąco, to ja nie chcę, żeby one się kończyły, bo ja mam taką emocjonalną więź z, z, z tą postacią, że, że bardzo chętnie coś nowego, przeczytam coś. Tylko, że zwykle to jest tak, że ja mam taki niedosyt, że te rzeczy, które chciałbym, żeby one kontynuowa... były kontynuowane, to one są tak przycięte, bo na przykład, nie wiem, serial się nie spodobał szerokiej publiczności, więc jest anulowany. Książki po prostu, no nie wiem, autor pisał, 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 aż w końcu się znudził i nigdy nie dokończył tego, co, co zaczął i to jest to. Jest to... Znaczy z Jackiem Nietzschem to jest to, że każda ta historia jest oczywiście historią zamkniętą. One nawiązują między sobą pewnie wiesz, są nawiązania między, między tytułami, tak, ale, ale możesz wziąć książkę jakąkolwiek z, z serii yy, o Jacku Richerze i, i po prostu przeczytać ją jako taki sensacyjniak. Yy, coś, co, ja zawsze mówię, coś, co Alistair McLean mógł napisać. Tylko, że jakoś tak yy, Alistair McLean nie, 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 nie hałtużył aż tak bardzo. Ale to też może być moje takie wyidealizowanie nie, tego autora. Więc to jest tak. No ale w, a propos takich płodnych autorów, kurczę, pamięci Rafale, odkryłem, ja już wcześniej wiedziałem, tylko nie zdawałem sobie sprawy o tym. I y, w następnych odcinkach może właśnie chciałbym bardziej prosić, ale jest taki scenarzysta komiksowy, y, francus, Christophe Beck, I, i okazuje się, że wszystkie komiksy, które mi się ostatnio podobały, zacząłem nawet szukać, tylko niestety y, niewiele, y, albo w ogóle... W, bardzo mało jest tych komiksów jego wydanych, jest w Polsce. Nie wiem, czy ty nasz taki, właśnie. Znaczy, ja, no, tak mówię, dosięgnąłem no, w wersji angielskiej, i jak ktoś ma jakiegoś Amazon amazonowego, no to te komiksy są w przystępnej cenie, ale taki Olympus Mon, Sanctuary, Kartago, Deepwater Prison świetne, świetne takie komiksy dla dorosłych. Jeszcze ja uwielbiam to. Tak jak trzynastka, no nie? Też jest. Czy Largo Winch. To, mhm. to są komiksy, które po prostu czytasz i. No Largo bardzo lubię. No. Ja się cieszę, że Largo jest kontynuowany, mimo że chyba właśnie. Chyba też to był Van Hama komiks, tylko Van Ham się po prostu już wycofał, nie chciał, nie chciał pisać, więc serię przejął e, rysownik i chyba ma nowego scenarzystę. I nie wiem, chyba teraz. Tylko, że widzisz, ja to ja, e, no, Zazdroszczę właśnie, Francuzom, że mają. Tak rewelacyjne komiksy, i, i żałuję, że po prostu francuskiego nie zna, bo na bieżąco te komiksy e, czytać, mm -hmm. wchłaniać. A tych, a tych tomów właśnie Langumicz to chyba za 20 albo 21 wyszło. No, jest sporo, na, ja, chyba na pewno 18 jest. No to może tak, nie, bo, bo wiesz, ostatni chyba jest, e, który czytałem, to się nazywa 20 sekund i chyba mi się tak gdzieś zgłaszyło. Ale nie, no jest kapitalny. Ja po prostu lubię ten postać i. No i chciałbym, żeby ktoś kiedyś wydał taki omnibus, że wszystkie te, te, te w jednym takim wielkim, grubym tomie, takim pięknym, tak jak te omnibusy <grym> właśnie tych, tych Hellboyów, tych, tych Sandmanów i tak dalej są wydawane. Bo to jest, to jest komik sensacyjny, ale czy też tam, tam nie ma nic, wiesz, żadnego puszcza... Znaczy, nie no, czasami jest, nie powiem. Ale chodzi mi o to, że to jest, to jest od początku do końca dla dorosłego odbiorcy. Wiesz, żadne <grym> Spidermany, Batmany, Supermeny i tak dalej, i tak dalej. Tylko, tylko prawdziwy męski Prawdziłem męski komiks. Przepraszam też, bo na pewno wiele pań dużo satysfakcji też może czerpać, ale chodzi mi o to, że mi się bardzo podoba. I, i, i polecam. Ale, drogi Rafale, pozwolisz, że ponownie wspomnę o tym, żebyś mogli już zakończyć. Ja no oczywiście ja, przeciągam, no, bo, bo, bo jak zwykle tego berego. Nie, nie, ja się, ja się wiesz. Gdyby to ode mnie zależało i gdyby to nie była późna godzina, to byśmy mogli tutaj jeszcze tak z dobrą godzinkę porozmawiać, bo jak wiesz, dla mnie to jest fenomenalnie spędzony czas właśnie móc podyskutować, bo wymieniać się opiniami i też no, posłać Twoich rekomendacji. Więc to jest, to jest na pewno dobre. Dziękuję Ci Rafale, jeszcze raz za A tobie sympatycznie spędzony. Czas. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom i słuchaczkom. Pamiętajcie, żeby wpaść na grupę Fantasmagierii, e, Fantasmagiera na Facebooku. Lubić fanpage, podcast Fantasmagieria. E, komentować. Bardzo się cieszę i dziękuję za, za, za komentarze. Oczywiście e, w dosyć niecodziennym miejscu okazuje się, że lubicie komentować, nie nawet na grupie, czy na tym tylko e, na kanale YouTubeowym, ale e, wszystkie te opinie, wszystkie, wszystkie te głosy czytam. I, i, i yy, bardzo dziękuję, i, i co? No i słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.